Nasz bohater leżał na ziemi, dysząc ciężko. Krople potu ściekały mu po twarzy, a do uszu dochodziło wołanie. Dopiero po chwili oprzytomniał i zorientował się, że jest w dungeonie i leży w kałuży własnej krwi, przebity żelaznymi kolcami pułapki, w której się znajdował. Kompani mężczyzny, patrzący na niego z góry, byli w potrzasku. Seong Woo pragnął mu pomóc, jednak nie miał na to wystarczającej ilości czasu. Coś podążało tropem drużyny. Popędzany przez resztę, przeprosił Dauna i zaczął uciekać wraz z pozostałymi. Pozostawiony sam sobie w dole, Daun zacisnął mocno dłoń na pręcie i szybkim ruchem pozbył się żelastwa tkwiącego w jego ciele. Mężczyzna zgiął się w pół, uciskając ranę na brzuchu. Czuł, jak wykrwawienie przytępia jego zmysły. Daun nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Wszystko zdawało się być nierealne od samego początku, gdy tylko zostali przywołani do tego koszmarnego świata, czyli niemal miesiąc temu. Był zwykły dzień. Nic nie zapowiadało, że za chwilę jego życie się zmieni i trafi do świata zwanego dungeonem. Idąc w kierunku domu, dostrzegł wiązki błękitnej energii, które jakby wyrosły spod ziemi i otoczyły go szczelnym kokonem, aby następnie przenieść do nieznanej mu lokacji. Nie był w niej sam. Daun powoli wstał z kolan i powiódł wzrokiem po zgromadzonych. Podobnie jak on, obcy nie wiedzieli, co się stało i wszyscy byli zaskoczeni, zdenerwowani, a nawet przerażeni. Zastanawiali się, o co w tym wszystkim chodzi. Niektórzy nawet przypuszczali opcję zbiorowej hipnozy. Ten zbiorowy chaos szybko został przerwany przez śmiech Białego Królika, który magicznie pojawił się znikąd. Stworzenie w cylindrze przedstawiło się jako przewodnik po grze, do której wszyscy zostali zaproszeni. Podczas objaśniania, o co w ogóle chodzi, jeden ze sfrustrowanych mężczyzn uniósł się, twierdząc, że ma to gdzieś i jest spóźniony na bardzo ważną rozmowę o pracę. Facet chwycił stworzenie za frak i uniósł w powietrze, każąc mu się zamknąć i zamówić mu taksówkę. Niewzruszony tym faktem futrzak, cytując rymowankę, nagrodził mężczyznę utratą głowy, pouczając tym samym pozostałych, aby zawsze byli mili wobec swego przewodnika, jeśli cenią swoje życie. Wśród zebranych zapanował strach. Królik zaś radośnie podskakiwał, śmiejąc się ze śmierci mężczyzny, leżącego pod jego stopami i przestrzegając, że tak się właśnie dzieje, jeśli nie przestrzega się zasad. Przewodnik obdarował zebranych ekwipunkiem, a następnie uniósł się w powietrze i oświadczył, że gra właśnie się zaczyna. W rękach oszołomionych ludzi znalazła się różnego rodzaju broń do walki z potworami i do radzenia sobie z pułapkami. Zrozumieli, że zaczyna się ich koszmar. Walka o życie. Jeśli tylko dałeś się rozproszyć, bądź popełniłeś błąd, to ginąłeś. Były nawet chwile, kiedy trzeba było zabić innych uczestników, aby przetrwać. Była to gra o przetrwanie w najczystszym tego słowa znaczeniu. Jednym z typów broni, które otrzymali uczestnicy, były umiejętności, pozwalające na używanie specjalnych supermocy. Nadludzka siła, umiejętności magiczne bądź władanie siłami natury. Wszystko to było możliwe. W większości przypadków uczestnicy otrzymywali umiejętności związane z walką, jednak Daun nie miał tyle szczęścia co inni. Jego umiejętność specjalna polegała na odtruwaniu mięsa zwierząt bądź potworów. Była całkowicie bezużyteczna w starciu, przez co Daun często wysłuchiwał całej masy obelg i był traktowany jak niepotrzebny śmieć. Jedynie Seong Woo odnosił się do niego normalnie i okazywał mu wsparcie. W pewnym momencie grupa mężczyzn uciekała przed masywnym głazem, który toczył się prosto na nich. Biały Królik lewitował nad nimi, rzucając drobne wskazówki odnośnie pułapek, które kilka chwil po tym, jak o nich wspomniał, aktywowały się i raniły kilku członków grupy. Stojący na czele zgrupowania Seong Woo ostrzegł resztę, aby obserwowali swoje otoczenie i nie zatrzymywali się. Podążający za zgrają Daun zaczynał słabnąć. Obraz rozmazywał mu się ze zmęczenia. Wycieńczony mężczyzna nieświadomie nadepnął na pułapkę, przez co wylądował w dole wyściełanym żelaznymi prętami. Rozbawiony królik zachwycał się efektem aktywowanej pułapki, jednocześnie oświadczając, że prawdopodobieństwo przeżycia zasadzki wynosi 0%. Tymczasem potężny głaz doganiał zebranych nad głębokim dołem, do którego wpadł Daun. Popędzany przez masywny kamień i pozostałych członków drużyny, Seong Woo z bólem serca porzucił bliskiego mu kompana, co złośliwie skomentował podążający za wszystkimi Biały Królik. Złośliwość, sarkazm, szyderstwo to była ulubiona broń królika. Biały Królik przyznaje z zachwytem, że minęło trochę czasu, odkąd ponad 10 ocalałych zdołało dotrzeć do tego miejsca, sugerując, że jest to zasługa Seong Woo. Spoczywający w dole Daun wciąż słyszy głośno i wyraźnie przewodnika, który przedstawia pozostałym uczestnikom ostatniego bossa. W jego dłoni pojawił się miecz,
ale szybko wypuścił go z dłoni i ciężko oddychając pożegnał się w myślach z Seung-woo i pozostałymi członkami drużyny. W tym samym czasie walka na górze trwała w najlepsze. Chłopak bez ręki odważnie doskoczył do golema i precyzyjnym cięciem pozbawił go życia, sprawiając, że ten rozpadł się na drobne kawałki. Biały Królik pochwalił uczestników walki. Był bardzo zaskoczony faktem, że tak słabi ludzie podołali ostatniemu bossowi. Szczególnie wyróżnił Seung-woo, twierdząc, że pomimo braku ręki stał się wyjątkowo silny. Seung-woo zapytał, czy teraz mogą wrócić do domu, na co przewodnik odparł, że czeka ich kolejny etap. Zarówno on, jak i cała reszta byli zdruzgotani odpowiedzią królika. Stworzenie przeprosiło uczestników za to, że zapomniało o tym wcześniej wspomnieć i oświadczyło, że jest to dopiero początek gry, twierdząc, że nie byłoby frajdy, gdyby zakończyli zabawę na jednej rundzie. Na twarzach zgromadzonych zagościły przeróżne emocje, zaczynając od przerażenia, kończąc na gniewie. Przewodnik był zdziwiony ich reakcją i stwierdził, że zachowują się jak totalni amatorzy, którzy nigdy wcześniej o nic nie walczyli. Dostrzegając obojętność i brak zapału uczestników, postanowił nagrodzić ich za ukończenie poziomu i posłał w ich stronę żółtą wiązkę, która zaczęła goić wszelkie obrażenia odniesione przez zgromadzonych. Regenerująca energia dotarła również do dołu, w którym spoczywał Daun, więc i jego rany zaczęły się zasklepiać. Ucieszony mężczyzna podniósł się na nogi, dostrzegając, że wrócił do pełni zdrowia, wtem do jego uszu dotarła informacja o przejściu na kolejny etap. Zaskoczony Daun krzyknął, aby zaznaczyć, że wciąż żyje i aby zabrali go ze sobą, jednak odpowiedziała mu jedynie cisza. Załamany oparł się plecami o ścianę i powoli osunął na ziemię, zastanawiając się, co ma teraz zrobić. Wtem pojawił się komunikat donoszący, że dungeon zostaje zresetowany. Daun zamarł. Momentalnie towarzyszące mu żelazne pręty, które ówcześnie go raniły, zadrżały. Pozostawione przez niego ślady krwi zaczęły znikać, a dziura, przez którą wpadł do pułapki, poczęła się zamykać. Daun zrozumiał, że były to przygotowania pod kolejnych graczy. Zdeterminowany do działania, chwycił za kamień i kiedy tylko zapanowała kompletna ciemność, cisnął nim w górę, sprawiając, że w znajdującej się nad nim kamiennej płycie powstał ubytek. Daun zdołał ponownie aktywować pułapkę, a wpadające do jej wnętrza światło chwilowo go oślepiło. Daun zaczął się zastanawiać, co począć dalej. Nie miał przy sobie żadnej liny, jeśli zaś spróbowałby wspiąć się po ścianie, mogło to zakończyć się ponownym spotkaniem z żelaznymi kolcami. Z rozmyślań wyrwał go głos przewodnika, który zjawił się tylko i wyłącznie dlatego, że pułapka została aktywowana. Zszokowany widokiem Dauna Królik wpadł w furię. Stworzenie złapało się za głowę i gotując się od środka, wyraziło na głos swoje oburzenie faktem, że ten wciąż żyje. Daun zapytał, czy skoro żyje, to czy Królik nie może odesłać go do jego kompanów, na co ten odparł, że jest to skomplikowane i zażądał, aby pokazał mu okno swojego statusu. Gdy okno pojawiło się przed nimi, Królik stwierdził, że dungeon uznał Dauna za zmarłego. Czując przypływ nadziei, Daun zapytał, czy w takim razie nie jest już graczem i czy przewodnik może odesłać go do domu, jednak Królik zaproponował inne rozwiązanie. Gasząc jego wszelkie nadzieje, odparł, że ten powinien tu po prostu umrzeć z głodu, tym samym naprawiając po cichu zaistniały błąd. Daun stwierdził, że to nie fair. Przewodnik przypomniał mu, że jest jedynie klasą produkcyjną, więc tak czy inaczej nie posiada żadnych umiejętności, które mogłyby mu pomóc w wydostaniu się z pułapki. Poza tym cały dungeon został zresetowany, więc jeśli tylko jakimś cudem zdołałby wspiąć się na górę, czeka tam na niego piekło. Biały Królik raz jeszcze zaproponował, aby ten spokojnie umarł z głodu i odleciał. Jednak Daun nie zamierzał go słuchać. Otworzył swój ekwipunek, który był przepełniony jedzeniem, i wydobył z niego wędzone mięso. Daun postanowił, że przetrwa bez względu na wszystko. Mężczyzna najadł się za wszystkie czasy. To było niebo w porównaniu do tego, jak w przeciągu ostatniego miesiąca musiał żyć nieustannie uciekając przed potworami. Pomimo to Daun stwierdził, że nie może tu dłużej zostać. Wpadł więc na pomysł, aby przekopać się na górę. Zaczął kopać, odnajdując w tym przyjemność i frajdę. Jego dłonie były w opłakanym stanie, jednak robił to po to, aby przetrwać. Daun zaczął się zastanawiać, co zrobić z nadmiarem ziemi, aby nie zakopać się żywcem. Wtedy wpadł na pomysł umieszczenia wykopanej ziemi w swoim ekwipunku, a próba zakończyła się powodzeniem. Daun był z siebie zadowolony. W pocie czoła obserwował, ile udało mu się wykopać. Podobało mu się to o wiele bardziej od ciągłego biegania w kółko, aby przetrwać.
Niespodziewanie udało mu się odblokować swoje pierwsze osiągnięcie, tym samym zdobywając nową umiejętność. Momentalnie Daun poczuł się, jakby był w stanie rozerwać cokolwiek tylko zechce. Ale ku jego rozczarowaniu został ekspertem od zbrylania ziemi. Załamany chłopak zaczął się zastanawiać, czy jego przeznaczeniem było nieposiadanie żadnych umiejętności bojowych. Pragnął posiadać takie zdolności jak Sęgłu. Daun uciekł myślami do swego przyjaciela, który próbując go uratować, stracił rękę. Mężczyzna stwierdził, że był jedynie ciężarem i miał nadzieję, że Sęgłu był bezpieczny. Daun postanowił przetestować swoją nową umiejętność. Wypowiedziawszy odpowiednie słowa, jego dłoń rozbłysła delikatnym światłem, zaś ziemia znajdująca się pod nią uformowała się w kulkę. Przewodnik ponownie zjawił się w pułapce, aby skontrolować stan Dauna. Ku jego niezadowoleniu zastał tam potężną dziurę. Biały Królik postanowił sprawdzić, co on tam robił, pocieszając się faktem, że Daun tylko marnował energię przed śmiercią. Przewodnik był zaskoczony faktem, jak głęboko sięgała dziura i stwierdził, że przetrwanie nie było jedynie zasługą Sęgłu. Królik leciał przed siebie z nadzieją, że zaraz ujrzy ciało Dauna, jednak zamiast tego dziura stawała się coraz większa i większa. Z czasem po drodze zaczęły się pojawiać również pochodnie, aż w końcu zobaczył pogwizdującego sobie chłopaka z mięsem w dłoni. Zaskoczony Daun przywitał królika, który nie mógł uwierzyć własnym oczom i zaczął wypytywać go, dlaczego ten wciąż żyje. Chwilę po tym dostrzegł za jego plecami wykonane z ziemi łóżko i stolik. Przewodnik zaczął się zastanawiać, od kiedy to pod dungeonem znajdują się takie miejsca. Stało przed nim naprawdę przytulne pomieszczenie. Daun wydobył ze swego ekwipunku grudkę ziemi i zaczął z niej formować coś na kształt talerza z zamiarem podzielenia się posiłkiem ze swym gościem. Królik zaś obserwował go z zażenowaniem. Przewodnik zapytał go, czy nabył jakieś nowe umiejętności, na co ten zareagował wyraźnym zakłopotaniem, ostatecznie zdradzając mu, że nabył moc zbrylania ziemi. Biały Królik wybuchł śmiechem i zaczął nabijać się z Dauna, twierdząc, że ma on naprawdę dziwną specjalizację. Mężczyzna zapytał, czy przewodnik zamierza go zabić. Ten zaś odparł, że nie widzi potrzeby brudzenia sobie rąk, ponieważ prędzej czy później Daun i tak umrze. Momentalnie twarz królika się rozpromieniła. Ziemia zaczęła się trząść, a z sufitu spadać fragmenty ziemi. Zadowolony przewodnik oświadczył, że podczas kiedy on siedział tu i bawił się w ziemi, nowi uczestnicy wyczyścili etap pierwszy. Daun zamarł. Był skupiony na kopaniu do tego stopnia, że kompletnie zapomniał o resecie dungeona. Daun zaczął uciekać w stronę pułapki. Przewodnik zaś obserwował go z satysfakcją, nie szczędząc mu złośliwych uwag. Daun upadł. Był przekonany, że to koniec. Jednak ku zaskoczeniu zarówno jego, jak i przewodnika, trzęsienie ziemi ustało. Królik złapał się za głowę, dostrzegając, że to miejsce wcale nie uległo zmianie. Zaskoczony Daun zapytał przewodnika, czy reset dobiegł końca, na co rozłoszczone stworzenie odparło, że nie wie, co się dzieje. Daun zaczął się zastanawiać, czy skoro jest błędem, zasady dungeona przestały go dotyczyć. Powrócił wspomnieniami do momentu, w którym zdobył osiągnięcie. Był graczem, równocześnie nim nie będąc. Z rozmyślań wyrwał go rozsierdzony królik, sugerując, aby ten nie cieszył się zbyt szybko, ponieważ tak czy inaczej skończy martwy. Daun słuchał go z obojętnością, ostatecznie wypalając z zapytaniem, czy przewodnik nie może go zabić, odcinając mu głowę tak samo, jak uczynił to z mężczyzną na samym początku. Królik wpadł w wyraźne zakłopotanie, ostatecznie odpowiadając, że jak najbardziej może to uczynić, tylko nie chce sobie ubrudzić rąk. Daun zbył go, udając obojętność. Królik zaś pieklił się, grożąc mu słownie, lecz nie przechodząc do czynów, co nie umknęło uwadze zadowolonego Dauna. Właśnie to chciał osiągnąć Daun. Z niewiadomych mu przyczyn królik nie mógł pozbawić go życia. Do królika zaś zaczęło dochodzić, że spaprał robotę. Przewodnik miał prawo pozbyć się tylko jednego gracza na partię, aby zapanować nad tłumem, więc nie mógł własnoręcznie pozbyć się Dauna. Zestresowane zwierzę zaczęło się zastanawiać nad tym, co się stanie, jeśli mężczyzna zdoła uciec i wyjawi jego błędy przełożonym. Zrozumiał, że będzie skończony. Niczego nieświadomy Daun oświadczył, że idzie się pożywić, raz jeszcze proponując królikowi, że się z nim podzieli. Niczym boski ratunek przewodnika, uszkodzona przez reset ściana jaskini zaczęła pękać, ustępując wodnej żyle, która ku uciesze królika zaczęła zalewać korytarz. Daun jednak nie zamierzał się poddawać. Wynurzył się z wody i otworzył swój ekwipunek. Zaczął zatykać szczelinę grudkami ziemi, z zamiarem utworzenia potężnego stosu, którym przyblokuje dziurę. Jednak jego starania były daremne. Daun postanowił zmienić koncepcję i wpadł na pomysł zmiany kształtu. Obserwujący to wszystko królik stwierdził, że Daun stracił rozum.
Mimo że woda niemalże zalała cały korytarz, a on sam znalazł się pod jej powierzchnią, nie poddawał się. Udało mu się osiągnąć zamierzony cel i zmienić kształt grudki. Dawn stworzył potężną ścianę, dzięki której zatamował wodny wyciek. Przemoczony mężczyzna z trudem łapał oddech. Myślał, że było już po nim. Dawn spojrzał podejrzliwie na królika, stwierdzając, że odkąd się pojawił, wszystko zaczęło się psuć. Przewodnik zaś zasugerował mu, że jeśli jest zmęczony, powinien zwyczajnie się poddać i umrzeć. Królik z niezadowoleniem przyjrzał się wytworzonej przez niego ścianie. Taka sztuczka pozostawała poza zasięgiem umiejętności bojowych. W jego ocenie było to bardzo niebezpieczne i Dawn musi jak najszybciej zginąć. Dawn zawołał królika, aby coś mu pokazać. Ku niezadowoleniu przewodnika było to oczko wodne, mające zapewnić mężczyźnie zapas świeżej wody. Królik zaczął go straszyć, że w wodzie znajduje się cała masa toksyn, po których rozboli go brzuch i dostanie biegunki. Wysłuchując uwag przewodnika, Dawn położył dłoń na tafli wody i użył swojej umiejętności oczyszczania, po czym załamując królika stwierdził, że teraz woda nadaje się do picia. Dawn wbił wzrok w wodę i zaczął tonąć w rozmyślaniach. Dostrzegając wyraz twarzy mężczyzny, zmarnowany przewodnik zapytał go, co zamierza teraz zrobić, na co ten odparł entuzjastycznie, że skoro mają oczko wodne, potrzebują teraz udekorować wnętrze. Uniósł dłonie i zaczął wytwarzać ścianę z cegieł. Przewodnik był wyraźnie zakłopotany tempem, w jakim powstawała konstrukcja. Dawn zaś świetnie się bawił, tworząc fontannę z głową lwa. W ocenie królika wyglądało to jednak jak kot porażony przez błyskawice. Mężczyzna wetknął dłoń w paszczę uformowanego przez siebie stworzenia i wydobył z niej grudkę ziemi, powodując, że po chwili zaczęła wyciekać z niej woda. Dawn objaśnił królikowi działanie fontanny, twierdząc, że śmiało można by ją nazwać perfekcyjnym naukowym projektem stworzonym przez geniusza. Jednak ten pozostawał niewzruszony jego dziełem. Dawn zasugerował, że takie arcydzieło jest godne nagrodzenia osiągnięciem. Odpowiedź na jego sugestie pojawiła się natychmiastowo. Mężczyzna otrzymał osiągnięcie za ukończenie sadzawki z lwią fontanną. Zarówno on, jak i królik byli zszokowani, że udało mu się go zdobyć za coś takiego. W nagrodę za osiągnięcie od tej pory ryby miały zamieszkiwać oczko wodne. Po chwili zgodnie ze zdobytym osiągnięciem w sadzawce pojawiły się ryby. O ile Dawn był w niebo wzięty faktem, że teraz już na pewno nie umrze z głodu, tak przewodnik nie mógł uwierzyć w to, co widzi, pragnąc, aby mężczyzna po prostu padł trupem. Zachwycony Dawn stwierdził, że niebo było tak poruszone trudnościami, przez które przeszedł, że postanowiło mu pomóc. Królik zaś przestrzegł go, aby nie robił sobie nadziei. Z pułapki unosił się dym, przyprawiony zapachem pieczonego mięsa. Dawn robił grilla, zachwycając się smakowicie wyglądającym mięsem. Przewodnik siedział załamany pod ścianą i, obserwując jego poczynania, nie pozostawiał ich bez nieprzychylnych komentarzy. O ile królik był niepocieszony faktem, że mężczyzna zużywał zasoby świętego dungeona do przyrządzania nędznego kawałka mięsa, Dawn był zadowolony, że udało mu się na to wpaść. Mężczyzna zasugerował, że przewodnik musi być głodny, skoro wpadł na pomysł ponownego przyrządzenia mięsa. Królik odparł, że przecież każdy tak robił, dopóki tylko był ogień, twierdząc przy tym, że dzięki temu jedzenie smakuje lepiej. Dawn zasugerował przewodnikowi, że jeśli chce, może go opuścić. Ten zaś odpowiedział w nerwach, że nie odejdzie, dopóki nie zobaczy, jak mężczyzna pada trupem. Pomimo niemiłych komentarzy, Dawn podziękował przewodnikowi za to, że podzielił się z nim swoim pomysłem. Zaczynał mieć już powoli dość żywienia się w kółko tym samym. Mężczyzna kucnął przy króliku i wyciągnął w jego stronę rękę z mięsem nabitym na patyk, z zamiarem podzielenia się z nim, w podziękowaniu za pomysł. Przewodnik spojrzał na pieczone mięso, od którego aż ślina pociekła mu po brodzie, po czym niespodziewanie wybuchł, twierdząc, że nie zamierza jeść mięsa tak niskiej jakości i kazał mu zjeść to wszystko samemu. Zaskoczony odpowiedzią Dawn przeprosił przewodnika, stwierdzając, że zapomniał o tym, że króliki są roślinożerne. Rozzłoszczone zwierzę odparło, że może jeść mięso, ale po prostu nie chce spożywać konkretnie tego. Dawn zupełnie jakby tego nie słyszał. Zastanawiał się na głos, co zrobić, skoro nie ma tu trawy, tym samym dokładając cegiełkę do rozsierdzenia królika. Rozjuszony przewodnik groził mu, że poderżnie mu szyję. Napełniwszy swój brzuch, Dawn udał się na spoczynek. Biały królik obserwował śpiącego mężczyznę i stwierdził, że jest on najbardziej beztroskim gościem w historii tego dungeona. W pewnym momencie Dawn zaczął się niespokojnie wiercić i mówić przez sen. Wypowiadał imię Seongwu. Przewodnik zaniepokoił się, ale ostatecznie uznał, że mężczyzna zapadł w głęboki sen, nie przejmując się otaczającym go światem. Królik zatarł łapki.
Doskonale wiedział, że potwory zamieszkujące dungeon były wiecznie głodne. Zaczął się zastanawiać, czy mężczyźnie uda się przetrwać w tej dziurze bez wyjścia. Tymczasem wygłodniałe bestie były już bardzo blisko. Dawn wciąż trwał w głębokim śnie, a prowadzony zapachem dzik wtargnął do jego kryjówki. Masywne stworzenie stanęło przed Dawnem prychając. Bestia zaczęła go obwąchiwać i trącać ryjem. W pewnym momencie majaczący mężczyzna niespodziewanie poderwał się i wymierzył stworzeniu cios w ryj, wykrzykując przy tym, że wcale nie jest zły i żeby osoba, z którą rozmawiał we śnie, zjadła wszystko sama. Dopiero po chwili Dawn ocknął się i zorientował, że stoi przed nim rogaty dzik. Mężczyzna zaczął zalewać się potem, jednocześnie zastanawiając się, czy przez przypadek wciąż nie śnił. Bestia zaszarżowała na jego łoże, uświadamiając mu, że nie był to sen. Dawn podjął desperacką próbę porozumienia się z dzikiem, z nadzieją, że może ten rozumie ludzki głos oraz przeprosił za to, że podniósł na niego rękę. Stworzenie jednak nie zrozumiało ani słowa. Dawn zaczął się zastanawiać, jakim cudem ta przerażająca bestia zdołała się tu dostać, jednocześnie stwierdzając, że te zagrażające życiu sytuacje stają się irytujące. Mężczyzna przypomniał sobie podobną sytuację, kiedy to Seung Wu stanął oko w oko z rogatym dzikiem. Może i bestie były niezwykle silne, jednak nie grzeszyły zbyt wysoką inteligencją. Ich ruchy były proste. Wystarczyło uskoczyć w bok. Dawn powrócił do rzeczywistości. Seung Wu wykonałby unik, jednak czy on da radę uczynić to samo? W końcu był jedynie graczem klasy produkcyjnej, nie posiadającej żadnych umiejętności bojowych. Postanowiwszy działać po swojemu, Dawn wytworzył ścianę pomiędzy sobą a dzikiem i prędko się na nią wspiął. Bestia rzuciła się na przeszkodę, z łatwością roznosząc ją na kawałki. Nawet jeśli udało mu się zatkać żyłę wodną za pomocą nowych umiejętności, ta sama sztuczka nie zadziała na kolczastą bestię, która według plotek była najsilniejszym drapieżnikiem pierwszego etapu. Dzik wykazywał się niesamowitą siłą i wytrwałością. Najmniejsza pomyłka mogła kosztować Dawna życie. Dzika świnia ponownie zaszarżowała na swoją ofiarę. Nie ustając w walce o przetrwanie, Dawn otworzył swój ekwipunek i zaczął konstruować ścianę z dodatkową warstwą. Ku jego zaskoczeniu stworzenie bez problemu zdołało się przez nią przedrzeć. Dzik był o wiele silniejszy niż Dawn przypuszczał. Mężczyzna wiedział, że jeśli sytuacja się nie zmieni, w tym tempie żyła wodna znów eksploduje. Rozjuszona świnia demolowała wszystko na swojej drodze, włączając w to pokój Dawna. Ten zaś zauważywszy, że wszelkie jego wysiłki poszły na marne, nie potrafił stać dłużej bezczynnie. Podczas kiedy kolczasta bestia wąchała gruzy, Dawn wytworzył potężny głaz. Mężczyzna chciał potraktować nim swojego przeciwnika, jednak nie posiadał wystarczającej ilości siły, aby móc nim rzucić, w efekcie czego ledwo to przeżył. Kamień wylądował tuż przed nim. Dawn został zmuszony do ucieczki. Umykając przed dzikiem, wskoczył na wzniesienie, co wcale nie skończyło się dobrze. Bestia zburzyła przeszkodę. Z ust Dawna trysnęła krew. Mężczyzna upadł na ziemię, rozważając, jak poradzić sobie z przeciwnikiem. Nie miał dokąd uciec. Gdyby tylko mógł schwytać dzika. Momentalnie oczami wyobraźni zobaczył płynące z tego korzyści, będące niekończącą się ilością mięsa. Grillowany brzuch wieprzowy był czymś, o czym śnił. Prowadzony pragnieniem Dawn wytworzył mur. Podobnie jak wcześniej, dzik przebił się przez niego. Jednak ta szarża nie zakończyła się pomyślnie. Za ścianą znajdowało się zagłębienie w ziemi, w które nieświadome niczego zwierzę natychmiast wpadło. Stojący na szczycie wysokiej ściany Dawn obserwował to z satysfakcją. Udało mu się ograniczyć ruchliwość rogatej świni. Górując nad dzikiem, oświadczył stworzeniu, że zapłaci swym ciałem za wszystkie szkody, jakie wyrządziło, a następnie pogrzebał je żywcem. Biały królik obserwował całe to zajście z przerażeniem. Nie mógł uwierzyć w to, że Dawn był klasą produkcyjną oraz że jego bezużyteczna umiejętność mogła zostać użyta w taki sposób. Był niebezpieczny. Jego dziwna wyobraźnia i kreatywność stanowiły poważne zagrożenie. Średni poziom umiejętności ocalałych, którzy przeszli pierwszy etap, był poziomem trzecim. Pułap umiejętności wzrasta wraz z częstotliwością użytkowania, a CI, którzy spełniają specjalne warunki, czasami zdobywają nowe umiejętności. Dlatego, aby oczyścić i opuścić etap CI, którzy przeżyli, muszą zawsze szlifować swoje umiejętności. Jednak aby podnieść poziom umiejętności, trzeba narażać swoje życie w boju, co zdecydowanie nie jest rzeczą łatwą do osiągnięcia. Biały Królik obserwował Dawna, nie potrafiąc zrozumieć, dlaczego poziom jego umiejętności zbrylania ziemi nie przestawał wzrastać. Mężczyzna nieustannie z niej korzystał, jednak ta umiejętność nie była związana z walką.
tym samym czasie Daun dokopał się do świni. Zachwycony pochwalił się przewodnikowi swoją zdobyczą. Ten zaś gotował się od środka, rzucając w myślach obelgami w jego stronę. Daun naostrzył noże za pomocą kamienia, aby następnie zabrać się za krojenie dzika. Tnąc go, chłopak mówił sam do siebie, rozplanowując ewentualne użycie swoich umiejętności oczyszczania, na wypadek, gdyby mięso zaczęło się psuć. Obserwujący go przewodnik ostatecznie nie wytrzymał nerwowo i zwrócił mu uwagę na to, że jest strasznie głośny oraz zapytał, do kogo wciąż mówi. Daun wyjaśnił mu, że od życia w takim miejscu można poczuć się naprawdę samotnie i wtedy człowiek rozmawia sam ze sobą. W tym momencie obydwoje mieli dziwne poczucie koleżeństwa. Z pułapki znów zaczął unosić się smakowity zapach. Daun za pomocą swoich umiejętności wytworzył patelnię. W tym czasie ścięgna dzika zdążyły ładnie wyschnąć. W takim stanie nadawały się idealnie do wykorzystania jako lina. Przyglądający się jego działaniom królik zaczął się zastanawiać, jakie życie prowadził do tej pory. Zadowolony Daun pokazał przewodnikowi tłuszcz, który udało mu się zdobyć, następnie wrzucił kawałek mięsa na patelnię. Mężczyzna przelał ciekły tłuszcz do szklanego naczynia, rozkoszując się intensywnym zapachem. Królik skomentował to z założonymi rękami, że w ten sposób przyciągnie tylko więcej potworów. Daun właśnie na to liczył. Mężczyzna otworzył swój ekwipunek, aby następnie wydobyć z niego żelazne pręty i powbijać je w ziemię. Daun przedstawił królikowi swój plan, jak użyje pułapki, aby polować. Przewodnik nie był przekonany co do skuteczności pomysłu, jednak Daun o to nie dbał. Był przekonany, że od teraz będzie codziennie jeść grillowane mięso. Jak na zawołanie do ich uszu dotarł dźwięk wydawany przez dzika. Ściągnięte przez zapach stworzenie zajrzało w dół z ciekawością, aby następnie skoczyć do dziury. O ile Daun był niezwykle podekscytowany osiągniętym sukcesem i faktem, że nie musi się więcej martwić o to, że zabraknie mu jedzenia, tak królik nie mógł się nadziwić głupocie rogatej świni. Czas mijał. Drzewa zmieniły kolor na pomarańczowy i zaczęły gubić liście. Kolczaste bestie zaś wciąż łapały się w tę samą pułapkę. Daun przygotowywał mięso, zastanawiając się, jak to jest możliwe, że częstotliwość wpadających w pułapkę świń wzrasta. Zaczynał powoli mieć tego dosyć. Miał nadzieję, że jego nowa zdobycz będzie źle smakować, ponieważ przybierał na wadze. Seong Wu zaciskał mocno dłonie na rękojeści zakrwawionych mieczy, ciężko dysząc. Podczas tego starcia niemalże zginął. Mężczyzna przetarł czoło z potu wymieszanego z posoką wroga. Zmartwieni członkowie drużyny przyglądali mu się z troską, pytając, czy wszystko dobrze i czy nie jest ranny. Seong Wu odparł, że jest w porządku, wypytując następnie o stan zdrowia pozostałych. Zaskoczony stosem ciał przeciwników rozgromionych przez Seong Wu w pojedynkę, łucznik potwierdził, że nic im nie jest. Mężczyzna z toporem przeprosił Seong Wu za to, że nie udzielili mu wsparcia, twierdząc, że byli odizolowani, na co ten odparł, że nie ma czym się martwić. Po czym przedstawił zgromadzonym swoją nową umiejętność, którą zyskał dzięki zabiciu 100 dzików. Seong Wu zyskał w nagrodę siłę rogatej świni. Drużyna oniemiała. Umiejętność emanowała z całego ciała i można było aktywować ją na 10 sekund, następnie potrzebowała 100 sekund na odnowienie. Dodatkowo powodowała podwojenie siły i wytrzymałości. Hoyeol stwierdził, że Seong Wu coraz bardziej staje się potworem. Zachwycony łucznik zarzucił analogią, że jego nowa moc jest niczym skrzydła dodane tygrysowi na grzbiet. Niezwykle radował go fakt, że Seong Wu był po ich stronie. Mężczyzna z toporem zaczął przypuszczać, że czas trwania umiejętności wraz z podniesieniem jej poziomu na pewno ulegnie zwiększeniu, jak i oczekiwanie na odnowienie zmaleje. Słysząc to, łucznik złapał Seong Wu w objęcia i tuląc się do niego prosił, aby ten został z nimi już na zawsze. Czułą chwilę przerwał dźwięk, który przykuł uwagę Seong Wu. Mężczyzna zarządził powrót do jaskini. Łucznik zerknął na stos ułożony z ciał dzików i stwierdził ze smutkiem, że jest to lekkie marnotrawstwo. Pozostali podłapali temat, zauważając, że dawno nie jedli mięsa i fakt, że bestie posiadają w sobie toksyny, był niezwykle frustrujący. To była prawda. O ile aż roiło się od całej masy potworów, tak jedzenia było zbyt mało. Głód nie pozwalał im należycie walczyć. Yun Jinsu stwierdził, że gdyby tylko Daun tu był, mógłby oczyścić mięso, za co Hoyeol go skarcił. Zakłopotany łucznik zaczął się tłumaczyć, mówiąc, że jedynie myślał o nim jako o kucharzu. Seong Wu przemówił, informując go, że celem nie jest wygranie bitwy, a przetrwanie. Z tej perspektywy klasa bojowa wyróżnia się jako najbardziej istotna pozycja. Niemniej przyjdzie dzień, kiedy nie będą w stanie dłużej walczyć. Seong Wu uświadomił ich, że w takie dni Daun walczył za nich i był najsilniejszą istotą spośród ich wszystkich.
Hojeol przyznał mu rację, prezentując osełkę, którą Daun niegdyś wykonał. Bez niej ostrza broni członków grupy byłyby tępe, w konsekwencji czego polegliby już dawno temu. Yun Jin-su przeprosił, obiecując, że więcej tego nie zrobi. Kończąc na tym, drużyna udała się w stronę jaskini, rozmyślając o ziemniakach, które zjedzą po powrocie i które również kojarzyły im się z Daunem. W tym samym czasie Daun zachwycał się mięsem, które przypiekało się na ogniu. Biały Królik był niezwykle niezadowolony z faktu, że ten nie może być choć przez sekundę cicho i wciąż wydaje z siebie dźwięki. Mężczyzna zarzucił mu, że przewodnik nigdy nie zaznał radości smakowania potraw i pouczył go, że reakcja podczas spożywania czegoś pysznego jest najważniejsza. Daun zaczął go podpuszczać, opowiadając mu o tym, jak znakomicie smakuje mięso kolczastego dzika, po rzuceniu na nie oczyszczenia. Twierdził, że nie trzeba go nawet solić. Przewodnik uniósł się, zapewniając, że nie potrzebował tej bezużytecznej informacji, grożąc roześmianemu mężczyźnie, że go zabije. Przekomarzanie przerwało pojawienie się kolejnego dzika. Biały Królik nie mógł znieść kretyństwa tych stworzeń. Daun zasugerował, że może ich mózgi się resetują, skoro po każdym resecie od 2 do 3 dzików zeskakuje na dół. Momentalnie przewodnikowi opadła szczęka. Daun uniósł na jego oczach potężną świnię. Królik zaczął się zastanawiać, czy stał się tak silny od codziennego spożywania mięsa. Ten zaś prędko wyprowadził go z błędu, odpowiadając, że to jedynie umiejętność, po czym oświadczył, że zaraz wróci i poprosił go, aby poprzewracał mięso podczas jego nieobecności. Przewodnik zaczął dopytywać o umiejętność. Ku jego niezadowoleniu okazało się, że Daun otrzymał to samo osiągnięcie co Seung Wu, jednak w zupełnie inny sposób. Biały Królik siedział pod ścianą załamany, nie dowierzając w to, co usłyszał. Osiągnięcie, które zdobył Daun, było przyznawane jedynie tym, którzy własnoręcznie zdołali zabić aż 100 rogatych dzików. Mężczyzna stwierdził ze spokojem, że wygląda na to, iż liczba kolczastych bestii, które udało mu się schwytać w pułapkę, dobiła do 100. Przewodnik jednak szedł w zaparte, twierdząc, że nad nimi żyje tylko 40 dzików, a wraz z resetem dungeona liczby również się zerują. Daun zauważył, że w takim razie nie dotyczy to jego liczb i zapytał, czy powinno to tak wyglądać. Wkurzony Królik odparł, że nie, przy okazji nazywając go błędem. Jednak mężczyzna nic sobie z tego nie robił. Mało tego, zaczął dochodzić do kolejnych wniosków, rozważając, czy dostanie następne osiągnięcie za zabicie kolejnych stworzeń. Była piękna pogoda. Słońce przebijało się przez korony drzew, rzucając na ziemię swe ciepłe promienie. Na jednej z gałęzi przesiadywała wiewiórka posilająca się gnatami z gniazda. Leniwie żując kości, zwierzę przypadkowo wypuściło z łapek szczątki, które wpadły prosto do szczeliny. Stworzenie powoli zajrzało do zagłębienia w ziemi, ostatecznie dając w nie susa. Wiewiórka znalazła się w jaskini oświetlonej pochodniami. Zaczęła ją przemierzać, aż w końcu dotarła do znajdującego się na samym końcu pomieszczenia, gdzie dostrzegła pojedynczą kość, spoczywającą na ziemi w samotności. Zwierzę od razu rzuciło się na nią. Po chwili jednak wypuściło gnat z łapek, dostrzegając na skalnym podwyższeniu potężny szkielet. Dni mijały, a rude stworzenie nieustannie odwiedzało jaskinię, odżywiając się znalezionymi w niej szczątkami. Tym razem kości były ułożone w ścieżkę, prowadzącą wprost do miski, wypełnionej kośćmi aż po brzegi. Wiewiórka bez zastanowienia wskoczyła na podwyższenie i skosztowała kości. Były przepyszne. Skupiając się na pałaszowaniu, dopiero po chwili zorientowała się, że nie była tu sama, albowiem miska leżała na śpiącym człowieku. W głowie zwierzęcia pojawiło się przelotne wspomnienie tego, jak starszy wiewiór przestrzegał młode przed ludźmi. Stworzenie zeszło z Dauna, walcząc ze sobą w środku. Strach i łapczywość ścierały się ze sobą, jednak ostatecznie łakomstwo zwyciężyło. Wiewiórka wróciła do miski i zaczęła się obżerać. Daun tylko na to czekał. Mężczyzna miesiącami żył samotnie w jaskini, a teraz w końcu udało mu się spotkać inną żywą istotę. Daun długo się zastanawiał, jak zaprzyjaźnić się z niezwykle ostrożnym stworzeniem. Na jego szczęście zwierzę żywiło się szczątkami. Wiewiórka zorientowała się, że jest obserwowana. Pomimo to nie potrafiła się oderwać od kościstej uczty. Zauroczony słodkim stworzeniem, Daun postanowił podjąć próbę pogłaskania gryzonia. Ku jego zaskoczeniu zwierzęciu spodobał się jego dotyk. Jego ciężkie starania zostały nagrodzone kolejnym osiągnięciem. Daun był zaskoczony. Właśnie został przyjacielem ziemnej wiewiórki. Miał wątpliwości, czy to osiągnięcie było tego warte. Jednak mimo wszystko był wdzięczny za nazwanie go przyjacielem. Daun nadał swojemu kompanowi imię Pokiu. Zaskoczony odkrył, że stworzenie go rozumie i wykonuje jego komendy. Oniemiały poprosił zwierzę, aby powiedziało mu,
jak zdołało dostać się do jaskini, na co wiewiórka zeskoczyła mu z rąk i ruszyła w stronę wyjścia, dając mu znak, aby podążał za nią. Nowy przyjaciel Dauna poprowadził go w stronę tunelu. Mężczyzna był zszokowany nowym odkryciem. Wiewiórka poprowadziła go po korzeniach drzew wprost na powierzchnię. Po raz pierwszy od bardzo dawna ujrzał słońce, które chwilowo go oślepiło. Daun przeczesał palcami trawę. Do jego oczu napłynęły łzy. Był głęboko wzruszony otaczającym go błękitem i chmurami szybującymi po niebie oraz rozciągającą się pod nim łąką. Zaczął zachwycać się prostotą krajobrazu, który w jego odczuciu był niezwykle ciepły i przyjazny. Pozytywne wrażenia jednak szybko zastąpił strach, spowodowany pojawieniem się watahy wilków. Daun skulił się, stwierdzając, że położenie, w którym się znalazł, jest nie fair. Dopiero co zdołał uciec z jaskini. Czy tylko i wyłącznie po to, aby zginąć? Ku jego zaskoczeniu stado ominęło go, prąc przed siebie wprost na owce, niestety poza jednym. Osamotniony wilk skradał się za jego plecami. Daun zaczął uciekać w głąb tunelu, a drapieżnik podążył za nim. Korytarz był wąski, co odbierało możliwość ucieczki. Daun otworzył swój ekwipunek, chcąc wytworzyć ścianę, jednak wilk był o wiele szybszy od napotykanych dotychczas dzików. Zwierzę drasnęło go w policzek, wymijając nic nieznaczącą przeszkodę. Daun był osaczony. Nie pozostało mu nic, poza stawieniem przeciwnikowi czoła. Mężczyzna zacisnął mocno dłonie w pięści i aktywował swoją umiejętność, zwaną siłą rogatego dzika. Z paszczy wilka bryznęła czerwona posoka. Silny cios wymierzony przez Dauna odrzucił bestię w tył. Zaskoczony siłą uderzenia, zaczął przyglądać się swojej dłoni. Efekt umiejętności był zdumiewający. Daun zaczął się zastanawiać, czy jego podstawowe statystyki fizyczne poprawiły się po tak długim eksplorowaniu podziemia, jednak była to zasługa jego nowej umiejętności. Siła rogatego dzika sprawiała, że jego statystyki fizyczne tymczasowo się podwajały. Poczuł to dopiero teraz, gdy próbował walczyć. Z zachwytu nad wspaniałością umiejętności wyrwało go warczenie rozwścieczonego wilka. Daun był pewien, że wyrządził mu szkodę, jednak jedno uderzenie to było zbyt mało, aby całkowicie znokautować stworzenie. Mężczyzna dostrzegł, że pozostały czas umiejętności wynosił 7 sekund. Największą słabością tej umiejętności był czas jej trwania. Nie czekając, aż licznik się wyzeruje, Daun zaszarżował na bestię spragnioną jego krwi i wymierzył jej cios w bok. Zaczął powtarzać uderzenia, co spowodowało uniesienie się w powietrze kurzu, który wytworzył zasłonę, ograniczającą widoczność, zza której po chwili wyskoczył wściekły wilk. Czas trwania umiejętności miał dobiec końca za 3 sekundy. Daun odepchnął się, uskakując przed atakiem przeciwnika i otworzył ekwipunek. Pozostały 2 sekundy. W jego dłoniach zaczął materializować się żelazny pręt, który z okrzykiem na ustach zatopił w ciele zwierzęcia. Wilk zaczął wydawać z siebie dźwięki przepełnione bólem, jednak ku zaskoczeniu Dauna wciąż trzymał się na nogach. Mężczyzna nie potrafił wyjść z podziwu. Jak to możliwe, że stwór nadal pozostawał tak energiczny? Zaczynało do niego dochodzić, że to naprawdę nie skończy się tak łatwo. Czas odnowienia siły rogatego dzika wynosił 99 sekund, a wilk był piekielnie rozjuszony. Był to moment, w którym Daun zrozumiał jego wzorce ruchowe. Najgroźniejszy atak stanowił skok, po którym następowało cięcie za pomocą przednich łap stworzenia. Daun rzucił w stronę wilka propozycję o rozejm na 90 sekund, ponieważ wszystkim, czego w tym momencie potrzebował, był dodatkowy czas, jednak bestia nie zamierzała czekać. Stworzenie zaszarżowało wprost na niego. Daun wiedział, że była to jego ostatnia szansa. Kiedy tylko żądny jego krwi wilk znalazł się tuż przed nim, mężczyzna wyciągnął swą rękę przed siebie i posłał grudkę ziemi prosto w paszczę bestii. Do długich uszu przewodnika dochodziły dźwięki odmienne od tych, które słyszał zazwyczaj. Zaskoczony, zaczął się zastanawiać, cóż innego mógłby robić pan Błąd, skoro skupił na tym swoją całą uwagę i oddał się temu, zamiast gotować mięso. Kiedy tylko przekroczył próg pomieszczenia, oczom królika ukazał się Daun w zbroi z kości. Mężczyzna zapytał królika, czy jego dzieło nie jest dobre, jak na coś zrobionego w jeden dzień, po czym oświadczył, że wykonał tę zbroję, ponieważ ostatnimi czasy wydarzyło się zbyt wiele zdarzeń zagrażających jego życiu. Przewodnik potraktował go standardową odpowiedzią, twierdząc, że ten powinien po prostu umrzeć po cichu. Dopiero po chwili stworzenie we fraku zorientowało się, że czaszka należała do wilka trawiastego. Królik nie mógł wyjść z podziwu i zapytał Dauna, czy ten zdołał w końcu znaleźć drogę na powierzchnię, na co ten przytaknął. Przewodnik dopytywał, dlaczego w takim razie wciąż tu jest, po czym unosząc palec w górę, zasugerował mu, że to miejsce jest bardzo wygodne.
i czy w takim razie nie powinien dalej tu żyć. Czując, jak traci grunt pod łapkami, zachwalał fakt, że nawet zdołał znaleźć sobie zwierzątko, które wygląda niebezpiecznie. Daun ukrócił jego komentarze, prosząc, aby ten go nie rozśmieszał, po czym oświadczył, że na pewno opuści to miejsce, jednak nie bez przygotowań. Mężczyzna przyznał, że tym razem uniknął śmierci dzięki szczęściu, na co królik zarzucił kolejną sugestią, aby ten tu pozostał i żył sobie po cichu. Jednak Daun nie zamierzał go słuchać. Odkąd okoliczności były jasne, pozostawał pewny swych postanowień, a reakcja królika jedynie poprawiała mu nastrój. Daun zaczął ćwiczyć z zamiarem podniesienia swoich statystyk fizycznych, dzięki czemu efekt podwojenia powodowany przez siłę rogatego dzika będzie silniejszy. Częste korzystanie z umiejętności spowodowało, że jej poziom się zwiększył, dzięki czemu zwiększyła swą moc, wydłużyła czas trwania i czas odnowienia uległ zmniejszeniu. Unosząc ciężary, rozważał o tym, jak ostatnim razem to miał szczęście, ponieważ zazwyczaj wilki nie podróżują w pojedynkę i nawet jeśli spróbuje wziąć je indywidualnie, nie miał gwarancji, że to faktycznie zadziała. Musiał stać się silniejszy. Nie zamierzał dłużej uciekać. Dwa wilki stały na polanie, kiedy to niespodziewanie z wysokiej trawy wyskoczył mężczyzna w zbroi, wraz ze swą wiewiórką. Daun aktywował siłę rogatego dzika i poczęstował jedną z bestii żelaznym prętem. Drugi stwór zawarczał wściekle, po czym zaszarżował na intruza, który wymierzył mu bolesny cios, odpychając go od siebie i sprawiając, że zwierzę uderzyło w drzewo. Jednak wilki nie odpuszczały. Daun doskonale wiedział, że nie jest w stanie powalić ich za pomocą jednego uderzenia. Nie zamierzał więc żałować im ciosów. Obserwujący to królik zauważył, że mężczyzna urósł w siłę. Daun czuł, że był przepełniony mocą. Odnosił wrażenie, że porażka go nie dotyczy i rzeczywiście stał się niewiarygodnie silny. Samozachwyt przerwał przewodnik, twierdzący, że Seng Wu byłby w stanie podołać 10 wilkom naraz, na co ten odparł, że w porównaniu do Seng Wu każdy był słaby. Bezsensowne przepychanki przerwało wycie wilka, które ku zadowoleniu przewodnika było wezwaniem pozostałych członków watahy. Biały królik aż zatarł łapki z podekscytowania, z nadzieją, że jego problemy zaraz się skończą, jednak Daun nie zamierzał podejmować walki. Korzystając ze zwiększenia statystyk, zaczął uciekać ponad dwa razy szybciej niż zazwyczaj, aby następnie wskoczyć do dziury w ziemi. Przewodnik zaczął się unosić, twierdząc, że Daun nie ma honoru, ponieważ większość graczy zazwyczaj walczyła do samego końca i kończyła ginąc. W swej złości zaczął dopingować wilki, aby te zaatakowały poprzez otwór, jednak Daun wytworzył ścianę z ziemi, blokującą im przejście. Żądne krwi bestie zaczęły w niej kopać. Skryty w podziemiach Daun zaczął zastanawiać się nad swymi kolejnymi krokami. Dzięki pomocy po Q udało mu się znaleźć wyizolowane wilki, jednak te wezwały posiłki. Daun wytworzył aż 7 dróg ucieczki w obszarze, w którym nie było żadnych ścian skalnych. Jednak teraz, gdy podjął walkę z niektórymi z nich, stwierdził, że byłby w stanie pokonać więcej niż 2 wilki. Jednak wciąż czuł obawę przed tym, że może wydarzyć się coś nieoczekiwanego, tak samo jak ostatnim razem. Jeśli nie uda mu się zatkać wejścia na czas, to nawet jeśli się wycofa, nie będzie miał gdzie się ukryć. Daun przeprosił swojego wiewiórczego przyjaciela. Jednak jego pomoc w odszukaniu jednostek, które oddzieliły się od watahy, była w tym momencie jedynym rozwiązaniem, jakie przychodziło mu do głowy. Daun przyglądał się trzem wilkom z odległości, która w jego uznaniu była idealna. Mężczyzna otworzył ekwipunek. Wtedy to usłyszał znajomy głos za plecami, który nieźle go przestraszył. Był to przewodnik, który jak zawsze był bardzo niezadowolony z tego, co robił Daun i zastanawiał się, jakie będą jego kolejne kroki. Królik zapytał, czy ten zamierza strzelać laserem, na co odparł, że był blisko. Mężczyzna zamierzał zaprezentować swój styl walki na duże odległości. Stworzenie we fraku skwitowało to tym, że Daun nawet nie posiadał takich umiejętności, jednak odziany w zbroję z kości uważał inaczej. Twierdził, że póki atakuje się z dystansu, jest to atak dalekozasięgowy, a z pomocą mocy rogatego dzika na pewno sięgnie swego celu. Po aktywacji umiejętności dokonał bezpiecznego pierwszego rzutu oszczepem, który wylądował pomiędzy wilkami. Biały królik złapał się za brzuch i aż opluł się ze śmiechu. Zaczął się nabijać z jego poczynań oraz z tego, że żaden z pocisków nie osiągnął swego celu. Ku jego zadowoleniu wilki zaczęły zmierzać w stronę ciskającego kamieniami. Oczywiście musiał to skomentować, wytykając mężczyźnie brak doświadczenia bojowego oraz fakt, że wilki trawiaste zajmują pierwsze miejsce pod względem zwinności na pierwszym etapie, więc ten rodzaj odległości nie stanowił najmniejszej przeszkody.
Daun jednak zauważył, że stworzenia nie mogą robić uników w powietrzu i korzystając z tego, że bestie zachowały się zgodnie z jego planem, zaczął rzucać w nie grudkami brudu. Biały Królik był święcie przekonany, że nic tym nie osiągnie i jego pociski rozpadną przy kontakcie z wilkami, jednak szybko przekonał się o tym, że był w błędzie. Daun użył umiejętności, aby zwiększyć ich gęstość do maksimum, a teraz ważyły aż 20 kilo. Mężczyzna zdołał powalić dwa wilki za pomocą swoich sztuczek, jednak trzeci całkowicie zniknął z jego pola widzenia. Podczas gdy zastanawiał się nad tym, gdzie podział się ostatni z nich, przewodnik zorientował się w tym, co zaraz nastąpi. Wilki podróżowały i polowały w watahach, co powodowało, że świetnie ze sobą współpracowały. Nim Daun zorientował się, że bestia znajduje się za jego plecami, wilk skoczył na niego i odepchnął go w tył, aby następnie zaszarżować na powalonego mężczyznę. Przewodnik był w niebo wzięty. Całe to zajście było czymś, na co wyczekiwał od dawna. Dopingując wilka, obserwował, jak ten pochwycił Dauna w uścisk swych silnych szczęk, jednak po chwili zwierzę wypuściło swą zdobycz z pyska. Próba przegryzienia się przez pancerz spowodowała, że wilk połamał sobie zęby. Z jego dziąseł pociekła krew. Zbroja wykonana z kości sprawdziła się na medal, ochraniając swego właściciela. Rogate dziki były najsilniejszymi stworzeniami na pierwszym etapie. Nic więc dziwnego, że trawiaste wilki nie potrafiły się przez nią przebić. Daun nie otrzymał żadnych obrażeń, jednak zauważył, że jego umiejętność miała się skończyć za 8 sekund. Zachowując spokój, uformował grudkę ziemi w kulkę i posłał ją w stronę bestii, a potem następną i następną, dorzucając do tego metalowe szpikulce. Biały Królik obserwował to, zakrywając pyszczek łapkami, uważając go za psychopatę. Zaczynało do niego dochodzić, że Daun nie umrze tak łatwo. Strategia Dauna była prosta. Używając wielu tuneli, atakował pojedyncze wilki i uciekał. Trawiaste wilki, które poniosły spore straty, szukały więc tuneli i stawały na straży, wyczekując okazji na atak, lecz rudy przyjaciel Dauna obserwował wszystko z góry i informował go o tym, gdzie i w jakich ilościach stacjonowały. Dzięki używaniu Pokkyu jako zwiadowcy mógł trenować, gdy ich czujność była niebezpiecznie wysoka. Dzięki praktyce i doświadczeniu jego strategia stała się bezpieczna i w pewnym momencie stał się na tyle silny, że trawiaste wilki nie były w stanie sobie z nim dłużej poradzić. Daun wyskakiwał z zagłębień w ziemi i częstował bestie grudkami ziemi, mordując je. Wszystkiemu przyglądał się wkurzony przewodnik, który głośno podkreślał, jak bardzo go nienawidzi i pragnie jego śmierci. Biały Królik wytykał mu, że zawsze atakuje jedynie dwa w porywach do trzech wilków i jest tchórzem oraz najbardziej irytującym facetem na świecie. Daun jak zawsze ignorował przytyki, tym razem zwracając uwagę na stan swojej zbroi, która została poszarpana. Otoczony przez trzy ciała powalonych przez siebie stworzeń, stwierdził, że musi wykonać sobie nowy pancerz, ponieważ bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Dauna zaczęła zastanawiać nienaturalna cisza. Zazwyczaj po wyciu dobijanych stworzeń przybywało kolejnych zwabionych wezwaniem swych pobratymców. Mężczyzna zaczął się zastanawiać, czy przez przypadek nie wybił wszystkich wilków na tym obszarze. A wyraz pyszczka przewodnika jedynie to potwierdził. Ucieszony Daun wiwatował. Obrażony Królik zaś kazał mu się nie cieszyć zbyt szybko, ponieważ i tak zginie, a tchórzliwe polowanie na kilka wilków to żaden wyczyn. Zniesmaczony tym wszystkim przewodnik zaczął się oddalać. Daun krzyknął za nim, że jeśli idzie do innych graczy, to niech powie mu, gdzie są. Biały Królik odparł na to, że jeszcze nie oszalał i jak chce, to niech sam sobie poszuka innych. Daun stał z dłonią zaciśniętą w pięść i uśmiechał się. Był z siebie dumny. Wiedział, że zrobił duży postęp i przyszedł czas na następne kroki. Z tego, co udało mu się usłyszeć, wyglądało na to, że będzie musiał pokonać bossa, czego oczywiście nie mógł zrobić w pojedynkę. Będzie musiał odszukać innych graczy, aby się do nich przyłączyć. Jego obecną lokalizacją był las trawiasty na obszarze początkowym. Od ostatniego resetu minęło 10 dni, więc wkrótce powinni się pojawić na tych terenach. Daun miał nadzieję, że jeszcze tędy nie przechodzili, ponieważ byłoby to dość problematyczne, gdyby okazało się, że zaszli zbyt daleko. Gdzieś w głębi lasu grupa ludzi była otoczona przez watahę wilków. Mężczyzna nakazał swej przerażonej drużynie pozostać w formacji. Jeden z jej członków zaś zaczął mu wytykać, że to on ich tu przyprowadził i przez to znaleźli się w takim położeniu. Przewodnik przyglądał się im z zadowoleniem. Według niego dungeon powinien mieć właśnie takie klimaty. Wilki przystąpiły do ataku, Biały Królik zaś dopingował je, rozkoszując się nadchodzącą masakrą nowych uczestników. Mężczyzna z toporem jednak nie zamierzał poddawać się tak łatwo. Posiadał umiejętność zwaną wiatrem ostrza,
która polegała na tym, że im mocniej wymachujesz bronią, tym większe zadajesz obrażenia. Jednak miała ona jeden minus. Raniła zarówno wrogów, jak i sojuszników. Przerażeni członkowie drużyny zaczęli nakazywać właścicielowi topora, aby przestał, bo morduje swych własnych kompanów. Jednak ten nie zamierzał ich słuchać i argumentując to tym, że w tym tempie i tak wszyscy umrą, więc powinien przetrwać najsilniejszy. Królika niezmiernie cieszyło jego podejście. W końcu jedyną rzeczą, która była bardziej przerażająca i okrutna od potworów znajdujących się w dungeonie, byli ludzie, których życia zostały postawione na szali. Jeśli mężczyzna z toporem zabije wszystkich, wtedy Daun nie będzie mógł nikogo spotkać. Daun przemierzał las w towarzystwie Pokkyu, który spoczywał na jego ramieniu. Pomimo tego, że w końcu uwolnił się z okowów jaskini, nie miał pojęcia, gdzie powinien się teraz udać. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że Biały Królik za nic w świecie go nie poprowadzi. To też musiał poszukać innych graczy na własną rękę. Daun zapytał swojego przyjaciela. Czy ten może wie, gdzie znajdują się inni uczestnicy? Jednak wcinająca kość wiewiórka nie miała zielonego pojęcia, o czym mówił. Daun westchnął ciężko, po chwili uświadamiając sobie, że przecież Pokkyu nie znał lasu na pamięć. Dodatkowo, jeśli coś poszłoby nie tak, mógłby nie wrócić, co byłoby dużą stratą. Jednak to nie znaczyło, że mógł tak po prostu wędrować sobie po lesie. Trzeba było najpierw zacząć od sprawdzenia otoczenia. Daun wpadł na pomysł wykonania czegoś w rodzaju obserwatorium, co jego zdaniem bardzo ułatwiłoby mu sprawy. Stanie i zamartwianie się byłoby jedynie stratą czasu, podczas kiedy był on pewny siebie, jeśli chodziło o jego umiejętności w tworzeniu rzeczy. Daun zaczął przyzywać ziemne cegły. Postanowił postawić mury z ziemi jako fundament. Nie było to trudne, bo był do tego przyzwyczajony. Jednak nie posiadał żadnego spoiwa takiego jak cement, bez którego konstrukcja mogła się łatwo zawalić. Na szczęście istniała technika, której nauczył się, kiedy budował swoją bazę w jaskini. Daun przystawił dłoń do niewielkiego muru i przyzywał grudki ziemi. Tak długo jak mur dotyka jego dłoni, mógł go kształtować tak jak chciał, więc ta technika zadziała, jeśli połączy wiele cegieł w jedną dużą część za pomocą umiejętności bryły ziemi. Tym oto sposobem nie będzie to wieża, ale kupa ziemi w jednym kształcie, która tak łatwo się nie rozpadnie. Słońce zaczynało zachodzić, zaś nad koronami drzew wznosiła się potężna konstrukcja. Zadowolony Daun stwierdził, że budowla sięga już dość wysoko. Mężczyzna stał na krawędzi, przecierając pot z twarzy. Postawienie obserwatorium zajęło mu około 10 godzin. Daun spoglądał na zachodzące słońce, zachwycając się widokiem. W tym samym czasie pozostali gracze ścierali się ze sobą, walcząc o życie, a krew bryzgała we wszystkie strony. Zachwycony przewodnik przyglądał się tym scenom, nakłaniając uczestników, aby postawili swoje życie na szali i walczyli aż do śmierci, aby wygrać. Biały Królik zwrócił również uwagę na to, że będą potrzebować racji żywnościowych na jutrzejszą bitwę. Być może zdał sobie z tego sprawę odrobinę zbyt późno, ale wszyscy są niesamowici, ponieważ nauczyli się, jak gromadzić zapasy w lochu. Ściskając w łapkach swą czerwoną parasolkę, przewodnik podleciał do mężczyzny, który opróżniał z zapasów ekwipunek innego, martwego gracza. Biały Królik podsumował to słowami, że właśnie znalazł najgorszą żywą osobę. Zaskoczony mężczyzna uniósł dłoń i wskazał w stronę przewodnika. Biały Królik był zaskoczony i szybko posłużył wyjaśnieniem, że przecież znają się od pierwszego dnia i był jego przewodnikiem. Okradacz zwłok jednak prędko wyprowadził go z błędu, zwracając jego uwagę na znajdującą się za nim rzecz. Królik powoli obejrzał się za siebie. Był zaskoczony. Po raz pierwszy widział taką konstrukcję. Stworzenie poczuło, jak żyłka pulsuje mu na skroni. Doskonale wiedział, że w dungeonie była tylko jedna osoba, która mogłaby dokonać tak szalonej rzeczy. Przewodnik zaczął się zastanawiać, co Daun tym razem wymyślił. W tym samym czasie siedzący na samej górze obserwatorium Daun układał małą konstrukcję z niewielkich ziemnych cegieł. Biały Królik zrobił to, co miał w zwyczaju, czyli zaszedł nic nie spodziewającego się mężczyznę i wyskoczył z pretensjami. Daun przestraszył się jak zawsze, po czym wyjaśnił przewodnikowi, że właśnie konstruował ważny projekt. Zauważył również, że ten powinien teraz pracować. Rozzłoszczony Królik odparł, że jest tu tylko i wyłącznie przez to, że Daun nie przestawał robić dziwnych rzeczy, które przeszkadzały mu w pełnieniu jego obowiązków. Zapytał również, czy jakby choć na chwilę przestał tworzyć jakieś dziwne rzeczy, to czy by go to zabiło. Przewodnik nie mógł zrozumieć, dlaczego przerzucił się z kopania dziur na budowanie wież. Stwierdził, że chyba ma zbyt dużo czasu. Zadowolony z siebie Daun
Postanowił pochwalić mu się faktem, że zajęło mu jedynie 4 godziny, aby zbudować jedną wieżę. Królik się skrzywił, zastanawiając się, czy to było w ogóle fizycznie możliwe. Daun pośpieszył z wyjaśnieniami, twierdząc, że na początku było ciężko. Jednak dzięki umiejętności, którą zdobył wraz z otrzymaniem osiągnięć, stało się to możliwe. Przewodnik nie mógł uwierzyć własnym uszom. Daun zaś kontynuował. Mężczyzna oświadczył, że zdobył 2 osiągnięcia. Pierwsze z nich za skonstruowanie obserwatorium, co zostało nagrodzone tym, że widok, który można zobaczyć z obserwatorium, był teraz dostępny na mapie. Daun rozłożył dłoń, nad którą po chwili pojawiła się mapa, aby zaprezentować ją królikowi. Dzięki niej Daun widział teren skupiony wokół obserwatorium wraz z żywymi istotami, które zostały sklasyfikowane. Była to w zasadzie mini-mapa w czasie rzeczywistym. Zaskoczony przewodnik zapytał o 2. osiągnięcie. Daun odparł, że było to wtedy, gdy zbudował 5 obserwatoriów. Wtedy to nagle wyłonił się z niego promień światła i zdobył kolejne osiągnięcie, które sprawiło, że konstrukcja została dodana jako jego nowa umiejętność, zaś czas budowy został skrócony o połowę. To właśnie dzięki temu zdołał zbudować to obserwatorium w krótkim czasie i wykorzystywał wolny czas na wymyślanie jakiegoś projektu. Rozbawiony Daun zasłonił usta dłonią i wskazał palcem na miejsce, w którym zamierzał postawić łóżko, chwaląc się tym na głos. Biały Królik był wściekły. W jego uznaniu dungeon był szalony, ponieważ nie przestawał rozdawać osiągnięć tu i tam, za każdym razem. Przewodnik zaczął widzieć oczami wyobraźni, co by się stało, gdyby tylko ten facet zdołał spotkać się z innymi ludźmi. Nie mógł na to pozwolić. Nie dopuści do tego, aby dungeon stał się jego placem zabaw. Absolutnie nie może mu pozwolić na spotkanie z innymi graczami. Musi to zatrzymać, nie zważając na koszty. Pochłonięty w rozmyślaniach, Królik zaczął się oddalać. Daun krzyknął za nim, aby ten, nim odejdzie, zdradził mu, gdzie są inni ludzie, ponieważ nie udało mu się jeszcze żadnego spotkać. Jednak ten, jak zawsze, nie zamierzał mu pomagać. Następnego dnia kolejna grupka graczy zwróciła uwagę na konstrukcję wznoszącą się wśród koron drzew. Przewodnik powitał przybyszów, twierdząc, że jest to strefa odpoczynku, w przygotowanie której włożył całe swoje serce. Jednak jeden z mężczyzn wytknął go palcem i zarzucił mu kłamstwo, twierdząc, że zostali przez niego oszukani zbyt wiele razy i ten teren bez wątpienia był pełen pułapek i bossów. Polecił również innym, aby nikt nie wchodził w tę strefę. Królik złączył łapki, pytając, czy mu nie wierzą. W końcu przecież przygotował to własnoręcznie i będzie to niezwykła strata. Facet odparł, że i tak nikt mu nie uwierzy. Grupa zaczęła się wycofywać, stwierdzając, że przewodnik jest kiepskim aktorem, jednak właśnie o to mu chodziło. Królik nie pozwolił Daunowi spotkać innych graczy. Ludzie myśleli, że było coraz łatwiej, ponieważ stawali się coraz silniejsi, jednak prawda była taka, że przewodnik prowadził ich łatwiejszą trasą i grał na czas, aby mieć pewność, że Daun zginie. Królik spoglądał na swój zegarek z podłym uśmiechem. Kiedy 2 wskazówki się spotkały, przewodnik stwierdził, że był to ten czas. Czas, kiedy w końcu na pewno go zabije. Niczego nie spodziewający się Daun klęczał w lesie, zajadając się i patrząc na mapę. Dostrzegł na niej 4 punkty, co wyglądało mu na to, że w tej okolicy również polują potwory w stadach. Ku jego zaskoczeniu, liczba punktów na minimapie zaczęła się gwałtownie zwiększać. Momentalnie zatrzęsła się ziemia. Zaskoczony mężczyzna poderwał się na nogi. Przez las pędziła potężna chmara szczurów, niszcząc wszystko, co spotkała na swej drodze. Daun miał szczęście, że był w pobliżu obserwatorium, a stworzenia biegły prosto przed siebie. Gdyby był choć odrobinę wolniejszy, mogłoby być już po nim. Było to stado ogromnych szczurów, które schodzi ze wschodnich gór 4 tygodnie po resecie. Te przerażające potwory pożerały wszystko, co znalazło się na ich drodze. Daun codziennie sprawdzał datę tylko i wyłącznie z ich powodu, ale zupełnie zapomniał, że to już 4 tygodnie i wyglądało na to, że już czas na reset. Dauna nagle olśniło. Minimapa nie pokazywała mu innych graczy, bo prawdopodobnie wszyscy byli już martwi lub zdołali dotrzeć do historycznych ruin. Tak naprawdę nigdy nie było potrzeby, aby ich szukał. Wystarczyło po prostu powrócić do historycznych ruin. Pok-Q zaczął wydawać z siebie przerażone dźwięki i machać łapkami. Jednak Daun uspokoił go, że nie musi się już martwić o stado szczurów i zeskakując ze wzniesienia stwierdził, że mogą podążać najbezpieczniejszą trasą, korzystając z minimapy. W tym samym czasie grupa graczy zwiedziona przez podstępnego przewodnika stanęła przed bossem, znajdującym się w historycznych ruinach, ale uczestnicy nie byli na niego przygotowani. Kamienny golem zamachnął się, aby wymierzyć cios.
Umięśniony mężczyzna, dzierżący kolczastą buławę, postąpił do przodu, twierdząc, że tak potężna osoba jak on powinna się zmierzyć z tym potworem. Niestety, nim zdążył wymierzyć swojemu przeciwnikowi jakikolwiek cios, został starty na miazgę. Pozostali obserwowali to z przerażeniem. Golem obrał za swój kolejny cel mężczyznę z mieczem dwuręcznym. Szarowłosy facet zastygł w bezruchu ze strachu, kiedy boss się nad nim nachylił. Był święcie przekonany o tym, że zaraz zginie. Ku zaskoczeniu wszystkich zgromadzonych, masywna łapa ostatniego przeciwnika pierwszego poziomu odpadła. Jak po chwili się okazało, za tym incydentem stał Dawn i połączone przez niego dwie umiejętności. Siła rogatego dzika i gliniana cegła stanowiły niezwykle zabójcze połączenie. Ucieszony faktem, że udało mu się przybyć na czas, Dawn zerknął na mapę. Punkt wskazujący kamiennego golema zdecydowanie wyróżniał się swoją wielkością, co dało mu jasno do zrozumienia, że był to boss. Pojawienie się Dawna nie umknęło uwadze pozostałych, co niemalże przypłacili życiem, kiedy golem się zamachnął, aby wymierzyć cios. Dawn przystąpił do wykonania kolejnego rzutu, który trafił bossa prosto w tył głowy, w konsekwencji czego rozwścieczony potwór skupił na nim całą swoją uwagę. Kamienny golem zaszarżował na Dawna, który był niezwykle zaskoczony jego szybkością. Mężczyzna zaczął się zastanawiać, co powinien teraz uczynić. Nawiedziły go wspomnienia z czasów, kiedy to wraz z Seng Wu polowali na kolczaste dziki. Wtedy to dwóch członków drużyny rozciągnęło linę pod kopytami stworzenia, przez co przewróciło się na grzbiet. Wtedy to Seng Wu rozciął brzuch bestii, tym samym pozbawiając ją życia. Zachwycony Dawn skomplementował swojego przyjaciela, ten zaś odparł, że ta sztuczka wcale nie była wspaniała, po czym objaśnił mu, że im większy i silniejszy jest potwór, to wystarczy zaburzyć jego równowagę, aby się przewrócił. Dawn postanowił skorzystać z tej lekcji i cisnął cegłą prosto w lewą nogę stwora. Taktyka zadziałała. Kamienny golem przewrócił się, jednak zdawał się nic sobie z tego nie robić. Zaskoczony Dawn obszedł go i dostrzegł, że było to spowodowane tym, że boss zaczynał się regenerować. Mężczyzna oświadczył, że w takim razie będzie musiał znów go połamać i cisnął cegłą, jednak ta odbiła się od golema. Poty zaczęły zalewać twarz Dawna, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że jego umiejętność potrzebuje 70 sekund na odnowienie. Dawn złapał się za głowę. Boss był znów w pełni zdrowia i ruszył w jego stronę. Kamienny golem zamachnął się z zamiarem uderzenia mężczyzny, jednak Dawn zdążył w czas odskoczyć. Nie zamierzał się poddawać, uformował kolejną cegłę w dłoni i dokonał rzutu. Jednak była to jedynie daremna próba, która w żaden sposób nie zraniła przeciwnika. Golem szybkim ruchem przyciągnął pięści do klatki piersiowej. Dawnowi zdawało się, jak słyszy, że stwór przemawia, komentując jego ubrania. Boss uniósł masywne ręce ponad głowę, aby następnie gwałtownie je opuścić. Pozostali byli przerażeni i kompletnie nie pojmowali zachowania Dawna. Przyglądająca się temu kobieta zaczęła przypuszczać, że coś mogło pójść nie tak. Nie zamierzała dłużej stać i bezczynnie się przyglądać. Ruszyła w stronę potwora próbującego zgnieść Dawna i posłała kulę ognia prosto w bok głowy przeciwnika. Kobieta zapytała, jak może wspomóc Dawna, na co ten odparł, że potrzebuje minuty. Zaskoczona jego odpowiedzią spytała, czy nie wystarczy mu 10 sekund, jednak umiejętność, na której odnowienie wyczekiwał, nie była czymś, na co mógł mieć wpływ. Dawn wykrzyknął ostrzeżenie, ponieważ kamienny golem uniósł prawą pięść, z zamiarem starcia kobiety z powierzchni ziemi. Sojuszniczka Dawna zacisnęła mocno powieki i odruchowo uniosła dłoń ponad głowę z zamiarem zasłonięcia się, nawet jeśli nic by to nie dało, jednak na szczęście cios do niej nie dotarł. Zaskoczona kobieta otworzyła oczy i dostrzegła, że pozostali członkowie jej drużyny ruszyli do boju i obeszli bestie niczym mrówki. Oni również nie mogli dłużej stać bezczynnie i przyglądać się, jak ich partnerka rzuca się w wir walki. Mężczyzna z jednoręcznym mieczem skierował w stronę tego, który w jego uznaniu zrobił krzykliwe wejście, pytanie o to, co dalej zamierzał. Dawn odparł, aby skoncentrowali swoje ataki w lokalizacji splotu słonecznego. Zaczynał rozumieć, że rzut cegłą, pomimo tego, że wcale nie był niebezpieczny, wywołał u przeciwnika reakcję obronną, co oznaczało, że w tych okolicach musiało coś się znajdować. Golem zaczął zrzucać z siebie napastników. Czarnowłosa czarodziejka postanowiła dołączyć do bitwy, częstując bossa kolejną kulą ognia, wymierzoną prosto w jego tors. W piersi potwora powstało pęknięcie, które prędko zasłonił za pomocą masywnych łap. Dawn się nie mylił. Mężczyzna z mieczem jednoręcznym nakazał swym kompanom skoncentrować ataki na tym miejscu. Dawn zaś wyczekiwał, aż czas odnowienia na jego umiejętności dobiegnie końca.
Kamienny golem przybrał pozycję defensywną, tym samym odsłaniając swój słaby punkt. Ciało potwora było wykonane z ziemi i kiedy tylko Dawn zdał sobie z tego sprawę, w jego głowie narodził się pomysł na pokonanie przeciwnika. Kiedy tylko boss ponownie się odsłonił, Dawn ruszył biegiem w jego stronę. Kobieta krzyknęła za nim, czy zdążyła już minąć minuta, na co ten okazał jej jedynie kciuka, uniesionego w górę. W rzeczywistości czas odnowienia skończył się już wcześniej, tylko wtedy Dawn jeszcze nie wiedział, jak pokonać przeciwnika, który nieustannie się regenerował. To właśnie po to walczyli pozostali, aby kupić mu czas na obmyślenie strategii. Dawn aktywował umiejętność rogatego dzika i wybił się z ziemi, aby móc wyprowadzić atak z góry. Pozostali gracze przyglądali mu się, aż im szczęki opadły z wrażenia. Dawn aktywował umiejętność bryły ziemi, aby następnie wytworzyć w torsie kamiennego golema potężną dziurę. Boss zadrżał, unosząc rękę w górę, po czym obrócił się w nicość. Gracze odnieśli zwycięstwo. Umiejętności Dawna wskoczyły na wyższy poziom. Mężczyzna nie mógł w to uwierzyć, że udało mu się pokonać ostatniego przeciwnika pierwszego poziomu. Pozostali nie posiadali się ze szczęścia i zachwytu. Wszyscy byli szczęśliwi. Wszyscy, poza przewodnikiem. Biały Królik pojawił się nad zgromadzonymi, którzy przywitali go pytaniami o to, gdzie przez cały ten czas był. Zażądali również, aby odesłał ich do domu, ponieważ obiecał im to, jak tylko skończą grę. Dawn zaś postanowił naturalnie zintegrować się z grupą jako ich nowy towarzysz. Przewodnik i Dawn spoglądali na siebie wymownie. Królik nie mógł w to uwierzyć, że umiejętność pana pomyłki zadziałała na golemie. To właśnie dlatego nie chciał, aby Dawn uczestniczył w starciu. Szczerze go nienawidził. Przewodnik nie wytrzymał napięcia i ostatecznie wybuchł na graczy, uświadamiając ich, że gra się jeszcze nie skończyła i nakazał im przejść do następnego etapu. Gracze byli zszokowani. Przewodnik zaś uniósł w górę swoją parasolkę, z której zaczęły unosić się wiązki czerwonej magii. Po chwili przed zgromadzonymi otworzyło się przejście do kolejnego etapu. Wszelkie nadzieje nowych sojuszników Dawna zgasły. Byli załamani. Czarnowłosa kobieta postanowiła zabrać głos i zaproponowała, aby parli naprzód i weszli do środka, ponieważ pozostawanie w historycznych ruinach nie było rozwiązaniem ich problemu. Mężczyzna z dwuręcznym mieczem poprosił Dawna, aby się nimi zaopiekował, ponieważ przeżyli tylko i wyłącznie dzięki niemu. Dawn odparł, że to nieprawda i to on jest tym, który znajdzie się pod ich opieką. Przewodnik zaczął ich pośpieszać. Czarodziejka podziękowała mu za pomoc i przeszła przez portal wraz ze swym kompanem. Przyszła kolej na to, aby to Dawn przekroczył przejście na kolejny poziom. Mężczyzna nie mógł się już doczekać spotkania z Seong Woo, jakże więc wielkie było jego rozczarowanie, kiedy bariera nie pozwoliła mu przejść do kolejnego etapu. Pojawił się błąd. Wściekły Dawn zaczął wykrzykiwać do Królika, aby ten coś z tym zrobił, jednak przewodnik nie miał takiej mocy. System dungeona najzwyczajniej w świecie po prostu go odrzucał. Obydwoje nie mieli teraz pojęcia, co dalej zrobić. Od resetu minął tydzień. Dawn leżał w swojej podziemnej bazie, powoli odchodząc od zmysłów. W pewnym momencie mężczyzna zerwał się na nogi i wykrzyczał w nicość, że nie może tak żyć wiecznie. Dawn udał się do fontanny, aby przemyć twarz i zebrać myśli w kupę. Zarówno jaskinia, jak i Po Q, który został u jego boku, nie ulegli resetowi. Z drugiej zaś strony obserwatorium zniknęło wraz z resetem. Droga dedukcji podpowiadała mu, że reset miał wpływ jedynie na powierzchnię, ale nie na podziemia. Czyli w takim razie to, co znajdowało się pod powierzchnią, nie było częścią dungeona. Dawn nie potrafił pojąć, dlaczego cały ten świat został stworzony tak chaotycznie. Nagle dostał olśnienia. Ten, kto stworzył system dungeona, nie stworzył tego świata. Po prostu umieścił scenę na już istniejącym świecie, co oznaczało, że nawet jeśli nie mógł przejść przez wrota, to i tak może udać się do innych regionów. Pustyni na południu i zachodzie, stromego kanionu na północy, gdzie znajdowały się historyczne ruiny, i na wschód, gdzie znajdowały się góry śmierci, w których żyją potworne szczury. Drogą eliminacji pustynia lub stromy kanion porównywalny z Wielkim Kanionem nie mają wystarczającej ilości zapasów, aby przetrwać, więc wszystko, co zostało, to góry śmierci. Dawn zaczął się zastanawiać, czy uda mu się uniknąć szczurów, jeśli będzie podróżować tunelem. Postanowił zaryzykować i spróbować. Gdzieś we wschodnim lesie Dawn okładał wilki za pomocą żelaznego pręta. Jedna z bestii próbowała skoczyć na niego z zaskoczenia, jednak Dawn uskoczył w bok i poczęstował wilka masywną cegłą wytworzoną za pomocą swoich umiejętności. Wilków nie przestawało przybywać, ponieważ notorycznie się wzywały, zaś czas trwania siły rogatego dzika właśnie się zakończył.
Daun postawił pod sobą wzniesienie wytworzone z czterech masywnych cegieł, dzięki któremu pozostawał poza zasięgiem wściekłych wilków, które krążyły pod nim, próbując go dopaść. O ile bestie nie były w stanie go zaatakować, tak on jak najbardziej mógł zranić je z góry. Wszystkiemu przyglądał się Biały Królik, stwierdzając, że Daun wcześniej nie był takim typem człowieka, a teraz stał się niewyobrażalnie silny. Zeskakując ze stosu cegieł, otoczony przez całą masę ciał wilków, spytał, czy jest fajny, na co królik odparł, aby spadał. Daun oparł ręce na biodrach i oświadczył królikowi, że planował podnosić swoje umiejętności w Górach Śmierci. Przewodnik wyraźnie się zakłopotał, co mnie umknęło uwadze mężczyzny. Zaczął wypytywać Dauna, czy to nie marnotrawstwo, tak najzwyczajniej porzucić swoją podziemną bazę. Jednak ten odparł, że przecież może zrobić sobie kolejną. Królik nie ustępował, twierdząc, że jest to miejsce jego narodzin, czemu Daun zaprzeczył i nakazał mu przestać. A ponieważ dotychczas ich wspólnie spędzony czas był okropny, zaproponował, aby więcej się nie oglądali. Przewodnik zaczął machać łapkami, mówiąc, że to nieprawda i że bez Dauna umrze tu z samotności. Mężczyzna spostrzegł ślady szczurów. Zdecydowanie powinien odnotować to na swojej minimapie. Biały Królik jak zawsze posiadał całą masę zarzutów, choćby nawet o to, że Daun zbyt szybko wybudował obserwatorium. Daun przypomniał mu, że przecież był twórcą obserwatorium i budowniczym. W jego uznaniu było to doskonałe dzieło sztuki, które miało również podziemny bunkier. Daun dokonał aktywacji minimapy poprzez zbudowanie obserwatorium. Teraz mógł iść naprzód, unikając potwornych szczurów. Tak oto, używając funkcji lokalizacji na minimapie, Daun dokonał czegoś, czego nie mógł dokonać żaden zwykły człowiek. Pędził w stronę Gór Śmierci z niewyobrażalną prędkością, podczas kiedy wykrywał przeciwników i z łatwością zabijał małe potworne szczury, na które się natknął. A kiedy zbierała się niepokonana ilość szczurów, kopał w ziemi i podróżował pod powierzchnią. Ponadto, ponieważ minimapa była niezbędna do jego podróży, stawiał więcej obserwatoriów na swojej drodze, aby zwiększyć zasięg minimapy. Ponieważ te serie wydarzeń wciąż się powtarzały, Daun miał właśnie zbudować swoje czwarte obserwatorium. Jednak wtedy to pojawił się przed nim komunikat. Ostrzeżenie mówiło o tym, że uczestnicy nie mogli opuszczać wyznaczonej domeny pierwszego etapu. Biały Królik naciągnął mocniej cylinder na głowę, informując Dauna o tym, że jeśli będzie kontynuował swoje działania, to zginie i nie bez powodu te góry. Nazywane są właśnie Górami Śmierci. Był to kraniec świata. Daun złapał go za słowa i zaczął wypytywać o to, czy kraniec świata znajdował się w miejscu, na które właśnie wskazywał palcem. Przewodnik zaczął nerwowo wymachiwać kończynami, twierdząc, że nie wie i że to tylko krawędź. Zaskoczony Daun spojrzał na fioletową barierę, za którą kolor podłoża był zupełnie inny. Przewodnik wyjawił mu, że było to miejsce, w którym naprawdę zaczynało się terytorium potwornych szczurów i tak czy siak nie będzie w stanie go przebyć. Pan Błąd jednak znajdował się już za barierą i oświadczył mu, że właśnie jest po drugiej stronie. Królik zaczął się miotać, krzycząc, aby ten zawrócił. Daun ignorował nawoływanie, zastanawiając się, czym mogło wyróżniać się to miejsce. Przewodnik zaś nie poprzestawał na nakłanianiu mężczyzny do powrotu. Daun wetknął sobie mały palec do ucha, komentując, że jest strasznie głośno i bezczelnie patrząc w oczy królika, stwierdził, że skoro tak bardzo nie podoba mu się to, co robi, może go po prostu stamtąd wyciągnąć. Przewodnik opadł na ziemię, jednak zatrzymał się przed barierą. Daun zauważył, że królik nie może przebyć linii, na co ten odparł, że to nieprawda i jest najlepszy we wszechświecie w przekraczaniu granic. Daun wciąż naciskał, aby w takim razie do niego dołączył, jednak przewodnik zaczął się podpierać bezsensownymi wymówkami, takimi jak to, że czarny jest odrażającym kolorem i nie przebędzie bariery, bo po prostu nie chce. Terytorium, na które przewodnik nie mógł wejść. Daun zastanawiał się, co mogło być tego powodem. Nie miał wątpliwości, że ten istniejący świat został podzielony na różne etapy. Co więcej, właściwie istniała taka możliwość, że mógł właśnie opuścić dungeon. Daun zaczął zadawać pytania o to, czy być może reset nie działał od tego momentu. Jednak patrząc na to, że szczury pojawiały się za każdym razem, to być może jednak działał. Mężczyzna pragnął to zweryfikować. W tym momencie jednak przewodnik odleciał bez słowa. Daun stwierdził, że przynajmniej mógł odpowiedzieć na kilka pytań, nim odszedł, jednak po chwili stwierdził, że to nieistotne. Było około 2 tygodni do kolejnego resetu. Nim to nastąpi, postanowił wybudować kilka obserwatoriów na próbę. Jeśli system dungeona obowiązywał również to miejsce, to za 2 tygodnie konstrukcje powinny zniknąć z powierzchni ziemi.
Jeśli jednak się nie zresetują, to będzie mógł wybudować ich tak wiele, jak tylko zapragnie. Dzięki czemu przejście na drugą stronę gór będzie znacznie łatwiejsze. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uda mu się zdobyć wskazówkę, jak stąd uciec. Dawn był głodny. Pracował już od ponad 3 godzin. Mężczyzna zaczął przeszukiwać swój ekwipunek z zamiarem wyciągnięcia z niego wędzonego mięsa. Wtedy to spostrzegł, że w jego ekwipunku znajdował się rdzeń golema. Dawn był tak zajęty, że zapomniał o tym, że w ogóle udało mu się coś takiego zdobyć. Zaczął się zastanawiać, czy to oznaczało, że będzie w stanie za pomocą tego rdzenia stworzyć własnego golema. Dawn przeniósł się do swojej nowej podziemnej bazy, znajdującej się w Górach Śmierci. Jeśli by skonstruował golema na powierzchni, z pewnością ściągnąłby uwagę potworów z każdego rodzaju, dlatego zdecydowanie bezpieczniej było poruszać się po tunelach. Dawn zaczął się zastanawiać, czy tunel ma odpowiednią wysokość, ostatecznie dochodząc do wniosku, że przecież nie było potrzeby, aby jego twór wyglądał jak człowiek, skoro może być czworonogiem. Dodatkowo dzięki temu będzie zdecydowanie łatwiej poruszać się po podziemiach. Dawn pogładził swojego przyjaciela po nosie. Odpowiedź była raczej oczywista. Stworzy słonia. Mężczyzna rozrysował na ziemi plany, a następnie przeszedł do działania. Przywołał masywne cegły i zaczął formować z nich kształt. Pokkiu przyglądał się temu wszystkiemu, w pewnym momencie dodając swojemu przyjacielowi otuchy, liżąc go po policzku. Pierwsza wersja golema została ukończona. Niestety szczęście jego twórcy nie trwało długo, ponieważ po chwili golem zaczął się rozpadać. Dawn zauważył, że przyczyną mógł być brak nóg pod brzuchem, który pomógłby podeprzeć ciężar stworzenia. Postanowił więc to zmienić i odciążyć brzuch, aby następnie go zabezpieczyć. Może to nieco wpłynąć na kształt słonia, w konsekwencji czego może później wyglądać dziwnie. Godzinę później Dawn zredukował ciężar golema, usuwając brud z jego ciała i wytworzył na jego grzbiecie przestrzeń na przechowywanie przedmiotów. Dodał też dodatkową parę nóg. Druga wersja była gotowa. Dawn wytworzył sobie niewielkie schodki, które pozwoliły mu dostać się na wysokość głowy swego tworu. Mężczyzna powoli umieścił rdzeń w głowie słonia i prędko skrył się za schodami. Jednak nic się nie działo. Dawn zaczął się zastanawiać, czy mu się nie udało. Wtedy to oczy słonia rozbłysły żółtym światłem. Jego twór ożył, Dawn zaś zdobył kolejne osiągnięcie, które mianowało go producentem golemów. A w nagrodę stworzenie miało zawsze wiernie wykonywać wszystkie polecenia wydane przez swego pana. Dawn był zachwycony, od teraz miał swojego podwładnego. Postanowił więc wydać mu pierwszy rozkaz. Dawn był oczarowany. Miał własnego golema, który go słuchał. Było to świetne dopełnienie do jego umiejętności bojowych. Dawn oświadczył golemowi, że mieli dokąd się udać. Słoń wydał z siebie dźwięk, będący pytaniem, na które mężczyzna odparł, że wybierają się, aby stworzyć mu rodzeństwo. Przewodnik stał przed historycznymi ruinami wraz z grupką graczy, którzy zdołali do nich dotrzeć. Biały Królik oświadczył im, że czeka ich ostatni boss oraz życzył im powodzenia. Zalecił również, aby spróbowali przetrwać do samego końca. Zdeterminowani gracze podążyli schodami w górę z zamiarem stawienia czoła potworności. Jakże wielkie było ich zaskoczenie, kiedy zamiast bossa dostrzegli przed sobą jedynie kupkę zbrylonej ziemi. Przewodnik był zszokowany. Opadła mu szczęka i zaczęły oblewać go poty. Nie potrafił pojąć tego, gdzie niby mógłby się udać golem oraz jakim cudem doszło do czegoś takiego. Dopiero po chwili połączył fakty i zorientował się, kto za tym wszystkim stał. Rozsierdzony przewodnik zaczął się zastanawiać, gdzie też mógł podziać się ten przeklęty błąd. Gracze zaś zapytali, czy mogą już opuścić to miejsce. Dawn przemierzał podziemne przejście na grzbiecie golema słonia z niebywałą prędkością. Tunel połączony z historycznymi ruinami i górami śmierci powstał dzięki umiejętności zbrylania ziemi, znajdującej się na 10. poziomie. Zajęło mu to ponad tydzień, ale było warto. Podróż powrotna zajęła mu 2 godziny, co w jego uznaniu wcale nie było takim złym wynikiem. Zadowolony z siebie Dawn otworzył ekwipunek i spojrzał na swoją zdobycz, rdzeń golema ziemi. Zaczął się zastanawiać, co powinien stworzyć tym razem, skoro posiadał już jednego golema, na którym mógł jeździć. Po głowie zaczął mu chodzić pomysł na golema stworzonego na podobiznę ostatniego bossa. Dwunożny twór z ramionami, dzięki którym będzie mógł dźwigać ciężkie rzeczy oraz będzie potrafił walczyć. Na twarzy Dawna zagościł uśmiech, spowodowany tym, że doskonale wiedział, co zamierza stworzyć. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, jego projekt był już gotowy. Dawn otarł pot z twarzy, stwierdzając, że powinien był zrobić to samo przy tworzeniu słonia, ponieważ jeśli stworzy golema w pozycji kucającej, nie było mowy o tym, aby się zawalił. Dawn dokończył swego dzieła,
umieszczając rdzeń w swym dziele, po czym nakazał gorylowi otworzyć oczy. Golem posłusznie się przebudził i wydał z siebie donośny ryk. Mężczyzna nakazał mu się położyć, po czym wstać. Goryl posłusznie wykonał polecenia, przy czym kiedy wstawał, uderzył o strop tunelu, tym samym powodując, że podziemia się zatrzęsły. Przestraszony Dawn zaczął krzyczeć, że na tym obszarze musi się czołgać, aby nie uszkodzić sufitu. Dawn przedstawił sobie wzajemnie golemy, nazywając je rodzeństwem, na co Pok-Q zaczął wymachiwać swoimi małymi łapkami. Rozbawiony Dawn przytaknął mu, stwierdzając, że golemy są jego młodszym rodzeństwem, po czym rozgrzewając swój nadgarstek oświadczył, że czas sprawdzić, jak silne jest jego dzieło. Potężne szczury pędziły przed siebie, kiedy to nagle do ich uszu dotarł nieznany im dźwięk, wydobywający się z wysokiej konstrukcji. Stworzenia zatrzymały się i wbiły wzrok w wejście do obserwatorium, z którego po chwili wyłonił się Dawn ze swoimi golemami. Gryzonie wydały z siebie przeraźliwe piski i zaczęły formować się w grupę, którą zamierzały uderzyć na Dawna. Siedzący na słoniu mężczyzna zaś wydał polecenie do ataku. Momentalnie goryl zerwał się z miejsca i wykonując skok, z uniesionymi pięściami ponad głową wylądował pomiędzy gryzoniami. Zaczął machać masywnymi łapami we wszystkie strony, zabijając stworzenia, które usilnie starały się otoczyć przeciwnika. Dawn obserwował całe to zajście z zachwytem na twarzy. Nie sądził, że golem będzie aż tak silny. Dopiero teraz zaczynał dostrzegać prawdziwą siłę ostatniego bossa. Szczęście jednak nie trwało długo. Spoglądając na minimapę, dostrzegł, że ilość szczurów rosła, zamiast się zmniejszać. Ku jego przerażeniu, gryzonie zaczynały się również wspinać po słoniu. Dawn nakazał słoniowi je zablokować, na co ten posłusznie zaczął tupać masywnymi nogami i machać trąbą. Wściekłe szczury z oczami płonącymi czerwienią zaczęły ponownie wydawać z siebie piski. Dawn wiedział, że było ich zbyt wiele. Zaczął się zastanawiać, czy nie było może innego sposobu na zaatakowanie ich. Czegoś, co pozwoli mu na atak o szerokim zasięgu. Nagle dostał olśnienia. Mężczyzna otworzył swój ekwipunek i rzucił w stronę goryla masywny blok, wytworzony za pomocą umiejętności. Nakazał swemu golemowi nim rzucić. Zdziwiony goryl wykonał polecenie, po chwili bombardując dość pokaźną ilość przeciwników. Pomysł Dawna zadziałał. Zadowolony nakazał słoniowi zbliżyć się do goryla, aby następnie przeskoczyć na jego ramię. Mężczyzna ponownie otworzył ekwipunek i umieścił w łapie stworzenia kolejny blok, po czym nakazał mu zmasakrować przeciwników. Goryl zamachnął się i cisnął bryłą w szczury. Dawn zaczął podawać mu je na bieżąco, obserwując z satysfakcją, jak giną gryzonie. W międzyczasie wpadł na kolejny pomysł. Umieścił bloki na grzbiecie słonia i nakazał mu nimi rzucać za pomocą jego trąby. Używając minimapy, Dawn obserwował, jak szeregi szczurów coraz bardziej się przerzedzają. Okazało się, że walka z nimi nie była wcale tak ciężka, jak przypuszczał. Jednak z triumfalnej chwili wyrwało go powiadomienie o tym, że dungeon się resetuje. Ziemia zaczęła się trząść, szczury zaś rozpraszać z potwornym piskiem. Pok-Q zaczął się trząść, co nie umknęło uwadze Dawna, który zaczął się zastanawiać nad zachowaniem swojego przyjaciela, który podczas ostatniego resetu nie był tak przerażony. Dawn zerknął na minimapę. Etap pierwszy robił się coraz ciemniejszy. Wszystkie obserwatoria zaczęły znikać, jednak te, które znajdowały się w Górach Śmierci, pozostały na swoim miejscu. Było tak, jak przewidywał. Reset nie ma wpływu na ten region. Po chwili dostrzegł coś jeszcze. Na granicy obszaru, w którym się znajdował, pojawiła się cała masa pomarańczowych kropek, sygnalizujących nadejście potworów. Dawn zarządził odwrót. Słoń skrył się pod ziemią. Goryl zaś wspiął się na sam szczyt obserwatorium. Obserwując wszystko z góry, dopiero teraz do niego doszło, że był wcześniej w błędzie i to wcale nie było trzęsienie ziemi. Był to dźwięk potworów powracających z historycznych ruin. Dawn postanowił nie przegapić szansy na podniesienie poziomu swoich umiejętności, co na ogół było dość ciężkie. Aktywował umiejętność rogatego dzika, która znajdowała się na 5. poziomie, i wytworzył stos ziemnych cegieł. Dawn zezwolił gorylowi, aby ten rzucał tyle, ile chce, aby tylko szczury nie mogły się wspiąć na górę. Obserwatorium było teraz wieżą pocisków. Dawn wytworzył również inny blok, taki, który będzie w stanie unieść. Zaskoczone szczury spojrzały w górę. Cegły były ostatnią rzeczą, jaką widziały. Ataki Dawna i goryla uderzały niczym meteoryty, a gryzonie pozostawały bezsilne i nie miały jak się przed nimi chronić. Celem tej metody nie było zwykłe polowanie. Siła rogatego dzika była jedyną umiejętnością bojową Dawna, a ze względu na jej czas odnowienia wcale nie było tak łatwo podnieść jej poziom. Jednak tym razem było inaczej.
Możliwość używania umiejętności w sposób ciągły przez długi czas z bezpiecznego miejsca był jego życiową szansą. Wściekłe szczury zebrały się w gromadę i spróbowały wspiąć się po wieży, przez co uniemożliwiały oddanie w nie strzału, ponieważ znajdowały się zbyt blisko obserwatorium. Dawn postanowił powstrzymać ich postępy, dobywając z ekwipunku kilka kawałków mięsa. Planował wykonać jeden wielki atak i uciec. Jego plan zadziałał. Szczury rzuciły się za spadającymi kawałkami mięsa. Wtedy to Dawn aktywował umiejętność bryły ziemi i wytworzył masywny blok, pokryty kolcami, i nakazał gorylowi to zakończyć. Golem posłusznie podniósł wytworzoną przez swego pana broń i cisnął nią w niczego nie spodziewające się szczury, miażdżąc je. Dawn automatycznie został nagrodzony podniesieniem poziomu swoich umiejętności. Udało mu się zdobyć maksymalny poziom umiejętności bryłki ziemi i 7 poziom siły kolczastego dzika. Po osiągnięciu tego, co chciał, Dawn postanowił się wycofać do swojej wygodnej bazy. To było wspaniałe zwycięstwo. Kiedy tylko znalazł się w podziemiu, stwierdził, że było bardzo cicho. Zaczął się zastanawiać, czy wszystkie szczury już odeszły. Zerknął na minimapę i dostrzegł na niej ugrupowania pomarańczowych kropek w poszczególnych miejscach. Wyglądało na to, że chowały się w jaskiniach. Biorąc pod uwagę ich liczbę, Dawn przypuszczał, że miały wiele gniazd. Zapowiadało się na to, że powierzchnia będzie niebezpiecznym miejscem. Ta walka była jedynie bitwą obronną, skupioną wokół obserwatorium. Przy poruszaniu się dalej będzie zdecydowanie trudniej i bez względu na to, jak solidne są obserwatoria, jeśli zaatakuje ich cały rój, będzie po nich. Po tym przemówieniu Dawn entuzjastycznie zaproponował dalsze kopanie, aby po chwili zagłębiać się jeszcze dalej w głąb podziemi. Kopał i kopał, aż zatrzymał się przy masywnym kamieniu, zastanawiając się nad tym, cóż to mogło być. Nieważne czego by próbował, głaz nie chciał zmienić swojego kształtu. Dostrzegając, że nie był już w stanie nic więcej z tym zrobić, postanowił powrócić na powierzchnię. Na górze było chłodno. Dawn zauważył, że będzie ciężko przebyć długą drogę i powinni wybrać trasę, na której jest najmniej szczurów. Nawet jeśli nie mógł kopać głębiej, w dalszym ciągu był w stanie stawiać obserwatoria. Jednak nie zmieniało to faktu, że podziemia zostały zablokowane. Pozostanie na powierzchni może go narazić na natknięcie się na kolejne stado szczurów. Postanowił więc, że będzie potrzebować więcej golemów. Jako iż było już po resecie, boss powinien znów znajdować się na swoim miejscu w historycznych ruinach. Postanowił się tam udać. Po szybkiej wizycie, którą złożył ostatecznemu przeciwnikowi etapu pierwszego, Dawn uformował kolejnego goryla. Podczas kiedy jego golem stawiał czoło bossowi, był w stanie z łatwością zbliżyć się do przeciwnika i odebrać mu rdzeń. Kiedy tylko ilość jego golemów się zwiększy, nie będzie musiał nawet kiwnąć palcem. Załatwią wszystko za niego. Teraz, gdy jego umiejętność bryły ziemi osiągnęła poziom mistrzowski, wytwarzane przez niego cegły stały się większe i zdecydowanie cięższe. Przy takiej wadze większość potworów nie będzie stanowić problemu, ale nigdy nie wiadomo, ponieważ być może gdzieś tam znajdował się przytłaczająco silny potwór. Z czasem dotkliwy chłód panujący w górach zaczął dawać się Daunowi we znaki, który trząsł się z zimna i kichał. Aby zapobiec uczuciu zimna, postanowił wydobyć z ekwipunku skórę kolczastego dzika i się nią otulić, dzięki czemu poczuł się troszkę lepiej. Nie tylko jemu było zimno. Zmarznięty Pok-Kyu prędko wskoczył pod jego okrycie i przytulił się do niego. Był to niezwykle słodki widok. Dawn nakazał swoim golemom zatrzymać się na chwilę. Kiedy jego twory przystanęły, zrobiło się zdecydowanie mniej wietrznie. Dawn zaczął się zastanawiać, czy jeśli stworzy sufit, to czy nie zrobi się cieplej. Postanowił to sprawdzić. Nakazał swoim gorylom mieć oko na otoczenie, po czym przeszedł do działania i zaczął formować kształt z ziemi. Uznając, że jego twór powinien być nieco szerszy, zacisnął dłoń w pięść i użył swojej umiejętności. Wytworzony przez niego dach, przypominający naleśnik, był niezwykle cienki. Zrobienie tak cienkich rzeczy było wcześniej prawie że niemożliwe. Dawn był w szoku. Powierzchnia była tak gładka, że aż zaczął się zastanawiać, czy nie można było uznać jego dzieła za ceramikę. Nagle jeden z palców Dawna spowodował powstanie pęknięcia. Najwyraźniej jego dzieło było zbyt cienkie, w konsekwencji czego jego trwałość była słabsza. Dawn zauważył, że im szersza deska, tym powinna być grubsza, inaczej była słaba. Takie myślenie sprawiło, że w jego głowie narodził się kolejny pomysł. Zaczął podejmować kolejne próby, dochodząc do wniosku, że doświadczenie było o wiele ważniejsze od intuicji. Po wielu podejściach w końcu mu się udało. Dawn leżał na ziemi i dyszał, stukając palcem w swoje dzieło. Zastanawiał się, czy nawet jeśli sufit był wytrzymały, nie będzie problematyczne, jeśli się zawali. Momentalnie dostał oświecenia,
Jeśli zadaszenie będzie miało kształt łuku, wytrzyma własny ciężar i lepiej ich osłoni. Daun dodał kilka ościeżnic do konstrukcji. Następnie goryl ostrożnie umieścił zadaszenie na grzbiecie słonia. Mężczyzna od razu wskoczył do zagłębienia, które wytworzył, aby sprawniej transportować różne rzeczy, i położył się na plecach. Było przyjemnie, jednak nie nacieszył się tym długo. Do jego głowy zawitał kolejny pomysł. Daun zaczął się zastanawiać, czy nie powinien stworzyć również ścian, aby zablokować potwory, ponieważ tak czy inaczej nie mógł skryć się pod ziemią. Stwierdził więc, że powinien sprawić, aby poruszanie się po powierzchni było łatwiejsze. Po wyskoczeniu ze słonia znów było mu strasznie zimno, nie było więc innej opcji. Musiał stworzyć pomieszczenie z ogrzewaniem. Zaczął więc rzeźbić w brzuchu słonia. Po kilku godzinach ciężkiej pracy z trąby słonia buchnął dym. Daun udoskonalił swego golema, wytwarzając na jego grzbiecie ogrzewany pokój. Wnętrze konstrukcji było podzielone na trzy pomieszczenia. Pomieszczenie z piecem, które ogrzewa pokój ciepłem wytworzonym z ognia. Toaleta, z której ścieki wypływały poprzez dziurę w tyłku słonia. Oraz gabinet, na środku którego leżał kot ze skóry dzika. Daun stworzył również system ogrzewania podłogowego, który miał swoje ujście poprzez trąbę słonia. Jego kreatywność została oczywiście nagrodzona kolejnym osiągnięciem. Minęły 2 miesiące. Przewodnik gapił się w pozostałości po ziemnym golemie z otwartym pyszczkiem. Gracze zaś siedzieli na szczątkach ostatniego bossa i narzekali. Biały królik był załamany. Nie było dobrze. Jeśli jego przełożeni się o tym dowiedzą, będą kłopoty. Daun w tym czasie kontynuował swoje poczynania w Górach Śmierci, żałując, że nie było nikogo w pobliżu, aby mógł się pochwalić swoją armią, w skład której wchodził słoń, 4 goryle i Pok-Kiu. Mała armia przemierzała Góry Śmierci, poruszając się gęsiego jeden za drugim. Słoń stał na jej czele. Daun wyglądał przez okno pomieszczenia, stwierdzając, że nie dostrzega żadnych potwornych szczurów, czego przyczyną zapewne była wysokość, na której się znajdowali. W takim tempie bez przeszkód dotrą na szczyt. Daun pozwolił sobie wyskoczyć z golema, aby przez chwilę pozachwycać się widokiem. Po niedługiej chwili jego uwagę przykuła niewielka twierdza, znajdująca się nieopodal. Nie potrafił pojąć, czemu stały przed nim historyczne ruiny, skoro znajdował się w Górach Śmierci. Zdecydowanie nie powinno ich tu być. Daun zaczął również zastanawiać się nad ich nazwą, o której nie myślał zbyt wiele, od czasu, gdy królik po prostu tak je nazwał. Skoro konstrukcja nosiła miano historycznych ruin, w takim razie musiała powstać w odległej przeszłości. Zaczął się zastanawiać, czy to możliwe, że te historyczne ruiny były już obecne na tym świecie na długo przed rozpoczęciem gry. Daun prędko zauważył, że nie zdobędzie odpowiedzi od stania i gapienia się na nie, postanowił więc ruszyć naprzód i zbadać temat. Posiadał aż 5 golemów, nie miał więc o co się martwić. Pokonując schody, jego uwagę przykuła statua, której nigdy dotąd nie widział w północnych historycznych ruinach. Gargulec wyglądał, jakby był stworzony z kamienia i miał dziwne kolory. Był dobrze wykonany. Kiedy tylko Daun odwrócił wzrok od kamiennego stwora, ten gwałtownie poruszył się, wbijając zęby swego trójzęba w stopień, znajdujący się tuż przed jego nosem. Przerażony upadł na ziemię, jego rudy przyjaciel zaś aż cały się najeżył. Statua ożyła i wzbiła się ponad ziemię. Daun był zszokowany całym tym zajściem. Nie potrafił też pojąć, jakim cudem statua była w stanie latać, jednak rozumiał jedno. Zaraz będzie martwy. Bestia o ślepiach płonących na fioletowo zanurkowała, lecąc prosto na niego. Daun nakazał swym golemom zatrzymać przeciwnika, na co 3 goryle od razu posłusznie rzuciły się do walki. Gargulec wykonał szybkie cięcie za pomocą swej broni, pozbawiając jednego z golemów ręki. Następnie wykonał fikołek w powietrzu, unikając ataku pozostałej dwójki, w konsekwencji czego goryle zderzyły się ze sobą. Bestia uderzyła swym masywnym ogonem w głowę golema, roznosząc ją na kawałki. Gargulec był silny. Uwadze Dauna nie umknęło to, że jego goryle zaczynały się regenerować. Postanowił kupić im trochę czasu. Wytworzył blok z ziemi i nakazał słoniowi nim rzucić. Golem posłusznie wykonał polecenie, ciskając cegłą prosto w plecy przeciwnika. Jednak ten prędko pojął, co się działo, i osłonił się skrzydłem. Kiedy tylko kurz opadł, Daun zauważył, że pozostało ono w nienaruszonym stanie. Zaczął się zastanawiać, czy ziemia będzie w ogóle w stanie wygrać z kamieniem, bez względu na to, jak mocno ją zbryli. Nawet jeśli pozostawało to i tak jedyną rzeczą, jaką był w stanie teraz zrobić. Daun posłał w stronę gargulca kolejną cegłę i zarządził atak. 3 goryle rzuciły się na gargulca, chwytając go z dosłownie każdej strony. Sprytna bestia zawirowała, prędko pozbywając się przeciwników.
Dawn liczył na to, że jeśli jego golemy zaatakują go razem, to coś tym osiągnie. Jednak gargulec strząsnął je z siebie bez najmniejszego problemu. Zaczynało do niego dochodzić, że nie był w stanie już nic więcej zrobić. Wtedy to goryl numer 4 rzucił się na przeciwnika i złapał go w silny uścisk. Dawn nakazał pozostałym się wycofać. Golemy posłusznie ruszyły schodami w dół, opuszczając historyczne ruiny. Chwilę potem, w górach śmierci niedaleko szczytu, przystanął Dawn wraz ze swoimi golemami. Był zdziwiony tym, że gargulec zrezygnował z pogoni za nimi. Ataki jego armii zupełnie nic mu nie robiły, to był cud, że stracił tylko jednego goryla. Dawn zaczął się zastanawiać, co było nie tak z tymi ruinami. Statua, z którą się starli, nie była potworem, ponieważ minimapa nie pokazywała go na czerwono. A ponieważ było to poza etapem, nie powinien być to żaden boss. Kto by pomyślał, że po tym jak zdołali ominąć potworne szczury, na ich drodze stanęły ruiny. Te historyczne ruiny musiały być powodem, przez który szczury nie zapuszczały się na ten teren. Dawn był pewny, że za tym wszystkim stał jakiś sekret. Postanowił, że musi się tego dowiedzieć, za wszelką cenę. Miesiąc później, w połowie drogi do Gór Śmierci w tej krainie pełnej głazów i skał żył pewien kamieniarz. Dawn siedział przy potężnym głazie z młotkiem w dłoniach i kawałkiem suszonego mięsa w ustach. W pewnym momencie zdenerwowany mężczyzna poderwał się z miejsca, wypuszczając młot z dłoni i złapał się za głowę, krzycząc, że to nie było to. Golemy i Pokkiu przyglądali mu się z zakłopotaniem, podczas kiedy zaczął mówić sam do siebie, aby nieco ochłonąć i nie stracić cierpliwości. Uleganie złości równało się z przegraną. Po skosztowaniu porażki z rąk nieznanego stworzenia, Dawn intensywnie przygotowywał się do zemsty, jednak aby lepiej zrozumieć, czym były jego przygotowania, musimy się cofnąć w czasie o miesiąc. Dawn znajdował się w lesie wraz z Pokkiu, który wiernie siedział na jego ramieniu. Mężczyzna znalazł samotnie leżący na ziemi metalowy młot. Zaczął się zastanawiać, czy ktoś nie upuścił go przez przypadek. Choć zapuścił się w te rejony jedynie po to, aby stworzyć więcej golemów, zdobył nieoczekiwaną nagrodę. Ziemia nie może wygrać z kamieniem. Była to brutalna prawda, której nauczył się podczas ostatniej bitwy. Potrzebował więc broni wystarczająco silnej, aby była w stanie konkurować z kamienną statuą. Dawn zastanawiał się, czy nie było możliwości wykorzystania golemów w walce, a odpowiedzią, na którą wpadł po namyśle, było wręczenie golemom broni. Dlatego też Dawn był bardzo podekscytowany, że znalazł ten młot. Z czasem niestety okazało się, że metalowy młot nie był dobrą golemową bronią. Dawn wodził dłonią po kamieniu, który zdawał mu się być podobnym materiałem do tego, z którego był wykonany gargulec, postanowił dokonać na nim próby i wydobył z ekwipunku metalowy szpikulec. Mężczyzna przystawił kolec do kamienia i zaczął uderzać o niego młotem. Jego zastosowanie jako narzędzia było znacznie lepsze. Dlatego młot znaczył znacznie więcej niż zwykła broń. Jego zestaw umiejętności polega na produkcji i wytwarzaniu rzeczy. Dawn otarł pot z czoła, przyglądając się swojemu dziełu, zastanawiając się, czy było wystarczająco dobre i czy zdoła wykonać topór. Nie miał doświadczenia w pracy przy kamieniu, użył czystego wysiłku i skupienia i poświęcił cały miesiąc na rzeźbienie. Zamierzał wyposażyć każdego golema w 2 topory. Posiadał na razie 5, więc musiał stworzyć jeszcze 3. Za każdym razem, gdy machał młotem, od kamienia odpadał pojedynczy kawałek wielkości ziarna. Myślenie o tym tylko go męczyło. Dawn zbliżył się do potężnego głazu i uderzył w niego za pomocą żelaznego kolca i młota. Momentalnie rozbłysło oślepiające światło, które oznaczało nagrodzenie gracza osiągnięciem. Dawn został mistrzem rzeźbienia w kamieniu, przypomniało mu to czasy, jak otrzymał umiejętność zbrylania ziemi. Pragnął przetestować swoją nową umiejętność. Zastanawiając się, jak to zrobić, położył dłoń na kamieniu i wypowiedział jej nazwę. Jednak nic się nie stało. Postanowił więc uderzyć w niego pięścią, co niestety poza bólem nie przyniosło żadnych rezultatów. Dawn chwycił za młotek i ponownie wypowiedział nazwę umiejętności, po chwili uderzając w kamień. Jego cel złamał się na pół. Dawn był zachwycony osiągniętym rezultatem. Kamień złamał się z łatwością. Dodatkowo mężczyzna wcale nie musiał wkładać w to dużej ilości siły. Ciężkie dni zaczęły przelatywać mu przed oczami. Ta umiejętność była wspaniała i bardzo ułatwiała mu pracę. Każda kolejna próba rozbicia kamienia kończyła się sukcesem. Dawn postanowił więc przetestować ją na czymś o znacznie większych gabarytach. Mężczyzna zbliżył się do masywnego kamienia i uderzył w niego młotem. Uderzenie spowodowało pojawienie się kilku pęknięć na powierzchni głazu, jednak nie było w stanie przełamać go w pół. Jedno uderzenie zdecydowanie nie wystarczyło i było potrzeba ich znacznie więcej.
Dawn postanowił więc skupić się na produkcji toporów. Dzięki nabytej umiejętności czas produkcji znacznie się skrócił i wytworzenie jednego topora zajmowało mu jedynie godzinę. Ostatecznie zakończył swoją pracę. 8 idealnie wyrzeźbionych toporów stało przed nim. Po przetestowaniu umiejętności na przeróżne sposoby, Dawn był w końcu w stanie scharakteryzować jej możliwości. Po pierwsze, musiał uderzać czymś, co było twardsze niż kamień. Po drugie, im cięższym narzędziem wymachuje, tym łatwiej kamień pęka. Po trzecie, jest w stanie nadzorować kierunek, w którym kamień pękał. Dawn postanowił przetestować, co się stanie, jeśli uderzy w kamień bez szpikulca. Chociaż się złamał, po prostu został roztrzaskany w miejscu uderzenia bez żadnych kierunków. Proces ten jest powolny i niezbyt wydajny, a na ziemi pozostaje cała masa połamanych kawałków. Dawn uderzył w pozostałości, które spoczywały na ziemi po eksperymencie, w konsekwencji czego rozpadły się na jeszcze mniejsze kawałki. Kontynuował katowanie fragmentów kamienia, aż nie został zmielony na drobny mak. Na tym etapie przypominało to bardziej piasek niż kamień. Dawn wyciągnął dłoń do kubki drobinek i użył umiejętności zbrylania ziemi. Ku jego uciesze to zadziałało. Momentalnie pył uformował się w cegłę, która widniała w jego ekwipunku pod nazwą cegły piaskowej. Ponieważ materiał był taki sam, był tak samo twardy, jakby znów stał się kamieniem. Dawn postanowił, że będzie łamać kamienie w taki sposób i odtwarzać je, zastanawiając się przy okazji, jak bardzo umiejętność ulegnie zmianie, gdy osiągnie jej najwyższy poziom. Dawn trzymał w dłoni patyk, za pomocą którego rozrysował na ziemi plan działania. Przeciwnik był tylko jeden, jednak jeśli jego jednostki będą walczyć jeden na jednego, bez wątpienia polegną. A ponieważ wróg może latać, trudno będzie znaleźć przewagę środowiskową na otwartym polu. Jeśli starcie zamieni się w walkę czołową, mają szansę, ale jeśli gargulec ucieknie w niebo, nie miał pewności, co z tego wyjdzie. Stosowanie swojej nowej umiejętności na bestii było trochę zbyt niebezpieczne, cóż więc mógł uczynić, aby z łatwością się do niego zbliżyć? Dawn stwierdził, że skoro nie ma rozwiązania, to być może powinien powrócić do kopania tuneli, skoro nawet nauczył się, jak rzeźbić w kamieniu. Prędko jednak odrzucił tę wizję. Z jego aktualnym poziomem umiejętności zajęłoby mu to rok. Dawn przyglądał się swoim rysunkom, wtedy to do głowy wpadł mu nowy pomysł. Oryginalnie projektował swoje golemy w postaci słonia, jednak ponieważ sytuacja tego wymagała, stworzył goryla. Tym, czego potrzebował w tym momencie, była mobilność, aby z łatwością mógł zwalczyć swego wroga. Potrzebował więc stworzyć golema, który będzie posiadał ten rodzaj mobilności. Pokiu przyglądał się jego rysunkom, patrząc na Dawna pytająco. Mężczyzna prędko uraczył swego przyjaciela odpowiedzią, oświadczając mu, że idą stworzyć mu nowe rodzeństwo. Kamienny gargulec, dzierżący trójząb, stał dumnie na straży historycznych ruin. Kiedy tylko nieproszeni goście zaczęli się zbliżać do konstrukcji, bestia ożyła. Oczy stworzenia zapłonęły na fioletowo, trójząb zaś został skierowany w stronę Dawna i jego małej armii. Gargulec wzbił się w powietrze. Uformowane na nowo golemy zaś parły przed siebie w swej formie, posiadającej wysoką mobilność. Cztery jednostki centaurowych golemów pozostających w formacji, a za nimi podążał Dawn na swoim nowym golemie, do jeżdżenia w formie strusia z wiernym Pokiu na ramieniu. Z powodzeniem zdołał stworzyć kawalerię, dzięki swojej niesamowitej umiejętności zbrylania ziemi. Kto by pomyślał, że może uformować ziemię w dowolną formę tak długo, jak tylko trzyma na niej dłonie? Dawn odstawił oryginalne struktury golemów na bok. Na wypadek, gdyby jeszcze kiedyś ich potrzebował, wystarczyło ponownie wetknąć w nierdzeń. Gargulec zaryczał złowrogo, jednak Dawn ani trochę się go nie bał. Centaury zajęły miejsce przed czterema głazami. Ich pan nakazał im je podnieść, tak też uczyniły. Chcąc coś przetestować, nakazał nimi cisnąć prosto w gargulca. Przeciwnik zawirował z łatwością, omijając trzy pociski. Na szczęście ostatni zdołał go sięgnąć. Kamienna bestia otrzymała obrażenia, co z łatwością można było zauważyć po spękanym skrzydle. Mało tego, statua nie posiadała umiejętności pozwalającej jej na regenerację, co oznaczało, że nie posiadała rdzenia. Byli w stanie to wygrać. Dawn zasilił swoją armię kolejną porcją głazów. Centaury zaczęły rzucać nimi w przeciwnika, skutecznie łamiąc jego trójząb. Bestia nagrodziła za to golema przecięciem w pół, oddzielając tors od tułowia. Dawn nakazał wycofać się numerowi 1 i 4, zaś numery 2 i 3 miały kontynuować atak. Wykorzystując funkcję odzyskiwania golemów na swoją korzyść, atakowali w dwuosobowych oddziałach. Wydając precyzyjne rozkazy, byli też przygotowani na nieoczekiwane sytuacje. Cała ta bitwa była możliwa,
ponieważ Dawn kontrolował golemy o dużej mobilności. Bez względu na to, jak silny był gargulec, nie był w stanie poradzić sobie z niekończącymi się atakami, a Dawn, który szukał słabych punktów, doskonale widział, jak bestia słabnie. Kiedy tylko przeciwnik zbliżył się do ziemi, Dawn nakazał go pochwycić. Centaury posłusznie złapały bestię za stopę. Wtedy to Dawn dziko zaszarżował na gargulca, przypominając sobie słowa Seongwoo, aby najpierw zniszczyć dolną równowagę przeciwnika. Mężczyzna wzbił się w powietrze i nakazał swoim golemom ciągnąć bestię w dół. Tak też zrobiły, zaczęły ściągać gargulca na ziemię. Dawn wybił się z konstrukcji stworzonej z cegieł, otworzył ekwipunek i przeszedł do masowego uwalniania potężnej ilości ziemnych cegieł, które bezlitośnie zasypywały i przygniatały ciało gargulca. Dawn chciał wetknąć jedną z nich prosto w paszczę przeciwnika, jednak ten przegryzł ją za pomocą jednego kłapnięcia. W takim wypadku Dawn postanowił poczęstować go cegłą piaskową, której, tak jak się spodziewał, bestia nie była w stanie przegryźć. Mężczyzna pochwalił całą swoją armię, dobywając młota. Następnie zamachnął się nim i zastosował na gargulcu swoją najnowszą umiejętność rzeźbienia w kamieniu. Statua zastygła w bezruchu. Umiejętność Dawna, pozwalająca mu rzeźbić w kamieniu, wskoczyła na czwarty poziom. Udało im się pokonać bestię. Biały Królik był przerażony. Nawiedził go pawian, który był przewodnikiem etapu drugiego. Gryzoń skłonił przed nim głowę i powitał go, zastanawiając się, dlaczego ten brzydki drań w ogóle tu był. Istniała pewnego rodzaju hierarchia między przewodnikami. Im większą liczbą dungeonów zarządzali, tym wyższa była ich ranga. To też dlatego, że pawian był opiekunem dwóch dungeonów, jego stopień był wyższy od królika. Ponadto w porównaniu z bezimiennym królikiem, pawian był imiennym przewodnikiem. Biały Królik zapytał swojego gościa, z jakiej przyczyny postanowił przybyć do tego skromnego miejsca. Ten zaś zapytał, czy gryzoń aby na pewno właściwie wykonuje swoją pracę ostatnimi czasy. Królik odparł, że pracuje pilnie jak zawsze, jednak pawian nie był zadowolony z jego odpowiedzi. Zaczął go naciskać. Czy na pewno tak było, albowiem zaobserwował, że ilość ocalałych, którzy wchodzili na jego etap, podwoiła się. Dopytywał go, jak bardzo musiał zaniedbywać swoją pracę, skoro jego wydajność spadła w ten sposób. Biały Królik uważał swego rozmówcę za idiotę. To też był pewien, że ten się nie zorientuje. Zamiast tego jednak odparł, że od tej pory będzie pracował znacznie ciężej i że wcale się nie obijał. Przyczyną był błąd, który wciąż ujarzmiał bossa. Pawian oskarżył go o kłamstwo. Dawn stwierdził, że cegły wciąż mogą mu się jeszcze przydać, dlatego postanowił przechować je w swoim ekwipunku. Umiejętność rzeźbienia w kamieniu podniosła się z poziomu pierwszego, aż na czwarty przypuszczał, że przyczyną było to, że gargulec był jednym wielkim głazem. Było to jak najbardziej zrozumiałe. W końcu to był niesamowity przeciwnik. Byłoby wspaniale, gdyby posiadał też rdzeń. Jednak jeśli tak by było, posiadałby umiejętność pozwalającą mu na regenerację, a wtedy nie zdołałby go pokonać. W każdym razie, nigdy nic nie wiadomo. Z takim oto podejściem Dawn uderzył w pozostałości po statule za pomocą swej nowej umiejętności. Był zaskoczony jej efektywnością, jednak ostatecznie niczego nie odnalazł w szczątkach głowy gargulca. Tak czy siak, pocieszał się faktem, że udało mu się wznieść swoją umiejętność na wyższy poziom. Dawn ukrył dłonie w kieszeniach i wbił wzrok w znajdującą się przed nim konstrukcję, której bestia broniła do ostatniego tchu. Pamiętał, jak Królik nazwał to miejsce końcem świata. Postanowił więc zbadać sekrety, jakie kryły te ruiny. Kto wie, być może później odkryje kolejną z nich. Parł więc przed siebie wraz ze swoją armią. Wchodząc do wnętrza budynku, Dawn zwrócił uwagę golemowi numer 3, że ten zbytnio zostaje w tyle, a przecież mieli pozostać w formacji. Centaur posłusznie nadgonił tempo, dając mu po swojemu znać, że zrozumiał. Dawn zaś zatrzymał się na chwilę, zdumiony tym, co właśnie zobaczył. Dociskany przez pawiana Królik grał tak, jakby wszystko było w jak najlepszym porządku. Jednak opiekun drugiego etapu nie pozwolił robić z siebie głupca. Zauważył to. Doskonale wiedział o wyrzutku, który uniknął swego losu. Uszy Królika opadły w dół, tylko i wyłącznie po to, aby za chwilę stanąć dęba. Był przerażony faktem, że najgorsza możliwa osoba wiedziała o tym, że jego błąd spowodował usterkę. Dawn zasłaniał nos dłonią, oczyszczając powietrze za pomocą wolnej ręki. Po Q zaś rozglądał się wokół z zachwytem. Znajdowali się w otoczeniu całej masy kości, od których ciągnął odór. Mężczyzna zaczął się zastanawiać, o co chodziło z tymi wszystkimi kośćmi, prąc przed siebie w głąb konstrukcji. Dawn nie mógł w to uwierzyć, jak wiele zwłok gniło w tym miejscu. Postanowił więc na wszelki wypadek zachować ostrożność. Niczym na zawołanie, golem idący przodem aktywował pułapkę, znajdującą się w jednej z kamiennych płyt na ziemi.
Dwie strzały przebiły jego głowę. Dawn i Pok Q, aż się najeżyli, wyglądało na to, że przejście było usiane pułapkami. Na całe szczęście znajdowali się w środku formacji, a golemy nie mogły zostać ranne ani kontuzjowane. Kontynuowali wędrówkę w głąb historycznych ruin. Golemy przyjmowały na siebie wszystkie pułapki i oczyszczały drogę, niszcząc ściany, z których wylatywały strzały. Kiedy ciała golemów były dosłownie usiane strzałami, Dawn zarządził postój i zaczął oczyszczać centaury ze wszystkich pocisków, które przyjęły. Kiedy golemy wraz z Pok Q napinały mięśnie, regenerując się, Dawn badał wzrokiem strzałę, która niemalże się rozpadała. Jednak to nie było wszystko. Zamiast wrzącego oleju, z kotła wylewał się twardy olej w stanie stałym, a magiczne kręgi nie aktywowały się przez mech, który je obrósł. Dawn zaczął się zastanawiać, od jak bardzo dawna to miejsce pozostawało opuszczone. Nagle Pok Q zaczął biegać w kółko. Był dziwnie ożywiony. Dawn zapytał go, o co chodzi. Wiewiórka w odpowiedzi popędziła przed siebie, wskakując w szczelinę znajdującą się w ścianie. Mężczyzna natychmiast nakazał centaurom zburzyć ścianę. Golemy posłusznie wykonały rozkaz, ich twórca zaś obserwował to, w głębi ducha ciesząc się, że nie byli jego wrogami. Gdy tylko ściana runęła, oczom Dawna ukazał się Pok Q, wskazujący łapką na masywne drzwi, które znajdowały się tuż za nim. Wyglądało to jak pomieszczenie, w którym znajdował się boss, jednak powinien on być martwy. Dawn aktywował umiejętność rogatego dzika i pchnął drzwi. Kiedy tylko wrota stanęły przed nimi otworem, ich oczom ukazał się potężny szkielet smoka. Pok Q był oczarowany, aż ślinka pociekła mu z pyszczka. Pragnął pożywić się kośćmi bestii, jednak jego ludzki przyjaciel powstrzymał go od tego, twierdząc, że jest to niebezpieczne. Teraz już wiedział, że Pok Q wcale nie szukał tych drzwi, a jedynie kości. Nie mieli pojęcia, co może się wydarzyć, dlatego też nakazał wejść swym golemom do środka, w międzyczasie ściskając miłośnika kości w garści. Pok Q było niezwykle przykro. Miał ochotę skosztować stojącego przed nimi okazu, który z bliska wyglądał jeszcze bardziej imponująco. Po chwili uwagę Dawna przykuło coś, co wyglądem przypominało jakiś grobowiec. Było na nim coś napisane. Dawn nachylił się nad nieznanymi mu znakami. Wtedy to nagle błysnęło z nich światło, które oślepiło go na chwilę. Zaskoczony wypuścił Pok Q z ręki i zasłonił oczy dłońmi, upadając na ziemię. Zaczął się zastanawiać, czy przez przypadek nie była to pułapka. Wtedy to światło uformowało się w tabliczkę, litery zaś przybrały formę, którą był w stanie przeczytać. Został powitany i nazwany zakwalifikowanym. Dawn nie miał pewności, czy te słowa były kierowane do niego. Odpowiedź z potwierdzeniem nastąpiła niemalże natychmiast. Dawn pochwycił za młot i żelazny szpikulec, rozglądając się nerwowo wokół siebie, wykrzykując pytania o to, kim był jego rozmówca oraz gdzie się ukrywał. Okazało się, że był to zarządca smoczej kaplicy, kości zaś były właścicielem tego miejsca. Był to smok życia, RTA, który w chwili obecnej pozostawał w stanie hibernacji, choć zdaniem Dawna wyglądał, jakby spał wiecznie, czemu zarządca zaprzeczył. Dla smoka z życiem wiecznym śmierć jest tylko chwilowym snem. Obecnie Lord RTA przegrał wielką wojnę i wyczerpał swoje siły życiowe, co według Dawna w dalszym ciągu było jednoznaczne ze śmiercią. Zrobiło mu się szkoda zarządcy, albowiem myślał, że ten nie potrafi zaakceptować faktu, iż jego pan zginął. Na jego twarzy zagościł smutek, za co został upomniany, aby nie robił takich min, ponieważ smok naprawdę wciąż jeszcze nie umarł. Dawn postanowił więc udawać, że mu wierzy. Według zarządcy, dopóki ta świątynia stoi, Lord RTA jest niezniszczalny, a zmartwychwstanie smoka jest powodem istnienia tego sanktuarium. Dawn zapytał więc, dlaczego w takim razie wciąż nie został wskrzeszony. Zarządca twierdził, że przyczyną było to, że jego siła życiowa sięgnęła dna. Dawn nie powstrzymał się przed niemiłym komentarzem i stwierdził, że wszystkim innym nie udaje się ożywić innych z tego samego powodu, co jego rozmówca uznał za niegrzeczne i gdyby nie był zakwalifikowanym, użyłby go jako ofiarę. Dawn jednak w dalszym ciągu nie pojmował, co oznaczało całe to, że był zakwalifikowany. Zarządca wyjaśnił mu więc, że jest istotą, która pokonała wszystkie smocze próby, które zostały zorganizowane w celu sprawdzenia kwalifikacji, aby spotkać Lorda RTA. Dlatego właśnie został zakwalifikowanym. Dawn nie przypomniał sobie, aby pokonał jakiekolwiek smocze próby. Dopiero po chwili przypomniał sobie, jak stoczył bój z gargulcem i jak ciężkie były przygotowania do niego, a za te wszystkie trudy miał odziedziczyć smoczą świątynię. Dawn nie potrafił jednak pojąć, jakie niby miałby korzyści z odziedziczenia tego miejsca. Czuł się tak, jakby miał zostać nieodpłatną siłą roboczą, czym zdecydowanie nie był zainteresowany.
Zarządca oświadczył mu, że wkrótce umrze, czym w opinii Dauna jedynie próbował wzbudzić w nim współczucie. Rozumiał jego sytuację, jednak nie planował tkwić w takim miejscu jak to i wbrew pozorom był naprawdę zajętą osobą. Na zapytanie, z jakiego powodu odrzuca tę chwalebną pracę, odparł z przekonaniem, że aby odszukać swoich kompanów, jednak po chwili zawahał się i udzielił zupełnie innej odpowiedzi, którą był dom. Dom. Jego oryginalny świat, za którym tak bardzo tęsknił. Robił wszystko, co mógł, aby przetrwać w tej opustoszałej, nieznanej krainie, w którą został wrzucony. Emocje, o których z wielkim wysiłkiem próbował zapomnieć, powróciły i wstrząsnęły jego sercem. Zarządca poinformował go zaś, że jeśli właśnie to było jego celem, to w takim razie był inny powód, przez który powinien odziedziczyć świątynię Smoka. W momencie, w którym zostanie właścicielem świątyni, będzie zdolny do korzystania ze smoczej władzy, która zawiera moc niezbędną do osiągnięcia jego celu, zdolność instalacji bramy. Daun leżał na ziemi z rękami założonymi za głowę. Spokojnie układał myśli jako nowy władca historycznych ruin. Zarządca objaśnił mu, że nie ma miejsca, do którego nie mógłby się dostać za pomocą bramy. Nawet różne wymiary były dostępne. Jednak instalując bramę, musi wydać dużo energii życiowej. Im dalej jest cel podróży, tym więcej energii potrzebuje. Sama energia życiowa zaś była ofiarą. Według poprzedniego zarządcy świątyni należy złożyć ofiarę, aby zebrać energię życiową i użyć autorytetu smoka. Najwyraźniej zarówno istoty żywe, jak i przedmioty nienarodzone posiadają w sobie energię. W tym momencie Daun zrozumiał, że to coś wcale nie jest nagrobkiem, ale ołtarzem. Postanowił więc dokonać testu i postawił na nim kawałek mięsa, który momentalnie został pochłonięty. Zarządca dokładnie sprecyzował, co to było za mięso, z jakiej partii ciała i w jaki sposób zostało przyrządzone. Jednak nawet jeśli było ono dobrej jakości, nie może użyć władzy za pomocą prostego kawałka mięsa. Daun otworzył więc ekwipunek i zasypał ołtarz całą kupą mięsa. Zarządca był zaskoczony, pozwolił sobie zbadać Dauna, oczywiście za jego uprzednią zgodą. Teraz zaczynał wszystko rozumieć. Mężczyzna był egzystencją, która została już przedstawiona jako ofiara, a jego okno stanu jest znakiem, który smok śmierci graweruje na swoich ofiarach. Daun był w szoku. Wygląd jego okna statusu się nie zmienił, ale miał nadzieję, że znak ofiary zniknął. Nie mógł w to uwierzyć, że miał na sobie taki znak. Zaczął się zastanawiać, czy w takim razie oznaczało to, że Seung Wu i inni też byli ofiarami. Daun zgodził się, aby zostać panem ruin, ponieważ zarządca powiedział, że wymarzy to znak ofiary, dzięki czemu dodatkowo zdobył autorytet smoka, którego zawartość była bardzo atrakcyjna. Potrafił instalować pułapki, instalować przestrzenne drzwi i przywracać rzeczy do pierwotnego stanu. Daun wywołał Alfę, aby zapytać, czy jeśli złoży ofiarę i zainwestuje energię życiową w umiejętność, to czy będą rozwijać się i rosnąć, na co zarządca przytaknął. Daun postanowił, że nawet jeśli to będzie dungeon, bądź ruiny, smok życia, a nawet smok śmierci, użyje ich wszystkich, aby zrealizować swoje cele. Jego następnym krokiem, który chciał podjąć, było przyniesienie potężnej ilości ofiar. Jego ważne postanowienie przerwał zarządca, proszący o to, aby powstrzymał Pokkyu przed jedzeniem kości Lorda Ertia. Biały Królik nie był w stanie uwierzyć własnym uszom. Został zdegradowany. Zadowolony pawian poprawił swój cylinder, przypominając mu, że wszyscy uczestnicy są jedynie ofiarami smoka śmierci, a w momencie, w którym pozwolił jednej z nich uciec, zawiódł jako przewodnik. Po to właśnie przybył, aby pozbawić go wszelkich uprawnień i przejąć etap pierwszy. Małpa oświadczyła, że od tej pory jest oficjalnie odpowiedzialny za ten obszar i królik ma zejść z jego oczu. Zszokowany gryzoń odparł na to, że to miejsce jest jego domem, gdzie w takim razie miałby się niby udać. Pawian zaś nakazał mu odszukać i schwytać wyrzutka, aby następnie sprowadził go przed jego oblicze. Jego zdaniem wszelkie błędy powinny zostać usunięte, dlatego więc po ponownym oznaczeniu wyrzutka za pomocą znaku pozbawi go życia. Miała to być ostatnia misja Białego Królika, albowiem według domyśleń stworzenia o białym futerku jego również planował zabić. W tym samym czasie Daun dowiedział się od zarządcy, że jeśli będzie chciał powrócić do domu, będzie musiał znaleźć następcę, który zajmie jego miejsce i przekazać mu świątynię. Używając wymówki, którą było poszukiwanie następcy, Daun wyrwał się z tego miejsca. Nie mógł porzucić Seung Wu i pozostałych, poza tym wciąż był ciekawy, co znajduje się za górami śmierci. Następnego dnia w górach śmierci. Zdegradowany przewodnik przemierzał nieznane mu tereny, w poszukiwaniu Dauna. Biały Królik podążał szlakiem obserwatoriów, które Pan Błąd pozostawił po sobie.
Daun obserwował ołtarz ze skrzyżowanymi rękami. Płonęła na nim dość pokaźna ilość mięsa. Ofiara była wystarczająca. Postanowił więc użyć pierwszej z trzech umiejętności, które nabył, i zainstalować bramę. Dłonie Dauna spoczywały na podłodze. Kawałek przed nim zaś wyrosły z ziemi wrota lśniące na złoto. Stojąc przed swoim dziełem, zaczął się zastanawiać, dokąd też mogą prowadzić magiczne drzwi. Zarządca pośpieszył z wyjaśnieniami, że póki co donikąd, i poinformował go, że potrzebuje dwóch wrót, aby móc się przemieszczać pomiędzy nimi. Daun się oburzył, stwierdzając, że w takim razie jest to bezsensowne, skoro jedyne, co może zrobić, to postawić wrota przed swoim domem. Alfa uświadomił go, że tak jest tylko na poziomie pierwszym i po opanowaniu umiejętności bramy będzie mógł udać się tam, gdzie tylko zechce. Jednak fakt, że musiałby składać ofiary przez kolejne 20 lat, aby stało się to możliwe, był jakimś jednym wielkim żartem. Na chwilę obecną jednak wszystko już rozumiał, postanowił więc zakończyć testy na nowych umiejętnościach i zainstalował kolejną bramę. Po chwili para połączonych ze sobą wrót stała przed nim otworem. Zarządca poinstruował go, że jeśli wejdzie do jednych wrót, to wyjdzie z drugich. Daun postanowił to przetestować, przeszedł więc przez pierwsze wrota, aby chwilę po tym wyskoczyć z kolejnych. Próba się powiodła, jednak niestety tylko jemu. Pok Q uderzył o lśniącą powierzchnię i upadł na ziemię. Nie był w stanie przebyć wrót. Okazało się, że dopiero wtedy, gdy Daun udzieli komuś zezwolenia, ktoś inny poza nim samym będzie mógł przebyć wrota. Daun od razu udzielił wiewiórce dostępu. Zadowolony Pok Q w mgnieniu oka przebył wrota. Daun szybko się zorientował, że w takim razie powinno to również zadziałać na jego golemy. Nawet jeśli ta sztuczka pochłonęłaby całą masę magicznej energii, byłoby to możliwe. Oznaczało to, że będzie mógł przyzwać swoją małą armię w miejsce, w którym się znajduje. Zarządca zapytał, czy nie byłoby lepiej, gdyby po prostu używał wrót do ucieczki, co zdaniem Dauna również nie było wcale złym pomysłem. Daun strasznie zesztywniał od tego wszystkiego. Postanowił więc wyjść na trochę na zewnątrz, aby nieco się orzeźwić. Mężczyzna przez cały czas zastanawiał się, co jest poza tym miejscem. Postanowił to sprawdzić, zbliżając się do klifu. Daun powoli spojrzał w dół. To, co ujrzał, niezwykle go zaskoczyło. Przyrównał to do morza chmur. Był to niezwykle piękny widok. Daun postanowił zapytać Alfę o to, co znajduje się na dole, jednak zarządca miał to zupełnie gdzieś. Nie dbał o to, co działo się poza kapliczką. Postanawiając nieco się podbudować, Daun stwierdził, że zwykli ludzie byliby przerażeni tą sytuacją, ale on był inny. Miał już wcześniej podobne doświadczenia. Alfa podsumował zaś jego wypowiedź, twierdząc, że nikt nie pytał. Mężczyzna miał to jednak gdzieś i postanowił wznieść kolejne obserwatorium. Daun zaczął obserwować minimapę, załączając sobie przy okazji tryb ukazujący mu całą topografię. Szary jako skały, brązowy jako ziemia, zielony jako drzewa. Z mapy wynikało to, że na dole znajdował się las. Początkowo Daun czuł obawę związaną z tym, że miejsce było nazywane krańcem świata. Na szczęście okazywało się, że na dole jest ziemia. Zarządca od razu wystrzelił z pytaniem o to, czy Daun zamierza tam zejść. Nie chciał stracić następnego menedżera, którego w końcu udało mu się znaleźć. Jego następca jednak pozostawał nieugięty w swoim postanowieniu. Daun zszedł z obserwatorium i powrócił na klif. Zarządca zaś zaczął go dopytywać o to, dlaczego tak zrobił. Mężczyzna dogryzł mu, stwierdzając, że w końcu to on sam kazał mu dbać o swoje życie. Następnie poprosił go, aby ten chwilę poczekał, ponieważ potrzebował momentu do namysłu. Po tych słowach Daun wydobył z ekwipunku młot i żelazny pręt. Miał nadzieję, że mu to w pełni wystarczy. Alfa zaś nie mógł usiedzieć w ciszy i zapytał o jego dalsze zamiary. Daun odparł, że zamierza zrobić schody za pomocą swojej umiejętności, która znajdowała się na czwartym poziomie, dzięki czemu był w stanie kontrolować kierunek i głębokość cięcia. Pomimo wyjaśnień, Alfa w dalszym ciągu nie wiedział, jak jego następca zamierzał zrobić schody. Daun nakazał mu więc obserwować. Mężczyzna położył dłoń na kwadracie, który wyrył w kamieniu, aby następnie umieścić go w swym ekwipunku. Zarządca zauważył, że jeśli zastosuje tę metodę, to rzeczywiście zdoła dostać się na sam dół. Daun mu przytaknął, chociaż cały ten zabieg zabierze mu trochę czasu. Poziom jego umiejętności powinien się zwiększyć w trakcie. Postanowił więc przejść do dzieła. Seung Wu i jego drużyna przemierzali lasy. Piegowata dziewczyna nerwowo się rozglądała wokół siebie, czując lekki niepokój, co nie umknęło uwadze Seung Wu, który nawiązał z nią rozmowę, aby ją pokrzepić. Mężczyzna nie martwił się tym, jacy będą silni wrogowie,
odkąd etap się zmienił, ponieważ wierzył w drużynę, która pokonała już niezliczoną ilość przeciwników. Stali się naprawdę silni, dlatego wiedział, że nieważne gdzie się znajdą, na pewno przetrwają. Seong Woo posiadał umiejętność niezłomnej woli, dzięki której nieważne w jakiej sytuacji się znajdzie, nie straci morale i nawet gdy zostanie zraniony, to jego zdrowie będzie spadać powoli. Jego ciepłe i delikatne słowa, które niosły ze sobą przekonanie, uspokoiły niespokojne serca jego towarzyszy. Jedna z członkiń drużyny, dzierżąca w dłoniach worek, zapytała Seong Woo, czy powinni posadzić w tej okolicy ziemniaki, na co ten jej przytaknął. Po chwili jego wzrok przykuła wznosząca się w oddali góra. Wyglądała mu znajomo. Wtedy to nagle pojawiła mu się przed nosem informacja o tym, że znaleźli się w etapie czwartym. Da-un przecierał pot z czoła. Uznał, że to dobry moment na drobny odpoczynek. Było to zupełnie nowe doświadczenie w porównaniu z kopaniem na równinach. Zaszedł całkiem daleko, a więc chodzenie za każdym razem w górę i w dół będzie męczące. Postanowił więc postawić wrota w miejscu, w którym skończył. Zarządca pochwalił jego pomysł, jednak Da-una ogarnęło przerażenie. Przypomniał sobie o ołtarzu i życiowej energii. Zarządca jednak prędko go uspokoił, informując go o tym, że jest połączony z ołtarzem i może składać ofiarę gdziekolwiek się znajduje. Wystarczyło, że po prostu ją zje. Kiedy jego sytość osiągnie 100%, reszta konsumpcji zostanie zamieniona na ofiarę. Da-un był zaskoczony tym, jakie to było proste. Postanowił więc to sprawdzić i wetknął do ust kawałek mięsa. Po pewnym czasie stwierdził, że nie może już napychać się na skraj eksplozji, nawet jeśli to było tak satysfakcjonujące zajęcie. Wyczerpany przewodnik z trudem przemierzał góry. Był niezwykle głodny. Czekała go jeszcze daleka i wysoka droga. Biały królik zacisnął łapki w pięści i wykrzyczał na głos, że wędrówki to gówno. Było mu zimno, był głodny i zmęczony. Zaczął się zastanawiać, ile czasu minęło od jego ostatniego wynagrodzenia. Jego wynagrodzenie stanowiło pojedyncze prawo do zabijania, które otrzymywał na początku każdej gry. Energia życiowa zdobyta przy użyciu prawa do zabijania trafia wtedy do przewodnika. Uważał, że wszystko to, co go spotkało, było winą Da-una. Spojrzenie królika spotkało się ze spojrzeniem szczura stojącego na kamieniu. Czerwonooki gryzoń wydał z siebie donośny pisk. Biały królik poczuł, jak oblewa go pot. Był zaskoczony faktem, że zwierzę jest w stanie go zobaczyć, po chwili jednak szczur zeskoczył ze skały i zaczął biec w górę. Były przewodnik jeszcze przez chwilę trząsł się ze strachu. Przez chwilę pomyślał, że gryzoń naprawdę go widzi, przez co nieźle się przestraszył. W tej chwili nie było jeszcze tak źle, ale jeśli straci więcej sił, bestie mogą uznać go za pożywienie. Królik kontynuował swoją wędrówkę, wznosząc się nad ziemią. W pewnym momencie wskaźnik jego zdrowia z 20 spadł do 19, w konsekwencji czego momentalnie spadł na ziemię, wprost przed pyszczki trzech szczurów. W tym momencie stracił swoją umiejętność latania, jednak po chwili zdał sobie sprawę z tego, że za chwilę może stracić coś więcej niż tylko umiejętność. Chmara szczurów rzuciła się w pogoń za swoją zwierzyną. Biały królik potrzebował się gdzieś ukryć. Jego wybór padł na jedno z obserwatoriów, które znajdowało się w jego zasięgu. Były przewodnik wbiegł do środka i spojrzał w górę. Na szczyt obserwatorium prowadziła cała masa schodów. Biegnąc przed siebie po stopniach narzekał na wysokość postawionego obserwatorium oraz szczury, które mu nie odpuszczały. Biały królik zdołał dotrzeć na szczyt. Wtedy to odwrócił się w stronę przejścia. Kiedy tylko wyłoniły się z niego bestie, zaczął machać łapkami. Pomimo to, że wyglądał słabo, wciąż miał w zanadrzu kilka sztuczek. W końcu był przewodnikiem pierwszego etapu. Jego głównym planem było poprowadzenie potwornych szczurów na dach obserwatorium i pokonanie ich pojedynczo, gdy opuszczały wąskie przejście. Dzięki swojej doskonałej strategii, królik uzyskał przewagę i zdołał przytłoczyć potworne szczury swoimi umiejętnościami walki, pomimo utraty zdolności jako przewodnika. Jednakże jego zdrowie i sytość spadły do 1%. Nie zamierzał tu umrzeć, mierząc się z tymi słabeuszami. Królik opierał się plecami o ścianę, ciężko dysząc. Wiedział, że szczury były głodne tak samo jak on. Nawet on nie był w stanie już dłużej walczyć. Bestie ani na chwilę się nie zatrzymywały. Biały królik widział, że są głodne, jednak nie zamierzał dać im za wygraną. Postanowił rzucić się ze szczytu obserwatorium, wystawiając w stronę gryzoni środkowy palec. Uznał to za zdecydowanie lepsze wyjście od bycia pożartym żywcem. Lecąc w dół, przeklinał pawiana i Da-una. Kiedy tylko zbliżył się do ziemi, pochwyciły go czyjeś dłonie.
Biały królik wpadł prosto w ręce Dauna, który przybył, aby sprawdzić, dlaczego szczury zaczęły się tu zbierać. Mężczyzna był zaskoczony tym, że go widzi. Zapytał więc, dlaczego przewodnik spadł z góry. Jedną jedyną rzeczą, jaką biały królik był w stanie z siebie wyrzucić, było to, że cofa swoje słowa, po czym stracił przytomność. W pomieszczeniu unosił się przyjemny zapach, który dotarł do nozdrzy byłego przewodnika zaraz po jego przebudzeniu. W jego uznaniu był nieziemski, musiał sprawdzić, co to jest, więc poderwał się do siadu. Znajdował się w smoczej świątyni. Przed nim zaś stało niewielkie naczynie wypełnione złocistymi frytkami o kuszącym zapachu. Z ust królika zaczęła ciec ślina. Kiedy tylko wypiął język, aby posmakować tych pyszności, zostały mu zabrane sprzed nosa przez Dauna, który zapytał, kim też on jest, żeby lizać te frytki ziemniaczane, które zrobił z takim wysiłkiem. Wtedy to biały królik uświadomił sobie, że to wcale nie był sen. Daun naprawdę uratował go przed śmiercią. Otępiony głodem stwierdził, że już go to nie obchodzi. Pokłonił się przed mężczyzną, prosząc o jednego gryza. Daun nie miał pojęcia, co się z nim stało. Królik zaś kontynuował swe błaganie z głową przy ziemi, desperacko prosząc o choćby jednego gryza. Daun patrzył na niego z góry, aż w końcu padła z jego ust prośba o to, aby królik został jego następcą, jeśli chce jedną frytkę. Zaskoczony królik uniósł głowę, powtarzając po nim jego słowa z zakłopotaniem. Daun pośpieszył z wyjaśnieniami, że w jakiś sposób został mistrzem świątyni, a królik ma już doświadczenie w zarządzaniu. Dobrze więc byłoby mieć doświadczonego następcę. Po wyjaśnieniach zapytał go, co o tym myśli, podsuwając mu frytki pod nos. Dopiero po chwili zastanowił się, czy króliki w ogóle jedzą ziemniaki. Biały królik wyrwał mu frytki z dłoni, twierdząc, że wcale ich nie jedzą, ale mówiąc to zaczął się nimi zajadać. Daun skrzyżował ręce na piersi, dopytując, czy naprawdę były aż tak dobre. W końcu nawet ich nie przyprawił. Po skonsumowaniu wszystkich frytek królikowi się odbiło. W końcu poczuł, że żyje. Daun wyjaśnił, że używał ziemniaków uprawianych w lochu, po czym zapytał, czy to nie sprawi problemu przewodnikowi. Biały królik odparł na to, że został zdegradowany, więc nie dbał już dłużej o zasady. Daun był zdziwiony jego odpowiedzią. Od razu zapytał o to, dlaczego tak się stało. Królik w podzięce wyjaśnił mu wszystko, co się wydarzyło. Mężczyzna zaczął rozmyślać nad jego słowami. Przewodnik etapu pierwszego się zmienił. Wyglądało również na to, że ten pawian jest zdecydowany zabić królika. Daun zapytał o to, czy skoro królik przebył całą tą drogę, aby sprowadzić go przed oblicze pawiana, czy na pewno powinien mu to wszystko mówić? Ten na to odparł, że podjął już decyzję. Tak, czy inaczej miał przerąbane. Daun zaś sam wyszedł z propozycją tego, aby królik został jego następcą. A jednak w każdym kryzysie jest szansa. Biały królik zasalutował mu więc, przysięgając swoją wierność. Piękną ceremonię przerwało zapytanie Alfy o to, czy może się już wtrącić. Dopiero w tej chwili do białego królika dotarł fakt, że jest to emblemat smoka życia, a on sam znajdował się w świątyni Ertei. Alfa zarządził, aby najpierw udali się pod ołtarz. Następca Dauna zaś zaczął dopytywać, czy zamierzają złożyć go w ofierze. Zarządca prędko go uspokoił, twierdząc, że z jednego królika nie będzie żadnego użytku. Mężczyzna zaś zapewnił go, że wcale tego nie zrobią i kazał mu po prostu za nimi iść. Biały królik był zdziwiony faktem, że te drzwi rzeczywiście można otworzyć. Daun odparł mu, że skoro zaskoczyło go coś takiego, to będzie oszołomiony, gdy zobaczy drugą stronę. Daun powoli pchnął masywne drzwi. Królikowi zaś opadła szczęka na widok sadzonek. Mężczyzna powitał go na swoim polu ziemniaków. Biały królik był zaskoczony faktem, że Daun postanowił zrobić pole ziemniaczane w świętym pomieszczeniu bossa. Na widok kości zaczął zastanawiać się nad tym, czy nie był to Ertea. Daun odniósł się do tego, twierdząc, że każdy musi coś jeść, aby przetrwać. Alfa był zachwycony i miał się zaraz rozpłakać łzami radości, że pojawił się nowy przybysz, który ma zdrowy rozsądek. Daun nie wiedział, co jest z nimi nie tak. Dawny przewodnik zapytał, czy mężczyzna żył tak przez cały ten czas, na co ten odparł, że stworzył schody, dbał o swoje uprawy. Od czasu do czasu zabijał też kilka szczurów, aby wykorzystać je jako ofiary i tak się złożyło, że pojawił się tam, gdzie on i go uratował. W uznaniu królika było to niesamowite. Po prostu niesamowite. Postanowił zapytać również o to, w jaki sposób Daun zdołał zabijać szczury. Mężczyzna otworzył usta i zawołał swoich chłopców, po czym zapytał o to, co królik o tym myśli. W tym momencie biały królik zrozumiał, że wytworzył te rzeczy, pozbywając się ostatniego bossa. Gryzoń spuścił głowę, stwierdzając, że Daun jest absurdalnym człowiekiem. Po chwili jednak wyznał, że był zachwycony tym absurdem. Królik robił co w jego mocy, aby przystosować się do otoczenia.
W rozmowę wtrącił się zarządca, prosząc, aby królik wszedł na ołtarz, jeśli już skończyli. Gryzoń we fraku posłusznie wykonał polecenie, wskakując na ołtarz. Alfa polecił, aby następnie mistrz świątyni położył rękę na ołtarzu. Daun otrzymał nową umiejętność, dzięki której mógł mianować nowego kierownika świątyni. Okazało się też, że gdy spełnia określone warunki, zdobywa nowe umiejętności. Daun chciał się dowiedzieć, jakież to warunki spełnił. Jednak Alfa stwierdził, że jego obecny status wciąż nie pozwala mu ujawnić wszystkich informacji. Daun prędko zrozumiał, że chodziło mu o ofiary. Domyślał się również, że będzie musiał wszystkiego spróbować. Stojący na ołtarzu królik nie wiedział, co się dzieje, zapytał więc, o co chodzi. Daun nie wiedział, czy miał szczęście, czy pecha. Kto by pomyślał, że zwiąże się z tym cholernym królikiem właśnie w ten sposób? Dłoń mężczyzny momentalnie rozbłysła, kiedy postanowił użyć umiejętności wyznaczania kierownika. Momentalnie królik zaczął tryskać energią, jego frak zaś lśnił jasną mieszanką przeróżnych kolorów. Otrzymał nowe ubranie, zyskał również nowy tytuł. Zdaniem królika było to niesamowite. Nie był już dłużej przewodnikiem, ale kierownikiem pośrednim. Alfa wyjaśnił, że jego doświadczenie zostało rozpoznane i wzięte pod uwagę. Królik był wniebowzięty tym faktem, co nie umknęło uwadze Dauna, który był zaskoczony tym, że były przewodnik był aż tak szczęśliwy. Biały królik zeskoczył z ołtarza i pokłonił się, następnie przysiągł Daunowi swoją wierność i nazwał go swym panem. Mężczyzna poczuł się zakłopotany tym oświadczeniem. Nakazał mu, aby przestał, bo było to krępujące. Królik stwierdził jednak, że Daun jest panem tej świątyni oraz że wiele razem przeszli i zasugerował, aby zaczęli od nowa, od teraz żyjąc w zgodzie. Daun przyznał mu rację, rzeczywiście sporo razem przeszli, nakazał mu więc uklęknąć. Królik był z lekka zakłopotany jego słowami, jednak wraz z tytułem otrzymał również nowego pana. Daun zakręcił palcem, nakazując mu spuścić wzrok. Tak oto królik otrzymał swoje pierwsze polecenie, a były nim ziemniaki. Cała masa ziemniaków. Byłego przewodnika zaczęły oblewać poty. Postanowił zapytać Dauna, czy naprawdę musi pracować w tak niekomfortowej pozycji. Ten zaś nakazał mu pomyśleć o tym, jak okaże za wszystkie jego występki. Przez myśl królika przeszło, że wcale nie był kierownikiem, a niewolnikiem. Będzie musiał coś wymyślić. W tym samym czasie w lesie pochodzenia rogaty dzik szarżował na mężczyznę w czarnym odzieniu. Po chwili polała się krew. Uczestnik nie zdołał obronić się przed bestią. Całemu temu zajściu przyglądał się pawian, stwierdzając, że uczestnicy tej rundy umierają bardzo dobrze. Przewodnik wyczuwał, że piętno królika zostało odcięte. Był bardzo ciekawy, co też się z nim stało. Na podłodze leżała miska z ciepłymi ziemniakami. Daun zawołał swojego kierownika, aby ten przyszedł na posiłek. Biały królik zauważył, że mężczyzna nazywa to warzywo ziemniakiem, choć w rzeczywistości były to korzenie roślin zjadających ludzi. Następca Dauna zauważył, że podłoga w tym pokoju jest dziwnie ciepła w przeciwieństwie do innych pokoi. Nie mylił się. Był to system ogrzewania podłogowego, który stworzył pod uprawę. Przy okazji zajadania się ziemniakiem królik zapytał również o to, czy Daun pozbył się tej wiewiórki, która ciągle za nim chodziła. Mężczyzna odparł, że nie, a pytanie to zadziałało niczym przywołanie. Pokkiu pojawił się przy nich z policzkami wypchanymi do granic możliwości. Zaskoczony królik zapytał o to, co wiewiórka ma w buzi. Daun odparł, że Pokkiu kocha jeść kości. Po chwili rudy gryzoń zaczął wdrapywać się na jednego z golemów, a były przewodnik nie pozostawił tego bez zapytania. Pokkiu wykopał małą dziurę w szyi golema, aby następnie umieścić w niej zawartość swoich policzków i ją zakopać. Daun pochwycił swojego rudego przyjaciela za puchaty ogon i ściągnął go z golema, stwierdzając, że był to jego nawyk gromadzenia jedzenia. Następnie nakazał Pokkiu przestać niepokoić golemy. Biały królik przyglądał się temu wszystkiemu z ustami pełnymi ziemniaków. Momentalnie coś przykuło uwagę Dauna. Pokkiu zaś wierzgał się bezradnie. Po chwili mężczyzna stwierdził, że królik otrzymuje nowe zadanie. Następca Dauna był zaskoczony. Zaczął się tłumaczyć tym, że właśnie leży po posiłku i czy jego szef nie jest zbyt nierozsądny. Mężczyzna nakazał mu przestać mówić bzdury i podnieść się. Na buzi królika pojawił się grymas. Jego zdaniem staranni i ciężko pracujący szefowie są najgorsi. Zadaniem białego królika okazało się przynoszenie kości. Był tym faktem z lekka oburzony. Rzucił stertę kości na podłogę i zażądał od Dauna wyjaśnień. Chciał wiedzieć, po co kazał mu zebrać te kawałki kości. Mężczyzna odparł, że znalazł kością pewne zastosowanie, po czym nakazał swoim golemom się zbliżyć.
Następną komendą, jaką im wydał, było rozbicie kości. Golemy zaczęły zgniatać gnaty za pomocą swych ciężkich kopyt. Biały królik zaś przyglądał się temu wszystkiemu ze spuszczonymi uszami, stwierdzając, że nie powinien z nimi walczyć. Kiedy golemy skończyły, Daun skorzystał ze swojej umiejętności oczyszczania, po czym nakazał królikowi rozsypać proszek kostny po polu. Na zapytanie po co, odparł, żeby używać go jako nawozu. Biały królik podsumował to jedynie komentarzem o tym, że Daun zdecydowanie zbyt ciężko pracuje. Chociaż żywy Daun dał królikowi wiele chwil cierpienia, były też chwile wesołości i radości. Na przykład jedzenie. Jego ulubionym był boczek wieprzowy z rogatego dzika. Smakowało jak raj. Była jeszcze jedna rzecz, którą uwielbiał. Etap pierwszy. Historyczne ruiny. Pawian stał nad kupką ziemi, zastanawiając się, gdzie zniknął ostatni boss etapu pierwszego. To właśnie było drugą rzeczą, którą uwielbiał królik. Przemierzając podziemny korytarz, Daun dostrzegł, że królik nie posiadał się z radości. Zapytał więc, dlaczego były przewodnik był tak szczęśliwy. Biały królik zaśmiewał się pod nosem, odpowiadając mu, że założy się, że ten małpi drań oszaleje, dostrzegając nieobecność golema. On sam znał to uczucie aż zbyt dobrze. Były przewodnik nie miał pojęcia, że pod ruinami znajdował się podziemny tunel, co tłumaczyło to, dlaczego nie mógł wcześniej odnaleźć Dauna. Mężczyzna stwierdził, że królik w jakiś sposób brzmiał na zirytowanego i obrażonego, czemu ten od razu zaprzeczył, twierdząc, że po prostu podziwiał jego pomysłowość. Następnie zapytał, czy Daun zamierza przychodzić tu za każdym razem i zasugerował, aby zamontować tu bramę. Mężczyzna pochwalił ten pomysł i tak też zrobił. Postawił magiczne wrota, dzięki czemu szybciej powrócili do kapliczki. Zarządca skrytykował czyn Dauna, stwierdzając, że ten znów marnuje energię życia. Mężczyzna jednak twierdził, że nie jest to marnotrawstwo, a inwestycja. Dopiero po chwili Daun dostrzegł, co się stało pod ich nieobecność. Sadzonki dość mocno się rozrosły i w pełni się rozwinęły w rośliny zjadające ludzi. Mężczyzna przypuszczał, że przyczyną był proszek z kości, który dość efektywnie przyspieszył ich rozwój. Było mu smutno, ponieważ rośliny, które hodował z miłością i troską, próbowały go teraz zjeść. Alfa jednak wierzył, że będzie praktyczne, jeśli użyje umiejętności instalacji pułapki. Biały królik od razu podłapał ten pomysł. W końcu, skoro zarówno on, jak i Daun należeli do tej kapliczki, to jeśli te rośliny zostaną mianowane pułapkami, to nie będą ich atakować. Dzięki temu sprawią, że rośliny uznają ich za sojuszników. Dotykając opuszkiem palców jednego z pnączy, Daun stwierdził, że jest to całkiem przydatna umiejętność. Czas mijał, a dungeon resetował się, przynosząc nowych uczestników. W międzyczasie Daun stał się rzeźbiarzem schodów. Nawet Biały Królik stwierdził, że nikt na tym świecie nie jest większym pracoholikiem od niego. Jednak w końcu Daun opadł z sił i położył się na ziemi. Był wyczerpany i marzył o zjedzeniu czegoś słodkiego. Królik przesiadywał przy nim. Niebo było pomarańczowe. W lesie pochodzenia zbliżał się zachód słońca. Daun i królik wyruszyli na poszukiwania miodu, który podobno znajdował się w kwiatach zjadających ludzi. Tak przynajmniej kiedyś usłyszał były przewodnik od jednego z uczestników, kiedy ten był zjadany przez roślinę. Daun odsunął krzaki sprzed twarzy i wtedy ujrzał swój cel. Potężne pomarańczowe rośliny, wyglądem przypominające dzbanki. Były uzębione, a z ich paszczy wyciekała żółta substancja. Daun przykucnął za krzakami i zapytał królika o to, czy to były te kwiaty, które mają w środku miód. Jego następca mu przytaknął, dodając jednak, że zaatakują go, kiedy tylko się do nich zbliży. Mężczyzna zastanowił się przez chwilę nad najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji. Chwilę po tym, golem w postaci goryla przenosił jeden z kwiatów przez wrota. Białemu królikowi aż opadła szczęka, kiedy obserwował technikę chwytania ich z daleka. Okazało się, że wcale nie był to miód, tylko syrop kukurydziany, choć królik wcale nie widział w tym żadnej różnicy. Były przewodnik skrzyżował ręce na piersi. Myślał, że przynajmniej tutaj Daun będzie miał trochę trudności, jednak się mylił. Teraz nie było tu już niczego, co mogłoby mu przeszkodzić. Po chwili biały królik dostrzegł nowych uczestników gry i momentalnie wyparował. Daun był z lekka zaskoczony tą reakcją. Co prawda ostrzegał go, że jeśli na horyzoncie pojawią się jacykolwiek uczestnicy, to się skryje. Jednak szybkość, z jaką to zrobił, była zaskakująca. Daun obserwował zza krzaków, jak trzej mężczyźni nakazują małemu chłopcu oddać im coś, co tulił do klatki piersiowej. Kiedy odmówił, zaczęli mu nawet grozić mieczem. W opinii Dauna wyglądał co najwyżej na gimnazjalistę. Nie rozumiał, dlaczego dorośli używali broni, aby mu zagrozić. Z odpowiedzią pospieszył mu królik, stwierdzając, że to leży w ludzkiej naturze, że silni gnębią słabych.
Da-un niemalże krzyknął, ale prędko zasłonił swoje usta dłońmi. Okazało się, że mogą porozumiewać się za pomocą telepatii, choć biały królik początkowo przekomarzał się z nim, udając, że wcale go nie słyszy. Alfa wyjaśnił, że ponieważ obaj są częścią tej samej świątyni, możliwe było komunikowanie się w ten sposób, jeśli tylko się skoncentrują. Da-un pragnął zająć się sytuacją, która odgrywała się przed nim. Jeśli postanowi się zaangażować i zrobi się głośno, to mogą zostać przyłapani przez pawiana. Da-un obserwował te nieprzyjemne wydarzenia, po chwili przypominając sobie o tym, jak on również był gnębiony przez silniejszych. Da-un zaczął się zastanawiać i spoglądając w niebo, coś mu się przypomniało. Nachylony nad chłopcem mężczyzna zagroził mu, że jeśli dalej będzie się tak zachowywać, to coś mu się stanie, a wtedy z buszu wyszły żabopodobne stwory. Były uzbrojone. Rechoczące bestie nosiły nazwę karłów Dagmo. Mężczyzna obrócił się w stronę jednego ze stworów, jednak karzeł nie zrobił na nim większego wrażenia. Usłyszawszy śmiech z ust żabopodobnego, mężczyzna z mieczem zamachnął się z zamiarem uciszenia stwora. Ku jego zaskoczeniu, karzeł był szybszy i pozbawił go ręki. Chłopiec przyglądał się temu z przerażeniem. Kolejny mężczyzna z paczki dręczycieli również dał się sprowokować śmiechem. Zaszarżował na potwora, jednak ten szybko i zwinnie wytrącił mu broń z dłoni. Przerażeni uczestnicy gry rzucili się do ucieczki. Dagmo mogą i być najsłabszymi potworami w dungeonie, ale są przebiegłe i okrutne. Jeśli spojrzy się na nich z góry za to, że są mali, można zostać zjedzonym żywcem. Ale w każdym kryzysie jest szansa. W obliczu przeciwności i trudnych prób ludzie mogą obudzić swój ukryty potencjał i odrodzić się jako nowa istota, tak jak Sęgwu. Rozmyślając o tym, Da-un wywnioskował, że może to dziecko mogłoby stać się podobne do Sęgwu. Wtedy to chłopiec wpadł na niego, uderzając go głową w twarz. Obydwoje upadli na ziemię. Da-un przyłożył dłoń do policzka, stwierdzając, że prawie się rozpłakał z bólu. Alfa jednak poprawił go, zauważając, że przecież już płacze. Nie był jednak jedynym, który płakał. Chłopiec ze łzami w oczach podniósł wzrok na Da-una, prosząc, aby go uratował. Mężczyzna polecił mu, aby ten wziął się w garść i wtedy rozległ się śmiech. Z krzaków wyskoczyły Dagmo. Da-un prędko aktywował umiejętność siły rogatego dzika i poczęstował przeciwników pięściami. Kulący się na ziemi chłopiec obserwował to wszystko. Uważał, że Da-un jest super silny. Karły jednak nie zamierzały tak łatwo odpuścić. Kolejne jednostki przystąpiły do ataku. Przeciwnik kłapnął szczęką, z zamiarem wgryzienia się w tors Da-una, jednak mężczyzna był szybszy i zdołał zrobić unik. Kiedy karzeł przelatywał obok niego, Da-un uderzył go kolanem w brzuch. Bestia poszybowała w górę, a kolejny przeciwnik już nadlatywał. Mężczyzna chwycił karła za głowę i cisnął nim w pierwszego osobnika. Dagmo zderzyły się ze sobą i nieprzytomne odleciały, aby po chwili uderzyć o ziemię. Na horyzoncie pojawił się kolejny przeciwnik. Karzeł ze złamanym ostrzem. Da-un wykonał cios, po czym przyłożył mu z łokcia, pozbywając się również jego. Zajęty tym, co przed nim, nie zwracał uwagi na to, co działo się za nim. Dagmo, dzierżący dwa sztylety, wybił się, skacząc wprost na Da-una. Obserwujący to chłopiec krzyknął, aby go ostrzec. Wtedy to mężczyzna w ostatniej chwili otworzył ekwipunek i spuścił przeciwnikowi na głowę masywną cegłę. Przerażone karły rzuciły się do ucieczki. Da-un powiódł wzrokiem po otoczeniu, rozglądając się za kolejnymi chętnymi do walki. Jednak nikogo więcej już nie dostrzegł. Da-un zastanawiał się, dlaczego ma dreszcze. Dopiero po chwili zdał sobie sprawę z tego, że przyczyną tego, co czuł, był znajdujący się za jego plecami dzieciak, spoglądający na niego z podziwem. Chłopiec obserwował swego wybawcę, podążając za nim, co sprawiało, że Da-un zaczynał czuć się nieswojo. Mężczyzna zatrzymał się w miejscu i obejrzał się na dzieciaka, oświadczając, że zmierza na niebezpieczny obszar, dlatego nie powinien za nim iść. Dodatkowo, ponieważ musiał użyć mocy po to, aby wcześniej go obronić, zużył całą swoją energię i nie może go dłużej chronić. Stwierdził również, że ma niski cukier, przez co umrze. Chłopiec zrobił na niego duże oczy i zapytał, czy chodzi mu o słodkie jedzenie, bo jeśli tak, być może ma coś, co zdoła mu pomóc. Dzieciak zagrzebał w swojej torbie i wydobył z niej coś, na widok czego Da-unowi aż zaświeciły się oczy. W opustoszałym dungeonie jedzenie było luksusem, który pozwalał Da-unowi zachować spokój ducha. Niestety jedzenie, które gotował, mogło jedynie wydobyć surowy smak składników. Dlatego ostatnio Da-un był zainteresowany znalezieniem różnych przypraw. To był powód, przez który nie wahał się ich szukać pod przewodnictwem królika. Słodycz była synonimem szczęścia. Tęsknił za starymi, nostalgicznymi smakami. Dlatego tym razem oferta była zbyt dobra, by ją odrzucić. Ten dzieciak miał napój gazowany,
Co więcej, była to 1,5-litrowa butelka. Mało tego, dzieciak twierdził, że ma jeszcze takie dwie. Po twarzy Dauna spłynęła kropla potu. Jedna butelka dziennie, co dawało w sumie 3 dni. Zakłopotany chłopiec zapytał, o co mu chodzi. Ten zaś skrzyżował ręce na piersi i oświadczył, że chodziło mu o 3 dni specjalnego treningu. Daun wzniósł wieżę i stojąc na jej szczycie spoglądał na minimapę. Zachwycony jego osobą chłopiec przyglądał mu się, zadając w końcu pytanie o to, kim jest mężczyzna. Fakt, że tak szybko potrafił wznieść budynek, niezwykle go zastanawiał. Popijając napój, Daun odparł, że jest człowiekiem, tak samo jak on. Następnie oświadczył, że są gotowi i mogą zejść do podziemi. Chłopiec był zaskoczony tą odpowiedzią. Daun jednak dostrzegał, że dzieciak był wyczerpany i kierując się własnym doświadczeniem, wiedział, że podziemie jest najbezpieczniejszym miejscem. Chłopiec był oczarowany tym, co widział. Daun wykonał i zagospodarował mu niewielkie pomieszczenie. Dodatkowo dawał mu wybór co do wysokiej poduszki lub niskiej. Dzieciak zdecydował się na niską poduszkę, zachwycając się tym, jak mężczyzna w mgnieniu oka wytworzył tak przytulne miejsce. Zapadła noc. Gwiazdy jasno świeciły na niebie. Chłopiec opowiedział Daunowi o tym, że został wezwany, gdy opuszczał supermarket, wykonując prośbę od swojej mamy. Nazywał się Oh Dongmin. Jest w 2. klasie gimnazjum i ma 14 lat. W przeciwieństwie do pierwszego wrażenia nieśmiałego chłopca był bystrym dzieckiem. Oczywiście mógł celowo zachowywać się energicznie, bo prawdopodobnie nie chciał być nielubianym przez pierwszego dorosłego, który mu pomógł. Daun skomentował to, stwierdzając, że w pełni rozumie to uczucie oraz że musi być w jego oczach wybawcą. Nie był to odpowiedni komentarz i wprowadzał chłopca w zakłopotanie. Daun zdecydowanie zbyt długo mówił sam do siebie od dawna. Zapomniał, jak to jest rozmawiać z innymi. Oh Dongmin zapytał Dauna o to, czy do stworzenia tej wieży i pomieszczenia użył czegoś w rodzaju umiejętności. Mężczyzna wyjaśnił mu, że nie jest to coś w rodzaju umiejętności, a jest to umiejętność. Dzieciak był ciekawy, o jaki rodzaj umiejętności mu chodziło. Daun więc zaprezentował mu swoją umiejętność, która zbryla ziemię. Po krótkim pokazie zapytał chłopca o to, jaka jest jego główna umiejętność, którą otrzymał, gdy tylko został wezwany do dungeona. Oh Dongmin odparł, że nazywa się Bóg Jedzenia, a polegała na tym, że zyskujesz siłę, gdy czujesz się nasycony, a twoje statystyki podwajają się, gdy sytość osiąga 100%. Daun był zaskoczony. Nie wiedział, że takie umiejętności istniały. Przypuszczał, że jest to umiejętność wzmocnienia fizycznego, taka jak siła rogatego dzika. Zapytał więc, czy Oh Dongmin stawał się słabszy. Wtedy, gdy czuł się głodny, chłopiec odparł z lekkim zakłopotaniem, że do tej pory jeszcze nigdy go nie używał. Nigdy nie osiągał 100-procentowej sytości i dość łatwo robił się głodny. Daun już wszystko rozumiał. Będzie go cudownie wychowywał przez następne 3 dni. Zaczął więc od podania do stołu, nakazując Oh Dongminowi, aby zaczął od najedzenia się do syta. Księżyc znajdował się wysoko na niebie i świecił jasno w towarzystwie gwiazd. Delikatny wiatr niósł ze sobą liście. Panował spokój, do chwili aż nocnej ciszy nie przerywał szelest. Biały królik przemierzał las w kamuflażu z liści. Daun poprosił go, żeby szukał soli kamiennej w środku nocy. W jego uznaniu był strasznie zaborczym szefem. Nawet jeśli pozostawał zakamuflowany, czuł się zestresowany. Jeśli natknie się na pawiana, będzie miał kłopoty. Królik nie wiedział nawet, jak wygląda sól kamienna, więc nie miał pojęcia, jak niby miałby jej szukać. Jego zdaniem Daun był złym pracodawcą. Myśli te zadziałały niczym wezwanie i głos Dauna odezwał się w głowie królika. Gryzoń niezwykle się przestraszył. Z jego ust zaś wydał się niezrozumiały okrzyk, który mężczyzna za nim powtórzył. Następnie zadając pytanie o to, czy przez przypadek nie bawił się zamiast wykonywać swoją pracę. Biały królik odparł, tym razem telepatycznie, że po prostu go przeraził. Daun przeszedł do konkretów i zapytał, czy udało mu się odszukać sól kamienną, na co królik odparł, że nie i zapytał, jak ona w ogóle wygląda. Odpowiedź mężczyzny jedynie wkurzyła królika, albowiem on również nie miał pojęcia, jak wyglądała, choć przypuszczał, że przypominała zwyczajny kamień. Poddenerwowany królik odparł, że kamieni było pełno wszędzie dookoła. W takim wypadku Daun zarządził, aby królik wrócił, bo było już późno. Zniesmaczony całą sytuacją, królik zapytał o to, czy Oh Dongmin wciąż tam był, przekręcając jego imię. Mężczyzna odparł, że tak, ale śpi, więc ma po prostu wracać. Biały królik odczuwał głód przez całą przechadzkę. Ku jego uciesze, Daun zakończył tę rozczarowującą rozmowę, dodając, że skończył rozstawiać grilla. Królik zacisnął łapki w piąstki
i uniósł je ku niebu, stwierdzając, że Dawn jest najlepszym szefem. Kiedy biały królik powrócił do podziemi, Dawn zaczął się z niego nabijać, wytykając palcem liściasty kamuflaż, czym jedynie podniósł królikowi ciśnienie. Były przewodnik wybuchł, oświadczając Dawnowi, że przecież to przez niego musi się teraz ukrywać i nakazał mu przestać się śmiać, po czym otrzepał się z liści. Mężczyzna zaczął go uciszać, bo mógł obudzić chłopca. Jednak królik miał to gdzieś i zażądał napoju gazowanego. Dawn się zgodził i poczęstował go jednym kubkiem. Po skosztowaniu jego zawartości królik wypluł zawartość swych ust, stwierdzając z oburzeniem, że z tym smakiem było coś nie tak i porównał go do smaku mięsa. Dawn się zirytował i stwierdził, że to dziwne, że królik w ogóle zna smak mięsa i dodał, że powinien był zjeść swoje ubranie, bo liście stanowiłyby idealną króliczą przekąskę. Były przewodnik rzucił się na ziemię i zaczął machać łapkami, stwierdzając, że ma to wszystko gdzieś, a jedzenie liści jest obrzydliwe. Dawn obserwował przez chwilę tę scenę, po czym nakazał królikowi przestać, bo robił bałagan. Po chwili przykucnął i wyciągnął dłoń w stronę gryzonia. Były przewodnik niezwykle się zestresował i zaczął przepraszać, jednocześnie prosząc, aby mężczyzna go oszczędził. Kiedy tylko ręka Dawna zbliżyła się do pyszczka królika, mężczyzna ściągnął z jego czoła liść, po czym uniósł go do ust i ugryzł. Zdziwiony królik zapytał, czy mężczyzna przez przypadek nie wspomniał, że nie lubi zapełniać swojego brzucha owocami i warzywami. Dawn trzymał w pałeczkach kawałek mięsa. Biały królik obserwował to z zakłopotaniem, komentując na głos, że będzie miał liście na mięsie. Dawn zaśmiał się jedynie pod nosem, każąc mu obserwować, co robi i stwierdzając, że zaraz mu pokaże, jak smakuje niebo. Kiedy tylko skończył owijać kawałek mięsa w liść, wetknął go królikowi do pyszczka. Były przewodnik był w niebo wzięty. Przyłożył dłonie do policzków, rozkoszując się smakiem podanego mu jedzenia. W jego uznaniu było aromatyczne i miało unikalną konsystencję, podkreślającą smak mięsa. Królik zapytał, co to jest. Dawn odparł, że jest to liść pachnotki i to właśnie z nich wykonał swój kamuflaż, a dzięki nim posiłek smakował lepiej. Więc Dawn zdobył dodatkowe liście pachnotki, przydzielając królikowi jeszcze bardziej bolesne nadgodziny. Były przewodnik był wyczerpany, jednak pocieszał się faktem, że też będzie to jeść. Po posortowaniu liści wykorzystał pozostałe nasiona, smażąc je. Aż w końcu za pomocą siły rogatego dzika wycisnął nasiona, zyskując olej. Dawn zabezpieczył nasiona i liście, więc teraz potrzebował tylko soli, aby wykonać sos do maczania. Biały królik nie rozumiał, o co chodziło z tym zanurzaniem, jednak mężczyzna obiecał mu, że niedługo zobaczy. Musi jedynie zdobyć trochę kamiennej soli. Następnego dnia Odongmin trzymał w dłoni żelazny pręt, zajadając się kawałkiem mięsa. Dawn kazał mu się skoncentrować, po chwili zaś na chłopca wyskoczył karzeł. Dawn dopingował go, przypominając mu o tym, że kiedy jest najedzony, jest bardzo potężny. Dongmin i Dawn znów znajdowali się w podziemnej bazie. Mężczyzna kończył obwiązywać dłoń chłopca bandażem. Odongmin przepraszał, jednak Dawn pocieszał go, twierdząc, że nie powinien przepraszać, bo nikt nie jest dobry od samego początku. Chłopiec był zaskoczony tym, że Dawn schwytał kilka dakmo do treningu. Mężczyzna usiadł przed nim na ziemi i oświadczył mu, że jego miejsce docelowe było nadal zbyt niebezpieczne, by mógł zabrać go ze sobą. Dlatego najlepiej będzie, aby trenował z nim tyle, ile się da, póki jeszcze tu jest. Jego umiejętność była świetna, więc zaczną od przyzwyczajenia go do walki w stanie sytości. Dawn przygotuje mu jedzenie, żeby nie umarł z głodu. Zalecił mu również, aby przetrzymywał je w ekwipunku, gdzie będzie bezpieczne i będzie mógł się posilić, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Dongmin zapytał z lekkim zakłopotaniem o to, czym był ekwipunek. Dawn wyjaśnił, że jest to oczywiście jego osobiste miejsce do przechowywania. Zapytał również o to, czy przewodnik go o tym nie poinformował. Nic więc w tym dziwnego, że trzymał wszystko przy sobie, zamiast to przechowywać. Królik odniósł się do tego telepatycznie, zauważając, że pawian celowo utajniał przed uczestnikami takie informacje. Zdaniem Dawna, pawian był tyranem. Nie rozumiał, dlaczego miałby to robić. Biały królik posłużył mu odpowiedzią, stwierdzając, że to przez Dawna. Odkąd ostatni boss znika, zbyt wielu graczy kończy etap pierwszy, dlatego też zwiększał poziom etapu za pomocą tych właśnie metod. Poddenerwowany Dawn uniósł pięść w górę i krzyknął zapytaniem, dlaczego niby jest to jego wina. Nie zrobił jednak tego telepatycznie, co wprowadziło Odongmina w lekkie zakłopotanie. Uznał, że Dawn znów rozmawia z samym sobą. Po chwili mężczyzna zarządził kontynuowanie treningu. I tak właśnie mijał czas. Biały królik został wyrywaczem liści, Dawn zaś szkolił Odongmina. Szło mu coraz lepiej.
Chłopiec zdzielił Karła metalowym prętem w głowę, sprawiając, że przeciwnik stracił przytomność. Dzięki temu udało mu się zdobyć drugi poziom umiejętności Boga Jedzenia. Dongmin był szczęśliwy, Dauna zaś przepełniała duma. I tak nadszedł ostatni dzień Dauna z Dongminem, w miejscu, gdzie słońce wypala ziemię, w miejscu nazywanym Żarliwą Pustynią. Dwóch ludzi i jeden królik. Pot obficie ściekał po ich ciałach. Po usłyszeniu tego, że chłopiec widział słoną pustynię, zmusili go, by ich tam doprowadził. Daun w międzyczasie niezwykle się denerwował i groził chłopcu, że jeśli nie znajdą tam soli, będzie bardzo zły. O Dongmin twierdził, że członek jego drużyny o tym wspominał. Mówił, że w pobliżu znajdował się obszar, który zamienia się w pustynię, gdy woda się cofa. Dzięki nasionom zebranym przez królika w końcu zdołali napełnić całą butelkę olejem z pachnotki. Teraz potrzebowali tylko jeszcze jednego składnika. Spocony Daun zwrócił się do chłopca, wydając oświadczenie, że dziś na kolację zjedzą boczek wieprzowy z sosem do maczania. 15 minut później na Żarliwej Pustyni. Daun i Dongmin twardo parli przed siebie. Ociekający potem mężczyzna zwrócił się do chłopca, twierdząc, że jest o wiele trudniej niż zakładał. Dongmin przyznał mu rację, twierdząc, że musiał coś źle usłyszeć. Jego stopy tonęły w piasku, co utrudniało mu chodzenie. Chłopiec zauważył również, że pustynia solna nie byłaby w takim miejscu, czemu Daun zaprzeczył. Jego zdaniem problem leżał w metodzie, a nie w samej informacji. Mężczyzna zainstalował bramę, następnie nakazał zaskoczonemu chłopcu się odsunąć. Armia golemów Dauna wyłoniła się z magicznego przejścia. Daun i Dongmin wsiedli do słonia. Chłopiec był zachwycony transportowym golemem. Wiedział jednak, że był to już ostatni wspólny dzień. Daun zapewniał go jednak, że wszystko będzie dobrze, ponieważ dobrze go wyszkolił. Mężczyzna bardzo polubił Dongmina, gdyby nie fakt, że mieli różne rzeczy do zrobienia. Fajnie by było wędrować razem. Miłą chwilę przerwał królik, porozumiewając się z Daunem telepatycznie. Mężczyzna zapytał, jak idą mu zwiady, jednak niestety gryzoń nie zdołał niczego znaleźć. Daun poprosił go, aby wytrzymał ten upał, ponieważ nie da się wybudować obserwatorium na piaszczystym podłożu. Poza tym, nic dobrego by nie wynikło, gdyby Dongmin go zobaczył. Jeśli jednak był bardzo zmęczony, Daun zaproponował mu, aby usiadł na golemie i chwilę odpoczął. Królik usiadł na głowie słonia, zastanawiając się nad tym, czym też była ta sól, przez którą musiał przechodzić przez te wszystkie męki. Dodatkowo zaczynał dostawać zawrotów głowy. Jechali tak przed siebie, aż w końcu biały królik coś ujrzał. Gryzoń przetarł oczy, albowiem myślał, że zaczyna mieć zwidy. W zasięgu jego wzroku znajdowało się stado wielbłądów i skorpionów. Wszystkie zmierzały w jednym kierunku. Biały królik przemówił telepatycznie do Dauna, nakłaniając go do wyjrzenia na zewnątrz. Daun i Dongmin byli zaskoczeni. Kiedy tylko opuścili golema, ujrzeli solną pustynię. Otrzymali również osiągnięcie za to, że zdołali ją odkryć. O ile Daun zastanawiał się, dlaczego otrzymał osiągnięcie za coś takiego, tak Dongmin był po prostu zachwycony. Mężczyzna przekomarzał się telepatycznie z królikiem, dopytując go, czy ten przez przypadek już o tym nie wiedział. Jednak oburzony faktem, że Daun przyrównuje go do pawiana, natychmiast zaprzeczył. Chłopiec zanurzył palec w soli, a następnie uniósł go do ust. To była prawdziwa sól. Uradowany chłopiec zapytał, czy będą mieli wyścig w wydobywaniu soli. Spostrzegł jednak, że Daun zaczął już wydobywanie za pomocą swoich umiejętności. Po chwili mężczyzna stwierdził, że tyle wystarczy. Sól, którą znaleźli, razem z sosem olejowym i liśćmi stworzą idealne połączenie. Dziś wieczorem będą mieli przyjęcie pożegnalne Dongmina. Biały Królik zaś nie mógł uwierzyć, że zapuścili się tak daleko tylko i wyłącznie po coś takiego. Daun postawił przed Dongminem dwa bloki soli, oświadczając, że to jego część. Mężczyzna wyciągnął dłoń i pogłaskał chłopca po głowie, mówiąc, że to wszystko dzięki niemu i jest bardzo wdzięczny. Momentalnie z głowy Dongmina błysnęło żółte światło i pojawiła się informacja, że wymóg został spełniony. Daun zapytał Alfę, o co chodzi. Ten zaś odparł, że to wielkie osiągnięcie. Pomóc właścicielowi świątyni i do tego mu zaimponować. Jego osiągnięcia zostały docenione i kwalifikuje się na smoczego apostoła. Biały Królik wtrącił się w rozmowę, lądując na ziemi, przy okazji strasząc chłopca. Gryzoń wytknął chłopca palcem, każąc mu się uciszyć. Daun jednak przystawił dłoń do pyszczka zwierzęcia i kontynuował, pytając o osiągnięcie przyznane Dongminowi. Alfa potwierdził, że Daun został poruszony zachowaniem chłopca już jakiś czas temu. Był to rodzaj testu kwalifikacyjnego na małą skalę, ale przypominał próbę smoka, przez którą przeszedł Daun. Mężczyzna zapytał, czy istniała szansa, że jeśli Dongmin zostanie smoczym apostołem, to czy będzie mógł odwiedzić smoczą świątynię.
Dongmin jednak nie kwalifikował się aż do tego stopnia. Dawn nie rozumiał więc, co dobrego płynęło w takim razie z tego osiągnięcia. Alpha twierdził, że było to ogólnie dobre, a w szczególności skorzysta na tym sam Dawn. Okazało się, że podczas kiedy mężczyzna będzie zajęty innymi rzeczami, Dongmin może zbierać energię życiową w jego imieniu. Oznaczało to, że chłopiec również mógł składać ofiary, a w uznaniu Alfy, Dawn i tak był na to zbyt leniwy. Mężczyzna stwierdził, że przecież i tak raz na jakiś czas wychodzi na łowy. Alpha jednak prędko wyprowadził go z błędu, twierdząc, że i tak robi to wszystko pod siebie, aby korzystać z mocy świątyni. A przecież prawdziwym powodem istnienia świątyni jest wskrzeszenie Lorda Ertei. Dawn zmienił temat i wskazując palcem na Dongmina zapytał, jaką korzyść będzie mieć z tego chłopiec. Alpha odparł, że sama możliwość służenia Lordowi Ertei jest wystarczającym zaszczytem, co Dawnowi w dalszym ciągu zdawało się bezużyteczne. Biały Królik zaczął go uspokajać, zauważając, że wcale nie jest to takie bezużyteczne, skoro może składać ofiary tak samo jak oni. Zwrócił również uwagę na umiejętność chłopca. Umiejętność Boga Jedzenia, która sprawiała, że statystyki były podwajane, gdy sytość Dongmina wynosiła 100%. Skoro stał się smoczym apostołem, będzie w stanie przekroczyć tę ilość. A jeśli to się stanie, czas trwania umiejętności Boga Jedzenia znacznie się wydłuży. Chłopiec był zakłopotany i nie do końca rozumiał, o czym mówią. Dawn prędko mu wyjaśnił, że będzie w stanie jeść, nawet jeśli będzie pełen. Mężczyzna zauważył, że metoda oznaczania powinna być taka sama jak w przypadku królika. Wyznaczył go więc jako smoczego apostoła. Dongmin czuł, jak przepełnia go moc. Chłopiec przyłożył dłoń do twarzy, twierdząc, że czuje się niezwykle silny. Dongmin był niezwykle uradowany nowym tytułem. Dawn stwierdził telepatycznie, że chłopiec miał po prostu syndrom ósmoklasisty. Królik jednak nie wiedział, co to jest. Mężczyzna wyjaśnił więc, że jest to coś, co można dostać w tym wieku. Chwile radości Dongmina przerwały jednak otaczające ich skorpiony. Chłopiec zapytał Dawna o to, co powinni zrobić. Mężczyzna podrapał się po głowie, stwierdzając po chwili, że jest to egzamin dojrzałości. Dongmin był zszokowany tą informacją. Fakt, że miał w pojedynkę stawić czoła dziesiątkom skorpionów, przerażał go. Dawn odniósł się do tego, stwierdzając, że musi jedynie uważać na truciznę. Z tyłu głowy miał to, że w razie czego może oczyścić z niej chłopca, jeśli temu się nie powiedzie. Mężczyzna wezwał słonia, po czym wskoczył na głowę golema, stwierdzając, że oglądanie takiej walki wymaga specjalnego miejsca. Królik również do niego dołączył. Próbując dodać otuchy Dongminowi, stwierdzili, że w końcu jest smoczym apostołem. Poza tym skorpiony były słabe i jeśli go urządlą, nie umrze od razu. Te informacje jednak ani trochę go nie pocieszały. Dawn cisnął żelaznym prętem pod nogi chłopca, przypominając mu, aby ten zawsze trzymał się swojej broni, nawet jeśli się boi. Chłopiec zaczął przypominać sobie, czego nauczył go Dawn. Powód, aby musiał stać się silniejszy. Była to sytuacja, w której padł na kolana, wypuszczając broń z dłoni, twierdząc, że już dłużej nie może. Nie rozumiał, czemu musiał tak ciężko trenować. Dawn stał wtedy nad nim, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że było to trudne. Jednak przekonywał go, że musi to zrobić. Był w stanie to zrobić. Powodem jest przetrwanie za wszelką cenę i powrót do domu. Dongmin zacisnął dłoń na pręcie, wykrzykując te słowa z błyskiem w oczach. Dawn go pochwalił. Chłopiec zaszarżował na bestię, po czym wykonał ślizg, padając na kolana, dzięki czemu uniknął żądła skorpiona. Dongmin wybił się, aby następnie wznieść się w powietrze i uśmiercić pierwszego przeciwnika. Dawn rzucał w stronę chłopca poradami, aby nie zapominał o kontrolowaniu swojej sytości. Podpowiedział mu również, że jeden ze skorpionów celuje w jego plecy. Dongmin musiał jeść podczas walki. Chłopiec prędko się posilił i rozprawił się z kolejnym przeciwnikiem. Biały Królik spostrzegł, że Dawn dba o dzieciaka. Po chwili jednak zauważył, że mężczyzna trzyma w dłoniach potężny garnek, który niegdyś był pułapką w świątyni. Dongmin walczył lepiej niż Dawn się spodziewał. Dodatkowo, patrząc na te pazury, po prostu nie mógł usiedzieć w miejscu. Zamierzał ugotować skorpiony. Biały Królik zastanawiał się, kim do diabła w ogóle jest ten człowiek. W międzyczasie Dongmin dzielnie stawiał opór bestiom, trzymając w ustach kawałki mięsa. Chłopiec dzielnie wymachiwał żelaznym prętem, uniemożliwiając szczypcom zbliżenie się i pozbawiając bestie kończyny. Dawn nakazał swemu zastępcy pozbieranie tego wszystkiego. Mężczyzna na wszelki wypadek oczyścił szczypce za pomocą swojej umiejętności, dokonując niezbędnych przygotowań. Otaczające chłopca skorpiony były w jego odczuciu niezwykle uporczywe. Po chwili do jego nozdrzy dotarł bardzo przyjemny zapach. Obejrzał się, aby sprawdzić, skąd pochodzi.
Wtedy to ujrzał królika wachlującego gotujące się szczypce za pomocą liścia i siedzącego obok Dauna, który go pośpieszał. Gryzoń mieszał olej i sól, pytając mężczyznę o to, czy to na pewno będzie dobrze smakować. Daun był o tym przekonany, jednak skoro królik mu nie wierzył, polecił, aby w takim razie spróbował tej magicznej mieszanki. Dongminowi było smutno, że Daun sam je te pyszne rzeczy. On również chciał jeść, a mówiąc to, roztrzaskał pancerz na głowie jednego ze skorpionów. Daun zachwycał się idealnie ugotowanymi szczypcami, które jego zdaniem wyglądały jak gigantyczny homar, po czym zaczął pośpieszać chłopca, oznajmiając, że jeśli się nie pospieszy, to zjedzą wszystko bez niego. Chłopiec poczuł, jak krew gotuje się w jego żyłach. Postanowił, że hordy skorpionów nie przeżyją. Dongmin rozgromił wszystkich przeciwników, tym samym zdając test i zasiadł do przepysznego posiłku z Daunem i królikiem. Wieczorem w lesie pochodzenia. Daun poinformował Dongmina, że w pobliżu powinni być uczestnicy, do których może się przyłączyć. W ramach prezentu pożegnalnego mężczyzna wręczył chłopcu ciepłe okrycie ze skóry zwierzęcia. Dongmin był niezwykle wdzięczny i ze łzami w oczach podziękował mu za całą otrzymaną pomoc. Daun powiedział mu, aby nie płakał i że wkrótce zrozumie, jak cenny był napój gazowany, który mu oddał. Chłopiec pożegnał się z Daunem i powoli ruszył przed siebie. Mężczyzna odprowadził go wzrokiem z nadzieją, że jeszcze kiedyś się spotkają. Dongmin dołączył do innych graczy. Góry Śmierci, Smocza Świątynia. Daun zapytał po Q o to, czy wszystko dobrze. Wiewiórka odpowiedziała mu z entuzjazmem. Mężczyzna leżał z królikiem na ziemi, wspominając Dongmina. Było mu przykro, że chłopiec odszedł. Jednak jak sam przyznał, nie ma takiego miejsca jak dom. Królik był zaskoczony tym, że mężczyzna nazwał świątynię domem. Jednak jego zdaniem była to tylko ekspresja. Po Q wskoczył na klatkę piersiową Dauna. Mężczyzna zauważył, że jego wiewiórczy przyjaciel zrobił się pulchny. Alfa zaproponował, aby Daun zaopiekował się świątynią, jakby to był jego własny dom. Daun zaczął rozmyślać nad jego słowami, głaszcząc wiewiórkę, ostatecznie dochodząc do wniosku, że nadszedł czas na jakieś prace domowe. Alfa miał kilka przemyśleń po obserwacji nowego pana. Daun, człowiek, który został nowym właścicielem świątyni, mógł nie być jakąś bardzo niezwykłą osobą. Jednakże jeśli odziedziczył świątynię po prostu przez przypadek, to również mogło być przeznaczenie, więc Alfa po prostu czekał. Daun dotykał ściany, przyglądając się pułapce, która wystrzeliwuje strzały, a następnie pułapce z garnkiem oleju. To było bardzo niecodzienne, że Daun zwracał uwagę na pułapki świątyni. Mężczyzna zapytał Alfę, czy jeśli skorzysta z umiejętności resetu na tej pułapce, to czy garnek ponownie wypełni się olejem? Zarządca odparł, że najprawdopodobniej tak. Daun nakazał więc królikowi przynieść tę rzecz. Gryzoń wykonał polecenie i przyniósł ciężką rzecz, tym samym zyskując prawo do jedzenia mięsa. Alfa obserwował go, próbując zrozumieć, co też ten człowiek kombinuje. Plan Dauna był prosty. Krok pierwszy – napełnić czysty, pusty garnek olejem. Krok drugi – użyć umiejętności instalowania pułapek. Krok trzeci – wyjąć olej i użyć umiejętności resetowania pułapki. Alfa uważał, że Daun aż do teraz był godny pochwały. Okazało się, że wcale nie była to pułapka, a jedynie maszyna do nieskończonej ilości oleju. Alfa nie mógł tego już dłużej znieść i wybuchł. Scena zmienia się na teren etapu pierwszego. Pawian przemierzał las. Bosowie nie byli jedynymi, których ilość zmalała. Dzików również pojawiało się zdecydowanie mniej. Nie rozumiał, co się działo. Jeśli chodzi o energię życiową, przedkłada się jakość nad ilość. Bardziej efektywne jest zabijanie ocalałych po przeszkoleniu ich. Ludzie, którzy nie zyskali żadnego doświadczenia, są bezużyteczni. Musiał podjąć działania. Biały Królik szedł leśną ścieżką, kopiąc kamień i zaciskając łapki w pięści. Zastanawiał się, czy Daun rzeczywiście myślał, że jest on królikiem, który żywi się trawą. Gryzoń wspomniał słowa mężczyzny, który po oświadczeniu, że idzie rzeźbić schody, zaproponował, aby królik udał się na poszukiwania jadalnej trawy. Nie musi się jednak zmuszać, jeśli nie chce. Po prostu w przyszłości nie będzie mógł jeść mięsa. Strasznie go zdenerwowały te słowa. Z rozmyślań wyrwały go dźwięki wydawane przez Dakmo. Przyczajony w krzakach gryzoń przestraszył się. Myślał, że to pawian. Królik spostrzegł, że karły dzierżyły wzmocniony sprzęt. Takie przedmioty nie istniały na pierwszym etapie. Wtedy to za jego plecami stanął pawian we własnej osobie, spoglądając na Dakmo, stwierdził na głos, że jest genialnie. Biały Królik doskonale znał ten głos. Był zbyt zajęty oglądaniem karłów i stracił czujność. Zestresowany gryzoń stał w bezruchu, powtarzając sobie, że będzie dobrze. Wtedy to pawian odwrócił wzrok od karłów, dostrzegając w krzakach parę białych uszu. Małpa wyciągnęła rękę w stronę królika z zamiarem pochwycenia go.
Biały królik był przerażony, był pewny, że zaraz zginie. Pawian pochwycił zwierzę za uszy i gwałtownie szarpnął w górę. Był pewny, że dopadł zdegradowanego przewodnika, po chwili jednak dostrzegł, że pochwycił zwykłego królika. Była to specjalna umiejętność imitacji królika, dzięki której były przewodnik zdołał przechytrzyć tę wstrętną małpę. Niepocieszony pawian cisnął zwierzakiem za siebie i odszedł. Biały królik jeszcze przez chwilę leżał plackiem na ziemi, aż w końcu, kiedy tylko zainteresowały się nim dakmo, powrócił do swojej prawdziwej postaci i spuścił im łomot, przysięgając sobie, że któregoś dnia zabije pawiana. Tymczasem po drugiej stronie Gór Śmierci Daun kontynuował rzeźbienie schodów. Zastanawiał się, czy to właśnie z powodu takiego dreszczyku emocji ktoś uprawia sporty ekstremalne. Struś nad nim czuwał. Daun miarowo schodził w dół urwiska w towarzystwie strusiego golema. To był środek ostrożności na wypadek nieoczekiwanego wypadku. Umiejętność rzeźbienia w kamieniu była na poziomie 7. To była nagroda za jego ciężką pracę. Naprawa świątyni i składanie ofiar było bardzo kłopotliwe, ale prosta. Powtarzalna praca mu odpowiadała, a do tego rzeźbienie w klifie było całkiem łatwe. Daun rzeźbił w skale, aż w końcu niespodziewanie znalazł się na obszarze etapu 4. Mężczyzna był zszokowany tym, że wszystko było w ten sposób ze sobą połączone. Nie był to etap 2, a 4 i znajdował się zaskakująco blisko Gór Śmierci. Alfa jednak nie wiedział, co Smok Śmierci zrobił z tą krainą. Daun zapytał go, czy nie wydaje mu się, że coś jest nie tak. Kolor mgły był troszkę inny i dziwny. Po chwili mężczyzna stracił przytomność i upadł na schody. Kiedy się ocknął, ujrzał nad sobą zatroskanego strusia. Alfa również dopytywał się o jego stan. Daun przetarł twarz dłonią, zastanawiając się nad tym, co się właśnie wydarzyło. Zarządca odczuł ulgę. Gdyby nie golem w postaci strusia, mogłoby dojść do prawdziwej katastrofy. Alfa wyjaśnił, że mgła lub chmura była zmieszana z trucizną nasenną. Na szczęście jego sługa chwycił go tuż przed tym, zanim Daun zdążył spaść i szybko podciągnął, by zapobiec wielkiemu wypadkowi. Daun podziękował strusiowi. Stwierdził, że trująca chmura musiała być barierą graniczną. Kto by pomyślał, że mgła będzie zawierać truciznę? Nagle dostał jakby olśnienia. Zaczął grzebać w kieszeni. Alfa zasugerował mu, że może Daun powinien powrócić do świątyni, ale on zamierzał dalej schodzić w dół i przedrzeć się przez ten usypiający pył. Mężczyzna obwiązał sobie usta i nos materiałem. Alfa niekoniecznie był zachwycony jego pomysłem, jednak Daun użył na materiale swojej umiejętności oczyszczania, tym samym stwarzając prowizoryczną maskę gazową. Oczywiście nie była to decyzja podjęta pod wpływem chwili. Oczyszczenie było jedną z umiejętności Dauna. Kiedy jej poziom był niski, mógł gromadzić punkty doświadczenia za pomocą trujących grzybów, ale niestety nie mógł znaleźć sposobu na podwyższenie poziomu umiejętności nawet bardziej. Nie mógł ulepszyć tej umiejętności ciężką pracą czy samym wysiłkiem, ale właśnie teraz pojawiła się przed nim ogromna trująca chmura. Prowizoryczna maska gazowa była zaledwie małym ubezpieczeniem. Jego prawdziwym celem było oczyszczenie wszystkich trujących chmur. Daun używał swojej umiejętności na chmurach, które po oczyszczeniu już nie powracały. Oczyszczanie trujących chmur, rzeźbienie w dół klifu i powtarzanie tych dwóch czynności. Każdy inny człowiek myślałby o tym jako ciężkiej pracy, ale to był Daun. Za morzem chmur, które wyglądało jak otwarty ocean, rozciągał się rozległy ląd. W ciągu jednego dnia jego umiejętność osiągnęła poziom 10. Skoro był to poziom nowicjusza, zastanawiał się, czy to oznacza, że jest też poziom średnio zaawansowany. Mężczyzna wyciągnął dłonie w stronę nieba, mówiąc, że gdyby tylko mógł do niego sięgnąć, oczyściłby wszystkie chmury. Po niebie zaczęły latać ptaki, co w odczuciu Dauna było bardzo przyjemnym widokiem. Niespodziewanie, jeden z nich zaczął się niebezpiecznie zbliżać. Był potężny. Gryf zaatakował stojącego na schodach mężczyznę za pomocą swej łapy, zakończonej ostrymi szponami. Daun zdołał w ostatniej chwili osłonić się blokiem z ziemi, po czym dosiadł strusia i zaczęli uciekać schodami w górę. Drapieżna bestia rzuciła się w pogoń, kiedy jednak wleciała pomiędzy trujące chmury, natychmiast się zatrzymała. Gryf nie mógł przez nie przejść, co oznaczało, że w istocie odgrywały rolę bariery pomiędzy różnymi etapami. Bestia zawróciła i odleciała. Daun zaczął się zastanawiać, czy etap 4 był pełen takich przeciwników. Mężczyzna zaczął się zastanawiać, co powinien zrobić. Przypuszczał, że poza urwiskiem może być naprawdę niebezpiecznie. Odurzona trucizną bestia wylądowała na pobliskich skałach i spojrzała w dół. Potężny gryf zaczął przyglądać się schodom stworzonym przez człowieka. Podleciał do nich i zaczął biec schodami w górę. Tymczasem Daun, który nic nie wiedział,
rzeźbił ścieżkę w klifie. Jego umiejętność rzeźbienia w kamieniu osiągnęła poziom 8, dzięki czemu będzie w stanie zejść w dół zdecydowanie szybciej. Tymczasem w okolicach Smoczej Świątyni. Biały Królik był wykończony. Planował porozmawiać z Daunem. Naprawdę nienawidził tych wypraw po trawę. Gryzoń rozważał, czy jego pan był kiedykolwiek zmęczony. Hałas, który docierał do jego uszu, zastanawiał go, co tym razem też wymyślił ten dziwny człowiek. Wtem w powietrze wzbił się gryf, wprowadzając swoją obecnością królika w osłupienie. Daun ocierał pot z czoła. Był zmęczony. Mężczyzna zastanawiał się, jak głęboko zdołał się dokopać i stwierdził, że powinien chwilkę odpocząć. Wtedy to królik zaczął porozumiewać się z nim telepatycznie. Twierdził, że mają kłopoty i wszystko zaraz zostanie zniszczone. Daun poprosił go o szczegółowe wyjaśnienia, na co królik odparł, że atakuje ich orzeł. Alfa wtrącił się do rozmowy i naprostował słowa królika, informując mężczyznę, że była to sprawka gryfa, którego wcześniej spotkał na swej drodze. Daun musiał natychmiast wracać i go powstrzymać, ponieważ jeśli świątynia się zawali, nastąpią ograniczenia. Mężczyzna zapytał, o jakie ograniczenia chodzi, a chodziło o umiejętności świątyni, takie jak na przykład magiczne wrota. Nie było dobrze. Gryf demolował wszystko w najlepsze. Siła uderzenia w świątynię sprawiła, że odrzuciło królika. Gryzoń leżał na ziemi, zastanawiając się nad ucieczką. Zaczął rozmyślać o tym, jak to Daun tylko każe mu robić codzienne obowiązki i o tym, że być może uda mu się jakoś znaleźć nowe miejsce do życia. Po chwili jednak dźwignął się na równe nogi, stwierdzając, że plecie głupoty. To było jego miejsce, jego dom. Po chwili na jego głowie spoczęła dłoń Dauna. Dzierżący młot mężczyzna pochwalił go za poruszające przemówienie. Poprawił go jednak, twierdząc, że świątynia była nie tylko jego, a ich wspólnym domem. Mężczyzna nakazał zebrać się golemom. Armia istot z ziemi posłusznie go otoczyła. Spojrzenia Dauna i gryfa się spotkały. Bestia doskonale pamiętała twarz człowieka i kiedy tylko go zlokalizowała, natychmiast zanurkowała. Mężczyzna zaczął stawiać cegły na ziemi, po czym nakazał swym golemom cisnąć nimi w gryfa. Niestety cegły nie zdołały zranić wytrzymałej bestii, choć królik był innego zdania. Gryzoń zapytał, czy ma może coś szpiczastego. Jego zdaniem były to najlepsze rzeczy przeciwko silnym przeciwnikom. Daun posiadał metalowe szpikulce w ekwipunku. Mężczyzna aktywował umiejętność siły rogatego dzika i cisnął metalowym prętem niczym oszczepem. Udało mu się trafić wroga. Gryf pozbył się szpikulca jednym machnięciem łapy. Daun zaczął się zastanawiać, czy może jego siła była niewystarczająca. Co więcej, zauważył, że bestia tym razem naprawdę się wściekła. Gryf ponownie zaczął mierzyć w świątynię. Alfa spostrzegł, że coś jest nie tak. Daun powinien być tutaj celem, a bestia wciąż atakowała świątynię. Być może jej celem był sam Lord Ertea. W rzeczy samej, gryf rzeczywiście celował w pokój bossa. Biały Królik zauważył, że w takim razie bestia musiała celować w ołtarz. Ponieważ ołtarz to miejsce, w którym zawarta jest cała energia życiowa ruin, a potwory strzegące granic instynktownie pragną energii życiowej. Daun wpadł na pomysł. Skoro celem gryfa był pokój bossa, to w takim razie był w stanie go tam powstrzymać. Mężczyzna dosiadł z trusia i popędził wprost do ruin, pozostawiając królika z golemami. Daun zaczął czegoś szukać. Zaskoczony królik wszystkiemu się przyglądał. Miał nadzieję, że mężczyzna coś zrobi, a tymczasem kręcił się w kółko na swoim wierzchowcu. W końcu udało mu się odszukać wśród gruzów fragment jednej z pułapek. W tym czasie gryf zdołał dotrzeć do pomieszczenia, w którym znajdowały się kości Lorda Ertei, Smoka Ziemi. Bestia desperacko pragnęła dostać się do ołtarza. Daun cisnął kamieniem w dziób gryfa, ściągając na siebie całą jego uwagę. Wściekła bestia ruszyła na mężczyznę i wtedy pochwyciły ją pnącza z ziemniaczanego pola. Gryf zaczął się miotać, powoli zrywając unieruchamiające go więzy. Daun się tego spodziewał. Mężczyzna otworzył ekwipunek i postawił na polu fragment pułapki. Jeśli bestia znajdowałaby się za daleko, trudno byłoby zadać jakiekolwiek skuteczne obrażenia, ale na tym dystansie pułapka powinna zadziałać dobrze. Daun skorzystał z umiejętności resetu. Po chwili z ziemi wyrosła potężna ściana, która wystrzeliła dziesiątkami strzał wprost w gryfa. Alfa był pod wrażeniem i pochwalił pomysł mężczyzny, twierdząc, że w końcu udowadniał, że jest godny bycia panem świątyni. Nagle strzały ustały. Daun był zaskoczony. Okazało się, że ilość strzał nie była nieskończona i znów musi zresetować pułapkę. Zauważył również, że aby tego dokonać, mogli nie mieć wystarczająco dużo energii życiowej. Mężczyzna powoli wychylił się zza pułapki, mając nadzieję, że zdołał dopaść gryfa. Momentalnie bestia otworzyła ślepia i szarpnęła się, wydając z siebie przeraźliwy dźwięk.
Dawn był zaskoczony ogromną wytrzymałością przeciwnika. Stwierdził również, że być może tym razem naprawdę umrze. Gryf zamachnął się masywną łapą z zamiarem zgniecenia człowieka. Ten jednak zdołał przeturlać się w bok, unikając ciosu. Alfa zaczął przepraszać Lorda RT za to, że nie zdołał wypełnić jego misji. Dawn szybko nakazał mu się zamknąć i nie dramatyzować, bo po prostu wszystko później naprawi. Mężczyzna ponownie uniknął ciosu, jednak nie zrobił tego odpowiednio. Na jego szczęście pochwyciła go wielka łapa wykonana z ziemi. Był to jeden z jego golemów. Biały królik przybył z odsieczą. Niestety trochę mu to zajęło, ponieważ armia Dawna nie chciała go słuchać. Jeden z goryli trzymał Dawna w dłoni, reszta armii zaś rzuciła się na gryfa. Królik zapytał mężczyznę, czy wszystko było w porządku, a ten odparł, że przybył w samą porę, po czym zszedł z golema i nakazał mu dołączyć do walki. Zaczął wydawać rozkazy i nakazywać konkretnym golemom pochwycić przeciwnika za konkretne kończyny. Królik zaś miał się wycofać. Wszystkie polecenia zostały posłusznie wykonane. Dawn doszedł do wniosku, że skoro ataki z zasięgu zawiodły, pozostał mu tylko decydujący cios z bliskiej odległości. Wyrzeźbiony kamień i bryła ziemi nie zadziałają na przeciwnika takiego kalibru. Jedynym środkiem ataku, jaki mu teraz pozostał, jest siła rogatego dzika. Musiał sprawdzić, czy zadziała to przeciwko potworowi z etapu czwartego. Dawn aktywował swoją umiejętność i wybił się. Bez względu na to, jak silny był gryf, wciąż jest żywym stworzeniem. Był pewny, że jeśli jego siła będzie skupiona w jednym miejscu, to atak zadziała. Mężczyzna uderzył w swój cel, ale metalowy szpikulec niestety jedynie się wykrzywił. Dawn był pewny, że to koniec. Gryf machnął potężnym łbem, zrzucając z siebie przeciwnika. Następnie jednym kłapnięciem dzioba pożarł Dawna. Biały królik był załamany, tym czego właśnie był świadkiem. Metalowy pręt upadł na ziemię z głuchym dźwiękiem. Gryzoń nie mógł w to uwierzyć. W tym samym momencie gryf zaczął się dziwnie zachowywać. Wyrwał się golemom i odleciał. Królik nie potrafił zrozumieć przyczyny jego zachowania. Jednak fakt, że odleciał, delikatnie go pocieszał. A wtedy za jego plecami pojawił się cały ośliniony Dawn, wyznając, że myślał, że już po nim. Królik nieświadomie mu przytaknął i dopiero po chwili zorientował się, że mężczyzna naprawdę za nim stoi. Królik wyciągnął w jego stronę łapki i ze łzami w oczach stwierdził, że się martwił. Na szczęście dzięki Bogu Dawn żyje. Biały królik przytulił swojego pana. Nie posiadał się ze szczęścia. Mężczyzna zaś kazał mu z siebie zejść, aby nie ubrudził go smarkami. Dawn przesiadywał ze swoim zastępcą na posadzce. Przyglądał się zniszczeniom świątyni. Biały królik zapytał go, jakim cudem zdołał przeżyć. Mężczyzna wyjaśnił, że w chwili, gdy gryf miał go zjeść, wyjął coś ze swojego ekwipunku i włożył mu to do ust. To była cegła solna. Początkowo myślał, że nic to nie dało, ale bestia szybko zwariowała z powodu soli. Jego szczęście naprawdę zadziwiało królika. W dalszym ciągu nie rozumiał jednak, jak gryf zdołał się tu dostać. Dawn wyjaśnił więc, że czwarty etap był połączony z dnem urwiska i że to właśnie tam spotkał gryfa. Królik nie miał o tym pojęcia, że etap czwarty znajdował się pod nim. W końcu nigdy wcześniej nawet nie był w Górach Śmierci. Biały królik miał nadzieję na to, że być może gryf zginął. Jednak Dawn szybko wyprowadził go z błędu, zwracając uwagę na to, że tak silny potwór nie umrze od samej soli. Alfa zauważył, że w takim razie może zaatakować ponownie. Byłoby dobrze, gdyby trujące chmury zdołały się zresetować. Jeśli jednak gryf zaatakuje wcześniej, to będzie to bardzo kłopotliwe. Zwłaszcza, że znał już drogę i był rozjuszony. Niestety nie mieli pojęcia, kiedy dochodziło do resetu etapu czwartego. W takim wypadku będzie musiał przygotować jakieś środki obronne, zakładając, że gryf faktycznie wróci. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Dawn, aby chronić świątynię, było jej zresetowanie. W ten sposób można by odrestaurować większość obiektów świątyni. Jednak natrafił na blokadę, ponieważ energia życiowa została wyczerpana. Dawn zaczął rozmyślać, czy powinien zacząć od pójścia na łowy, ale nie miał pojęcia, ile ofiar będzie musiał złożyć, aby to wszystko naprawić. Biały królik zapytał, czy coś poza jedzeniem może również zostać uznane za ofiarę. Alfa odparł, że nie ma to znaczenia, czy jest to zwierzę czy roślina, o ile zawiera energię życiową. Królik wyrzucił ze swojego ekwipunku całą masę przedmiotów. Zaczarowana broń była wystarczająca, aby służyć jako ofiara. W końcu została wzmocniona właśnie energią życiową. Dawn zapytał, skąd królik miał te rzeczy, a ten odparł, że z karłów Dakmo. Okazało się również, że były to przedmioty z etapu drugiego, a pawian przyniósł je ze sobą na etap pierwszy. Dawn uniósł sztylet, pytając, jak przedmiot został zaczarowany. W odpowiedzi uzyskał osiągnięcie, dzięki któremu mógł sprawdzać informacje o przedmiotach.
Mężczyzna skorzystał więc z nowo nabytej umiejętności i dowiedział się, że sama umiejętność tak jakby pochodzi właśnie ze sztyletu. Dawn zapytał Alfę, czy on również może tworzyć taką broń, ale w obecnej sytuacji nie było to możliwe, ponieważ pan świątyni nie był arcymagiem. Sam pawian jednak również nie był magiem. Używał jedynie systemu dungeonu i umieścił energię życiową na ołtarzu. Istniał kolejny ołtarz, który również znajdował się w smoczej świątyni, jednak z tą różnicą, że była to świątynia smoka śmierci. Po usłyszeniu tej informacji, Dawn wpadł na pomysł. Królik aż poczuł obawę przed jego kolejnym zwariowanym wymysłem. Mężczyzna oświadczył w końcu, że zamierza ukraść ołtarz. Królik twierdził, że gada bzdury, jednak Alfa stwierdził, że jest w tym sens. Jeśli właśnie tam koncentruje się energia życiowa świątyni, to ołtarz jest jak bateria energii życiowej i ukradną ją, aby uczynić ją swoją. Alfa stwierdził, że dotykanie ołtarza jest bluźnierstwem, ale ponieważ jest to ołtarz smoka śmierci, można przymknąć na to oko. Dawn zapytał królika, co o tym wszystkim myśli, a gryzoń dobrze wiedział, że jeśli ołtarz zniknie, to pawian będzie udupiony i właśnie dlatego był to jego zdaniem naprawdę świetny pomysł. Mężczyzna przydzielił więc swemu zastępcy specjalne zadanie. Królik trzymał w łapkach dzbanuszek wypełniony olejem. Wylewał jego zawartość na trawę, tworząc ścieżkę. W dalszym ciągu nie mógł uwierzyć, że to robił. W końcu ostrzegał Dawna, że skoro pawian zaklina broń, to będzie wchodził i wychodził z ołtarza i zostaną złapani, jeśli lekkomyślnie tam teraz wejdą. Mężczyzna jednak był nieugięty i twierdził, że to właśnie temu ma zapobiec działanie dywersyjne królika. Biały Królik ostatecznie stwierdził, że wszystko mu jedno, w końcu wykonuje jedynie rozkazy. Po tych słowach podpalił ścieżkę z oleju, tym samym stawiając las w płomieniach. Nie umknęło to uwadze pawiana, który prędko ruszył w stronę płomieni, aby sprawdzić, co się dzieje. Zadowolony Królik przekazał telepatycznie Dawnowi, że wykonał swoje zadanie, naśmiewając się przy tym szaleńczo. Mężczyzna przesiadywał w podziemiach, wyczekując znaku od swego wiewiórczego przyjaciela, który po chwili się pojawił. Oznaczało to, że pawian opuścił świątynię. Dawn przyczaił się w krzakach, a następnie wbiegł do świątyni. Zupełnie się nie spodziewał tego, że ołtarz będzie stać na widoku, ale był jakiś inny. Alfa wyjaśnił, że była to energia życiowa. Ołtarz został zmodyfikowany tak, że nawet niemagowie mogli używać zaklinania. Wstyd było mu to przyznać, ale smok śmierci naprawdę używał swojej głowy. Istniała również opcja, że jeśli tylko Dawn zdoła uzyskać większy autorytet, to i on będzie w stanie z niego skorzystać. Uwadze mężczyzny nie umknął fakt, że Alfa był bardzo podekscytowany. Dawn postanowił ostatecznie przejść do działania i zaczął wykopywać ołtarz z ziemi, aby następnie móc zabrać go ze sobą. Kuł w ziemi do momentu, aż nie usłyszał dziwnego dźwięku. Zaczął się zastanawiać, czy pawian nie wracał. Królik jednak zapewnił go telepatycznie, że nie ma o co się martwić. Był to jedynie krzyk pawiana, który był wściekły. Dokonujący podpaleń królik zapewnił, że pawian utknął, więc Dawn nie ma o co się martwić. Kiedy tylko Dawn skończył rzeźbić w ziemi, wezwał golemy, które przeszły przez wrota, które postawił, aby następnie przenieść przez nie ołtarz smoka śmierci. Dawn chciał wracać, jednak Alfa ostrzegł go, że nawet jeśli wyłączy bramę, pawian najprawdopodobniej to zauważy. Powinien wymazać magiczne ślady, aby pozbyć się ewentualnych kłopotów. Na pytanie, jak to zrobić, uzyskał odpowiedź, że powinien zniszczyć ruiny. Taka odpowiedź niezwykle go zaskoczyła. Nie znał zarządcy z tej strony. Ostatecznie Dawn był mistrzem rzeźbienia w kamieniu, a więc destrukcja świątyni nie będzie stanowiła żadnego problemu. Otoczony przez płomienie pawian dostrzegł z daleka, że ruiny się rozpadają. Od razu zaczął się martwić o ołtarz. Kiedy tylko zdołał dotrzeć na miejsce, zastał stertę gruzu. Wściekły przewodnik wydał z siebie donośny ryk przepełniony gniewem, który dotarł do uszu uczestników znajdujących się w pobliżu. Wśród nich był również Dongmin. Wiedział, że był to głos przewodnika. W końcu sam Dawn ostrzegł go i kazał mu iść powoli. Był przekonany, że mężczyzna zrobił coś niewyobrażalnie niesamowitego. Nagle niespodziewanie z krzaków wyłoniła się głowa królika. Chłopiec przykucnął przy gryzoniu. Obawiał się, że inni go zobaczą. Królik więc szybko przeszedł do rzeczy. Poinformował go, że prawie skończyli, więc mają ruszać, gdy tylko ogień zgaśnie. Powiedział mu również, że niektóre przyzwoite bronie będą teraz wypadać, więc ma je podnieść, jeśli tylko je zobaczy. A także Dawn powiedział, aby nie podnosił mięsa z wilka ani go nie jadł, ponieważ może to sprawić, że będzie chory. Był to koniec wiadomości, którą miał mu do przekazania. Dongmin stwierdził, że to świetne porady i podziękował królikowi, co wywołało na jego pyszczku uśmiech. Nigdy w swoim życiu by nie pomyślał, że kiedykolwiek dokona podpalenia,
zburzy ruiny i otrzyma podziękowanie od jednego z uczestników. Daun osiągnął 10. poziom umiejętności rzeźbienia w kamieniu. Zdobył również osiągnięcie za zniszczenie świątyni. Miał przed sobą teraz 2 ołtarze i nie wiedział, od czego powinien zacząć. Alfa zasugerował mu, aby zaczął od ofiarowania kryształowej kuli, która zawiera energię życiową. Mężczyzna zastanawiał się, czy jeśli to zrobi, to czy dalej będzie w stanie korzystać z systemu zaklinania broni. Zarządca stwierdził, że może ofiarować tylko połowę energii, a resztę zachować. Daun podniósł kryształową kulę z ołtarza, pytając, czy skoro mają jej aż tyle, to czy nie wystarczy to do wskrzeszenia Lorda Ertei? Alfa i Królik prędko wyprowadzili go z błędu, stwierdzając, że wcale nie było jej tak wiele. Poza tym to nie było tak, że gromadzą tutaj całą energię. Od czasu do czasu ofiarują ją też zwierzchnikom. Daun nawet nie zauważył, kiedy zjawił się Królik. Na szczęście ilość energii, którą na chwilę obecną posiadali, była wystarczająca do naprawienia całej świątyni. Mężczyzna postawił kryształową kulę na ołtarzu smoka i złożył ją w ofierze. Kula rozbłysła złotym światłem. Ponownie pojawiło się przed nim okienko z osiągnięciem za zniszczenie ruin. W dalszym ciągu zastanawiała go nagroda, która była oznaczona znakami zapytania. Biały Królik zakpił z niego, że nawet jego okienko osiągnięć było pełne błędów. Daun nagrodził go za to uderzeniem w głowę. Po chwili losowe litery zaczęły zmieniać kolejność w oknie osiągnięcia. Pojawiło się przed nim nowe osiągnięcie. Alfa wyjaśnił, że ołtarz śmierci zmienił się w ołtarz życia. Tym samym ołtarz został ich własnością. Królik stwierdził, że to świetna wiadomość, ponieważ teraz będzie mógł wybudować kolejną świątynię. Daun zapytał, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, skoro i tak podróżują bramami. Szybko jednak zmienił temat, wracając do kryształowej kuli. Zarządca twierdził, że system zaklinania powinien działać tak samo jak wcześniej. Daun zaczął jednak od naprawiania świątyni. Było to niezwykle męczące i zastanawiał się nad sposobem umożliwiającym odnowienie wszystkiego za jednym razem. Alfa odpowiedział mu, że musi wznieść poziom swojej umiejętności, a żeby to uczynić, musi składać jeszcze więcej ofiar. Po pewnym czasie świątynia została całkowicie odnowiona. Biały Królik zapytał swego pana, co teraz zamierza zrobić. Zasugerował również, że jako iż jest pracoholikiem, powinien po prostu zrobić grilla. Daun jednak stwierdził, że muszą skończyć to, co mają do zrobienia, zanim odpoczną. W końcu to wszystko wydarzyło się przede wszystkim z powodu Gryfa. Fakt, że Daun nakazał swoim golemom taszczyć ze sobą wszystkie pułapki, był jednak zdaniem Królika lekką przesadą. Mężczyzna zapytał zarządcę, czy istniał jakiś magiczny sposób, dzięki któremu może zainstalować wszystkie pułapki za jednym razem. Alfa odparł, że istniała taka metoda, jednak była przeznaczona jedynie magom, a Daun magiem nie był. Daun zastanawiał się, co w takim razie może zrobić. Zarzucił również, że świątynia jest zbyt stronnicza w stosunku do magów. Alfa odbił piłeczkę, stwierdzając, że nie zawsze mieli magów. Czasami instalowanie pułapek zlecali niewolnikom. Według ustaleń Dauna, Gryf przybył drogą, którą wykuł w skale, a więc pułapki, które postawił przy klifie, powinny być wystarczające. Daun poprosił Królika, aby ten wyjaśnił mu to całe ulepszanie. Zgodnie z wyjaśnieniami Królika, ulepszanie odbywa się proporcjonalnie do liczby ołtarzy i można dołączyć dowolne opcje. Jednak ilość zużytej energii życiowej wzrasta wraz z poziomem ulepszenia. Daun zdecydował się na ulepszenie pułapki ze strzałami, po czym postanowił ją przetestować. Postawił więc przed pułapką ciało rogatego dzika. Kiedy tylko pułapka oddała strzał, Daun, który przyglądał się temu wszystkiemu z bezpiecznej odległości, zapytał, czy w ogóle zdołała sięgnąć swego celu. Królik odparł, że to nie tak. Strzały przeniknęły tak głęboko, że aż nie było widać ich piór. Efekt ulepszenia był naprawdę potężny i w końcu pojawiła się mściwa bestia. Gryf wspinał się w górę. Jego celem był mały drań, który przerwał jego polowanie. Cholerny drań, który włożył mu do dzioba kawałek obrzydliwej soli. Gryf odczuwał niesamowitą złość w stosunku do tego małego człowieczka. Już prawie miał okazję, by zemścić się na tym draniu. Wtedy to oczom Gryfa ukazał się Królik, który stał na niewielkim murze. Gryzoń dał sygnał do ostrzału. Momentalnie lawina strzał zasypała Gryfa i bestia zaczęła spadać w dół. Ulepszona pułapka spełniała swoją rolę. Ostatecznie Gryf przyległ do ściany, przytrzymując się klifu masywnymi łapami. Bestię dręczył ból, jakiego nigdy wcześniej nie odczuwała, a paraliżująca trucizna strzał sprawiła, że jego ciało zaczęło drętwieć, jednak nie mógł się jeszcze poddać. Jego duma mu na to nie pozwalała. Biały Królik stał na klifie, spoglądając w dół. Męczyło go dziwne uczucie. Było mu trochę przykro. Prysznic wrzącego oleju był ostatnią rzeczą, którą ujrzała dumna bestia.
To były części od 1 do 5. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków tej serii. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.